Największym przegranym tego wszystkiego będzie Boxtel. W kontekście tych wszystkich zapowiedzi, które były, no to ogromne rozczarowanie. No ma no prze**** Robert Karasz. To jest jakaś paradoja, no chłop startuje w kolejnych zawodach i wychodzi ten temat. Nie wiem, czy w polskim internecie mieliśmy bardziej jaskrawy przykład, czego nie powinno się robić swoim dzieciom. Mam wrażenie, że to trochę jest tak kosztem tego dziecka, nie? Witam, witam i o zdrowie pytam. Dzień dobry, kolego drogi. Co tam w Polsce? Chyba trochę zimno, hehe. He. No, trochę zimno, ale najgorzej, że wieje, Bo ja najgorzej, czego nie lubię, to nie lubię wiatru. Jestem w stanie o. przeżyć, jak jest ciepło, jestem w stanie przeżyć, jak jest zimno i dla mnie to jest wszystko okej, okay, ale nienawidzę jak wieje. Nienawidzę jak mi wieje w uszy. Dave z Ameryki kiedyś powiedział, że Polacy boją się wiatru, i miał rację: Wszyscy Polacy boją się wiatru. Nie wiedzieć, sensie, bo on powiedział, że z Ameryki, jak wleciał do Polski, to mówi, że dla niego to jest niesamowite, że wiatr to jest największy wróg Polaków. Jak jest okno, to źle, bo przeciąg, będziesz chory, coś ci się stanie. Jak jest klimatyzacja, to źle, bo wieje przeciąg, bo jesteś chory. I potem Dave opowiadał jakieś takie żarty na swoich odcinkach, że dlaczego tam Hitler zdobył Polskę w 1939, bo zaatakował z wiatrem. Czy mm. <grym> jakieś takie rzeczy. Yes. I strasznie kręcił tematem. Ale naprawdę, coś tym jest. W żadnym innym kraju nie spotkałem się z taką gadką, że wiesz, o, przeciąg, będziesz chory. O, klima, no to, to będziesz chory, a Polacy non stop o tym gadają. I rozpoczynamy kolejny odcinek podcastu, co mówi mój uroczy współprowadzący, no nie lubię wiatru. Jesteś prawdziwym no, Polakiem, Tomasz w Ale tak, tylko u mnie to też się trochę wzięło z tego, że mam tam zwykle problemy z zatokami. I trochę tak już od dzieciństwa, można czy tam wiekunastoletniego w sumie. Ale już gdzieś tam z tym żyję, że bardzo na to uważam, bo jak mnie trochę przewieje albo coś tam i zaczyna się z tym wiatrem jakiejś zabawy, to potem mam ból za to, który jest bardzo nieprzyjemny. Więc bardzo na to uważam, a rozwaliłem je sobie jeżdżąc w młodym wieku na skuterze. I to jak Ojej. tylko. No i to. Ale dlaczego? Bo jak tylko skończył, wiesz, była zima, ja byłem najarany, żeby jeździć. I jak tylko cokolwiek lud szedł z jezdni, to wsiadałem na skuter i jeździłem sobie tak do szkoły. I, no I wtedy mocno wiało bardzo zimnym powietrzem, bo często wiesz, temperatura była bardzo niska. No, i sobie rozwaliłem w ten sposób zatoki. Nie? I, I tak już się ciągnie to za mną całe życie w zasadzie od tamtej pory. Jezus I dlatego Maria. do tej pory mocno na to uważam, bo ból-zatok, jeżeli ktoś miał, to jest naprawdę mega nieprzyjemna sprawa. <laughs> nie polecam. I dlatego ten, a jeszcze ja taki jestem, że często unikam jakichś tam środków przeciwbólowych czy coś, póki jakoś mogę wytrzymać, to, to staram się nie brać. No, to w związku z tym, tym bardziej staram się o to dbać. A jeszcze teraz, jak wiesz, raz w tygodniu na basen jeżdżę, to też tam uważam na to, więc takie zabawy są różne, nie? Ej, ale to jest niesamowite, że w sensie z jakiegoś nawyku, który w dzieciństwie gdzieś coś zrobiłeś, nie tak, masz jakąś rzecz, która się całe życie za tobą ciągnie. To jest strasznie przejrzystość. Tak, plus oczywiście ten, bo swego czasu tam mi polecałeś nawet laryngolog yy, yy, i tak. byłem właśnie na tych badaniach wszystkich i też mam krzywą przegrodę, co z kolei powoduje, że jak są jakieś infekcje, to czasami się to na ucho przenosi, wiesz, i takie mm -hmm. różne zabawy wokół tego, więc, yy, więc dlatego tym bardziej gdzieś tam na to uważam, bo no niestety potem się to rozgałęzia wszystko, już nie tylko o to, boli głowa, ale wszystko dookoła. A jak masz z lataniem samolotem? Nie masz tak, że ci ciśnienie strasznie rozwala czaszkę, że uszyć się nie chcą odetkać i właśnie jakieś takie rzeczy? Znaczy wiesz co, ja w życiu leciałem samolotem dwa razy, e, ale jak, jak leciałem, e, to przynajmniej z zatokami nie miałem żadnych problemów, natomiast akurat wtedy, okay. jak leciałem, miałem zapalenie ucha. E, okay. i nie wiem, czy nawet można tak latać, ale no, wtedy poleciałem. I trochę było tak, że wiesz, bardzo mocno mi uszy zatykało, oczy łzawiły i tak dalej, ale w sumie jakoś przeżyłem, więc, okay. ale z, z zatokami, akurat bezpośrednio z zatokami nic wtedy nie miałem, że mnie coś bolało czy coś, to, to się nic nie działo, tylko z tymi uszami, no ale to logiczne, no bo miałem zapalenie ucha, nie, więc to akurat tak było wtedy, no. Okej, okay, to ciekawe, bo jak jest problem z zatokami ogólnie, ja to mówię z perspektywy osoby, która całe życie miała problem z zatokami i krzywa przegroda nosowa i niedrożne no, i w ogóle no, no. miałem operację, bezdechny, wiesz, cały komplecik, no to pamiętam, że jeszcze wznoszenie się jak cię mogę, ale lądowanie to była zawsze tragedia u mnie w samolotach stary, że tak, uszy mi zatykało, oczywiście bolały, bo były tak napięte błony bębenkowe, bo jak masz niedrożne zatoki, to nie jest w stanie się wyrównywać ciśnienie w czarce. Często ludzie mówią tam ziewaj, jakąś tam gumę rzucia, pij wodę, coś ten. I to, i przełykanie śliny, i to pomaga wyrównywać ciśnienie w czarce. A jak masz zatkane zatoki, to ten efekt nie następuje. W związku z tym, wiesz, zatyka ci uszy, oczy cię właśnie bolą, zawią. Mnie tutaj pamiętam, bardzo bolały na styku. Szczęki z czaszką, tu gdzie są, o boże, uciekło mi słowo. No tu gdzie masz zawiasy, wiesz, takie, gdzie, na których szczęka wisi, nie? Przy uchu. E, tak jakby to tam mnie pamiętam, strasznie bolało i dopiero po hmm. operacji mi przeszło. A tak, to lądowania samolotowe to była katastrofa. Ja potrafiłem na przykład trzy dni mieć zatkane uszy, że bardzo słabo słyszałem i w ogóle była jakaś masakra z dotkaniem tego. tam próbowałem skakać, machać tą głową, płukać coś ten robić nos zatykać i dmuchać bardzo mocno i w ogóle nic nie pomagało. I dopiero po operacji mi to gdzieś tam przeszło i minęło, więc byłem ciekaw, czy ty nie miałeś podobnych objawów po prostu, jeżeli macie takie objawy przy lądowaniach samolotem w ogóle, to, to polecam zbadać temat. nie? Czy nie jest tak, że no ja, macie coś No ja tak byłem z wtedy u tej. Ja byłem wtedy u tej laryngologii i tylko tam miałem mieć jakieś prześwietlenie zatok robione, na tym się zatrzymałem, natomiast mówiła, że tak wstępnie to, co mogła spojrzeć. To, że prawdopodobnie to się gdzieś tam by kwalifikowało w związku z tą krzywą przegrodą, też do jakiejś operacji. Tylko mówiła, że to nie okay. jest takie na już, czy coś, i ten. A, I wiadomo, trzeba było to potwierdzić, czy są jakieś zmiany też w zatokach. Natomiast, tak czy siak, to mówiła, że pewnie no, z wiekiem i ten będzie to coraz bardziej uciążliwe. Więc też mnie ten temat czeka, nie? Prędzej czy później, niestety. Tak, Jak to, to warto sobie badać. Ale yy, słuchaj, a propos jakby wiatru i zatoki Polski, no to niedługo dołączam tam do Ciebie, więc yy, mam nadzieję, że mhm. moje zatoki jakoś to zniosą ten szok klimatyczny, bo to w sumie ostatni wyjazdowy odcinek, bo my teraz nagrywamy, yy, u mnie tutaj w Wietnamie jest 22, yy, a o 5 rano mamy z Klaudynką samolot, na razie do Londynu. Tam z przesiadką mamy w Pekinie 18 godzin. Tam jeszcze spędzamy z półtorej dnia. No i w środę wieczorem jestem w Polsce. Jezu, jak ja się cieszę, jak, jak dobrze, że wracam. Wiesz, pomimo, że jest zimno i wieje, i jeszcze jest ciemno w Polsce i w ogóle, to miesiąc poza domem to jest strasznie dużo czasu. Więc ja się niesamowicie cieszę, że wracam do Polski za chwilę. No, a Klaudia jak to odbiera? Na przykład, ona też tak ma? Czy na przykład jej to tak nie, nie przeszkadza? Nie, Klau Klaudia, Klaudia jest mniej entuzjastyczna, ale Klaudia ma. <laughs> Klaudia po pierwsze kocha ciepłe kraje, ona uwielbia, jak jest gorąco. Dla mnie na przykład Tajlandia i Wietnam już mnie męczą, że jak tu jest stary po 37 stopni. I ja trzeci tydzień prawie siedzę w tym gorącu. To jeszcze Wietnam jest trochę lepszy niż Tajlandia, bo w Tajlandii jest jeszcze większa wilgotność, ale mam tak że naprawdę w ciągu dnia już mam dosyć. W Tajlandii miałem także 18 już mi się chciało spać. W ogóle byłem nie do życia. I, I słabo się czułem. Wietnam jest troszkę lepszy, bo jest mniejsza wilgotność i parę stopni jest chłodniej. Jest 35 stopni zamiast 39 i yy, 60% wilgotności zamiast 90%, więc woda ci nie, cieknie po ścianach i da się żyć. Yy, więc, więc jest jakkolwiek, ale mnie to męczy, a Klaudia kompletnie nie jest. W sensie ona by mogła chyba w takich miejscach siedzieć cały czas i w ogóle żyć i jak Tajlandia, tylko albo jakieś ciepłe kraje, to ona jest juhu Plus w domu jakoś jest tak, że yy, no jak gdzieś udało mi się dużą część pracy zrobić przed wyjazdem i sporo co tam miałem do zrobienia, też starałem się na wyjeździe gdzieś w międzyczasie organizować. A Klaudia jakoś tak sobie dużo zostawiła, i po prostu dla niej perspektywa powrotu. To jest wdupienie się w jakiś maraton roboczy po prostu iluś rzeczy, prywatnych spraw, ogarniawki i tak dalej, które sobie troszeczkę odłożyła. No i to pewnie nie pomaga w kontekście perspektywy. No czy taka ucieczka przed rzeczywistością też wyszła z tego. No. Troszeczkę tak, która no jest czasami potrzebna, wiadomo, ale no w związku z tym perspektywa powrotu dla niej jest na pewno mniej wesoła, ale ja też, ja też jestem bardziej doma, domatorem. Ja to lubię siedzieć właśnie na chacie, rutynka, zwierzaczki powtarzalne rzeczy, wstaję codziennie od tej samej godzinie, jem to samo śniadanie, y, idę do jakby pracy, robię rzeczy do określonej godziny, idę na trening, robię na nim te same ćwiczenia, jem obiad, jem to samo, co zawsze. Mua, kocham to. no W środę A, dla... i w niedzielę przyjeżdża ten sam rewo, bierze tę samą szklankę, pije tę samą wodę. Tak, siadamy w <laughs> tym samym studiu, za każdym razem y, robimy po prostu prostą listę tematów, rozmawiamy sobie, jo, jo, wiesz... Mega, mega spoko, więc ja to kocham, dla Klaudii to jest największy koszmar, nie, ona tego nienawidzi, więc yy, fajnie się równoważymy zresztą pod tym względem, nie, jeżeli chodzi tak energetycznie na co dzień, ale jeżeli chodzi o powroty z wyjazdów, to ja zawsze jestem taki Polska, 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 Boże, jak dobrze, wracamy już, a ona jest taka, o nie, ale źle, znowu zimno, o nie, do roboty, ale ciekawe że, nawet, ciekawe, że nawet po takim czasie, wiesz, jak miesiąc, bo to ja rozumiem, że tak jak ktoś na tydzień wybija, to tak ma nie, krótko, dwa tygodnie, zwykle ludziom, że optymalnie to to jakoś, że spoko, ale kurde, że nawet po miesiącu nie ma takiej tęsknoty, to, 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 to ciekawe jest. Ona, ona, to by pół roku, ona by pół roku mogła siedzieć, nie? Na ten. Hmm. Jedyny język, którym tam do niej docieram, że łapię nic porozumienia, to mówię: kotki zobaczymy. Wrócimy do kotków. Ona mówi: o tak, kotki, u froneczek, gdzie mogę się doczekać? Ja mówię: dobra, okej, okay. jest ten element wspólny, że tak, że tęsknimy za zwierzaczkami oczywiście. Dostajemy tę, nasza pomoc domowa, kochana Monia, która tam się opiekuje domem właśnie jak nas nie ma, jest super kochana, bo wysyła nam dużo zdjęć i filmików, więc, więc trochę łatwiej tęsknić, ale no nadal jest, jest to ból, jest to ból pewien mm. i tak wiesz, no, jesteśmy mega wdzięczni i się cieszymy, że w ogóle mamy taką możliwość, tak? że pomimo, że mamy ogromny zwierzyniec, no to mamy kogoś, kto może nam tam pomóc się zaopiekować. Ale w Wietnamie na przykład nie wszyscy mają takie podejście do zwierzaków, i powiem Ci, że bardzo mnie zaskoczyło, jak różnie, w ogóle, jak tak wiesz, Hongkong, Tajlandia, Wietnam, sobie teraz już mamy większe porównanie, to na przykład Wietnam jest pierwszym krajem azjatyckim, w którym zobaczyłem, że tutaj Całkiem źle traktują koty ogólnie, a przynajmniej na takie sytuacje się natknęliśmy, bo zarówno w Hongkongu, jak i w Tajlandii, jak gdzieś spotykaliśmy koty na ulicy, to one były raczej takie wypasione, zadbane, ludzie po prostu chyba też normalnie z domów je wypuszczali, nie było dużo takich bezdomnych, dzikich kotów. Nawet jak jakieś spotykaliśmy, to one się nie bały ludzi, tylko się wiesz, przy, przymilały, mruczały, były chętne. Widać było, że tamten kontakt z ludźmi jest spoko, a powiem ci, że w Wietnamie. Wszystkie koty, które spotkaliśmy, dzikie, chude, przerażone i nie byliśmy w stanie podejść. Kupiliśmy nawet jakieś smaczki specjalnie, wiesz co, jakieś takie giga pachnące, takie paszteciki mokre. Yy, zapomnij, człowieku, w ogóle nie byliśmy w stanie im tego dać, bo jak tylko robiliśmy krok w ich stronę, to, to spitalały przed nami, a... Yy, Byliśmy świadkami też sytuacji, jak poszliśmy na taki rynek street foodowy, który już się no niestety zamykał, jak przyszliśmy, ale to w ogóle stał przed nami kod w alejce, nie? I my tam oczywiście, o kici, zaczęliśmy iść do niego bardzo powoli i on nawet był taki jeszcze w miarę ufny i stary metr przed nami, jak już byliśmy przy tym kocie, miotła wyleciała, bo to było na skrzyżowaniu on stał. I my wiesz, po mhm. prostu do niego i za rogu, to była filmowa scena, za rogu miotła wyleciała i prosto w tego kota u, huknęła. No i oczywiście on przestraszył się i uciekł, no i jakaś pani, która sprzątała stoisko, prawda, stał kot, no to rzuciła w niego miotłą, no bo, no bo co? I my tylko wiesz, że się gotujemy, że. Ale bym wziął tą miotłę i. No, i jej coś zrobił. nie, ale mówimy, dobra, no nie, nie jesteśmy u siebie, no nie będziemy w nią wjeżdżać. Tak, może te koty tutaj to jest, jakby, wiesz, są restauracje, jedzenie, może one są dzikie, wyjadają, coś szkodzą. No nie wiemy, dlaczego tak się zachowała. Tak, ale giga się w nas zagotowało. No i potem, potem, jeszcze sporo widzieliśmy gdzieś jakichś takich sytuacji dziwnych z kotami i zapytaliśmy przewodnika naszego na jednej z wycieczek, że dlaczego tak jest, że to po prostu obserwujemy i to jest dziwne. że na przykład psy nie są tak źle traktowane w Wietnamie. I on mówi, że no jest dużo osób, które kocha koty i kocha zwierzęta i to się zmienia. Ale jeżeli ludzie w Wietnamie mają koty domowe, to ich nie wypuszczają po prostu na podwórko, bo cały czas w państwie jest mnóstwo osób, które je koty i psy i lubi ich mięso. I jeżeli wypuścisz takiego kota, po prostu, że on będzie wychodzący, wypuścisz go z domu, to on może nie wrócić, bo są ludzie, którzy wyłapują te kota, domowe to jeszcze wiesz, zadbany, tłuściutki, puszysty, fajny. Wiesz, i złapieć takiego kota, po prostu, żeby go ugotować, żeby go zjeść. Ale to jest popieprzone, jak tak się słucha z punktu widzenia naszego tutaj kręgu kulturowego. To jest nie do pomyślenia. Z punktu no. widzenia Europejczyka to jest nie do pomyślenia, to jest abstrakcja. I dlatego jedyne koty, które widzieliśmy, to są koty bezdomne i dzikie, właśnie. O, wyłączyła mi się. No, wyłączyła mi się lampka. I to takie, które jeszcze nie trafiły na o. patelnię. Nie no, tak, więc mega smutne. No na szczęście z tego, co nam mówił ten przewodnik, no to jest tak, że się dużo zmienia w tym aspekcie i pomału rząd próbuje gdzieś tam, robi takie, wiesz, podejścia do tego, żeby wprowadzić prawo zakazujące jedzenia tego psiego i kociego mięsa, no ale to raczej jeszcze trochę czasu zajmie, zanim kultura to właśnie, A Właśnie, to to miałem, właśnie bo, miałem, bo miałem dopytać, czyli Psy są podobnie traktowane, czy bo to one też tam na patelnię mogą trafić? Z yy, sytuacji, tak... yy. sytuacji na ulicy my widzieliśmy sporo domowych psów, ale yy, wiesz co, to były psy w takich małych gospodarstwach. Spora część Wietnamczyków, szczególnie takich biedniejszych, mieszka w takich parterowych mieszkaniach, a bardziej to są takie duże pokoje. I to bardzo często oni funkcjonują w taki sposób, że na przykład jednocześnie mają w tym dużym pokoju, tak na zasadzie, wiesz, dużym, na zasadzie 30 metrów kwadratowych, tak? I to jest jeden pokój. I oni w tym pokoju mają stary sypialnie, łazienkę, salon, kuchnię, wszystko naraz. Prysznic, wszystko mają w jednym pomieszczeniu. Po prostu jakby, wiesz, nie stać ich na nic większego. Więc mają taki pokój. Hmm. To jest na parterze. Wejście do tego jest jak przez drzwi garażowe, że nie masz normalnych drzwi, tylko masz, wiesz, takie duże, po prostu otwarte. I... W części jakby wewnątrz budynku oni żyją i tam jakby śpią, funkcjonują, wiesz, mają część mieszkalną, a na zewnątrz, metr przed domem na chodniku, mają rozłożone albo sklepy, albo mini restauracje street foodowe. I bardzo dużo Wietnamczyków tak żyje w ogóle, nie? Że mają takie jakby, wiesz, małe domki, mieszkań, mieszkanka bardziej, Yy, można powiedzieć, jakby wiesz, w takich budynkach, a na zewnątrz prowadzą działalności, przed domem masz, wiesz, kilka plastikowych krzesełek, kilka stoliczków, jakąś kuchnię zrobioną, jakieś takie, wiesz, bardzo basic rzeczy, no taki typowy street food po prostu i prawo tam na to pozwala i oni tak funkcjonują i przy tego typu gospodarstwach, jak chodziliśmy, bo nagrywaliśmy odcinek, gdzie testujemy street foody właśnie, bardzo często widzieliśmy, że ci ludzie mają psy no I po prostu gdzieś tam wiesz, te czworonogi one wyglądały, jakby były na mieście, jakby chodziły sobie po ulicy, ale było widać, że to są domowe i po prostu należą do kogoś, kto mieszka w pobliżu. I, I takie sytuacje gdzieś tam widzieliśmy. Bezdomnych psów nie widzieliśmy, ale na pewno sporo Wietnamczyków tak mieszkających ma psy. Jeżeli nie wiem, jaki procent ich ma koty, no bo koty nie mogą funkcjonować w takich warunkach, no bo uciekną. Pies jest taki, że. Mhm. Tak, jesteś w stanie go wychować tak, żeby trzymał się blisko człowieka. Dla kota to jest jednak trudniejsze na pewno, więc no, tego nie wiedzieliśmy. Nie, nie wiem, jak to się procentowo rozkłada. Psów takich zagłodzonych, biednych, zdziczałych nie widzieliśmy. Raczej widzieliśmy takie hmm. udomowione, spoko psiaki i, i w ogóle. A z, z dużych sukcesów to w, zarówno w Hongkongu, w Tajlandii, jak i w Wietnamie zraliśmy masę street foodów i niczym się nie zatruliśmy. I to, to uważam należy zaliczyć do ogromnych sukcesów tutaj, bo powiem ci, jak pan mi robił bagietkę i widziałem jego czarne ręce, nie dlatego, że to wynikało z jego koloru skóry, broń Boże, tylko wynikało to z tego, że on chyba pracował cały dzień po prostu przy robieniu jakichś rzeczy i nie mył ich po drodze za bardzo, no bo czemu miałby? Mm ale przygotował takie pyszne bagietki z pysznym mięskiem i on to mięsko i tą bułę i to wszystko tymi rękami i żadnych rękawiczek ani nic, potem jak brał ode mnie pieniądze, to też tymi samymi rękami, co mi podawał kanapkę, więc on pewnie dużo banknotów z wieloma bakteriami przyjął też w ciągu dnia do swoich rąk yes. i potem jak składał kanapkę, to poszło na, to, na tą kanapkę i wiesz, jak ją brałem, ona tak smakowicie wyglądała i mówię, o nie, to jest ta kanapka, po której trzy dni zdycham w łóżku i żygam, że coś jest nie tak. A ja byłem taki strasznie głodny i ona tak dobrze pachniała i nic mi nie jest, stary, jestem w czepku urodzony, nie? I... Ale czy to są ostre potrawy, czy nie? Czy to są... Niekoniecznie, nie, nie wszystkie. ostrością próbują to zabić, te bakterie, czy, czy, czy nie? nie? Nie wiem, czy oni próbują zabijać te bakterie. Chyba smażąc mięso i tą bagietkę też tam podgrzewał na ruszcie. Róż Rusz też wyglądał na niewymieniany od jakiegoś tygodnia, był całkiem czarny i śmierdzący. Ale no nie wiem, może ten ogień wypala te bakterie, no zjadłem i była smaczna i potem z panem sobie machaliśmy ręką jak się mijaliśmy na ulicy, bo ja pamiętałem smaczną kanapkę, a on pamiętał fajnego turystę. Więc... No jakby było y... sranie, to byście se nie machali, coś czuję. Nie ale machałbym, nie fakt bym mu pomachał, <laughs> ale my w każdym państwie robili, robiliśmy film do Klaudii, że 100 złotych braliśmy, przeliczaliśmy na lokalną walutę, no i szliśmy ile street foodów nam się uda kupić, no i mhm. to założenie podjęliśmy zanim się dowiedzieliśmy jak tanie to jest żarcie i stary tyle tego zeżarliśmy. Tak, różnych rzeczy. Wiesz, na przykład idziesz i masz stary jakieś bułki z wieprzowiną, takie wiesz, duże, że jesteś w stanie się tym najeść. Porcja spora, fajna. I to kosztuje 25 tysięcy dongów, czyli na nasze to jest jakieś 3,70. Czy coś takiego, bo mhm. Wietnam jest ultra tani. W Polsce byś za taką porcję na przykład 25 zł albo 30 zapłacił, a tu płacisz 3,50 na ulicy, no jedyne co, no to ryzykujesz, że umrzesz, nie? No bo <grym> ilość bakterii, która tam może być, jest duża. Ale... I, i, Ale i to potem już ja stosowałyśmy wydać na to żarcie i w okolicach 60-70, no. Ale stosowałeś jakieś probiotyki, Coś cokolwiek, czy, czy nic w ogóle? Nie, nie było żadnych takich akcji, tylko na, 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 na czysto wszystko? Na czysto. No ja tylko przyjmowałem to, co przyjmuję ogólnie na zespół jelita drażliwego. Właśnie mam jeszcze zespół jelita drażliwego stary i nic mi nie jest. I hmm. tylko maślan sodu i te takie czyli to są bifidobakterie bakterie i laktobacillusy, takie tam dwa szczepy, które ja muszę brać ze względu na IBS-a po prostu, bo tam mam, mam chyba też nie. No, ale to one na pewno też pomagały, to one też pomagały swoją drogą. Pewnie tak, ale ja to, ja, ja to na co dzień przyjmuję i naprawdę mój żołądek tu potrafił lepiej funkcjonować niż w Polsce czasami. Ale hmm. ja mam wrażenie, że mój IBS bardziej reaguje na stres niż na złej jakości jedzenie. To, to jest to. Ale no hmm. udało, udało się przetrwać to wszystko, więc ogólnie Yy, polecam jej street foody i nie bać się. My wyszliśmy na tym nieźle. A nie, w niektórych poradnikach czytaliśmy nawet, że wiesz, że żeby kostek lodu nie brać do napojów, bo może być tak, że wiesz, napój będzie, woda będzie z butelki, ale kostki lodu zrobią z wody z kranu, i już masz biegunkę na dwa dni. I cię załatwi. Chyba Dominika, rybak była w Tajlandii. I ona potem mówiła, że raz umyła zęby nie wodą butelkowaną, tylko taką z kranu i ją potem poskładało w ogóle na dwa dni czy coś. Dostała jakieś, wieś, żołądkówki, jelitówki, coś tam. ten, a my tu człowieku normalnie woda z kranu codziennie, zęby myte, nic się nie dzieje. Więc nie wiem, może jakiś gigafart albo mamy po prostu żołądki z tytanu po prostu, że no może, ale ale to ciekawe, że to w ogóle tak funkcjonuje, bo to często jest, że ludzie, jak zmienia się ta, nie wiem, coś nazywa flora bakteryjna, czy jakoś tak, w to. związku z tym wszystkim, co się tam dotyka i przy tych warunkach atmosferycznych, co się rozwija, to że zwykle organizm jest niedostosowany do tego i dlatego potem cierpi, dopóki się nie dostosuje. A tutaj u was, no to może rzeczywiście w wczepku urodzeni, bo to tak samo jak Pateca oglądałem, jak on podróżował gdzieś tam po świecie i też z jakichś takich totalnie lokalnych, wiesz, no nie wyglądających zbyt, Higienicznie miejsc, wcinał jakieś jedzenie, albo w jakichś świątyniach, gdzie tam dla ubogich też dawali żarcie. No to wiadomo, wielkie gary, coś tam, i to też takie a. było wielokrotnego użytku. No to wszystko jadł, i tak mówię, no to pewnie w następnym odcinku będzie, że miał sranie czy coś, a to nic w ogóle. No a więc albo zatajał, albo zatajał, albo rzeczywiście nie miał. I się okazuje tak po Twojej historii też, że można nie mieć. Rzeczywiście. Można nie mieć. Może, może to właśnie kwestia, jakie masz bakterie w tak, ale jak powiedziałeś o florze bakteryjnej, to mi się przypomniała historia w ogóle nie przypomniana z tym tripem, ale muszę ją opowiedzieć, bo no. y, 8 lat temu chyba, albo 9, wygrałem konkurs y, partii Korwin na wyjazd. <ścoughs> Z Januszem Korwin-Mikke do Europarlamentu. I tak się zaczyna historia. Trzeba było napisać Ech. komentarz jakiś, który musiał zostać wybrany. Ale po, zobaczysz, po, powiem Ci, co się stało. I dlaczego mi się to kojarzy z florą bakterii? No, no ciekaw, Jest jestem problem... tego powiązania. Jest... I z problemami. No ja tam napisałem jakiś komentarz, że jako normalnego homosia wkurza mnie coś tam. Nie pamiętam już dokładnie, ale to jakoś strasznie dużo lajków zebrało. Ja wtedy tam byłem taki, wiesz, bardzo korwin i w ogóle. Miałem jakieś 18 lat czy 19, więc byłem strasznie zajarany. Yy, I tam wygrała jakaś pani i mnie wzięli jako bonusowego zwycięzcę, bo dużo lajków miałem i pewnie stwierdzili, że wiesz, o tam youtuber jakiś tam, to wiesz, to nie, nie byłem jakiś super rozpoznawalny, ale zobaczyli, że dużo lajków, że ten, no to, no to mnie wzięli dodatkowo i jak do tego euro, normalnie opłacili nam, wiesz, miał być przelot do Brukseli, Hotel na miejscu, wycieczka taka po tym Europarlamencie, możliwość spotkania właśnie z Korwinem, no i potem powrót wszystko takie wiesz, dwa dni po prostu czy trzy w Europarlamencie. Ja pamiętam, jeszcze wtedy za Torem się lubiliśmy, więc nawet go wiesz, zgarnąłem, żeby poleciał ze mną i co? No i tak się razem wybraliśmy. Panowie mili z partii Korwin nas na lotnisku przyjęli, oczywiście z Modlina w Warszawie wylatywaliśmy jakimiś tanimi liniami lotniczymi, ale mówimy, dobra, nie ma problemu, fajnie, że lecimy zobaczyć, wiesz, nic się nie dzieje, nie zapowiada to nic złego, tak, no tanie linie lotnicze nie szkodzi. Tak, co tam, co tam się może stać? Lecimy sobie, pyr, 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 dolatujemy na miejsce, przyjeżdżamy do hotelu, już bardzo późno i w ogóle no i panowie taki dosyć ładny hotel i w ogóle no i panowie z partii prawda, tam no nie będę nazwisk może podawał, bo mm -hmm. pamiętam bardzo dobrze przez to co mi się później działo rozmawiają z recepcją no i jest jakiś problem no i tak gadają 10 minut, 20, 30 coś tam się dzieje, my tak czekamy trochę nie wiemy o co biega, no i się okazuje, że złożyli rezerwację, zapłacili ale nie ma tej rezerwacji w systemie i system jej nie przyjął no i nie mają pokojów, żeby nas tam ugościć i ma mają tylko jeden pokój, gdzie no mogą można spać w dwie osoby czy, czy coś, no więc była nas czwórka, było dwóch tych facetów z Korwina, konf Konfederacji cały czas chcę mówić, z partii Korwin i... Ator i ja, tak? No, była nas czwórka. No i tak jakoś podjęliśmy, że dobra, no to dwie osoby zostaną w tym pokoju, no a dwie będą musiały pójść do innego hotelu. No niestety okazało się, że panowie z partii Korwin mieli bardzo mało partyjnych pieniędzy przy sobie na zorganizowanie innego hotelu. I mam wrażenie, że drugim hotelem była najtańsza i najgorzej oceniana miejscówka w całym mieście. I nie pamiętam w jaki sposób, ale jakoś wylosowaliśmy, czy tam wybraliśmy, kto zostanie w tym fajnym hotelu, a kto pójdzie do tego gównianego. No i wypadło na mnie, że poszedłem do tego gównianego, niestety. Eee, takie życie. Eee, razem z jakimś panem w konfederacji, eee, z konfederacji, z Korwina, boże, cały czas mi się miesza. Sorry, mhm. no jak będę zamiennie mówił, to mi wybaczcie. W każdym razie, jedziemy. Ja jeszcze nie, nie byłem świadom, że oni mają tak mało pieniędzy wtedy, to dopowiadam teraz, bo się dowiedziałem później. Wchodzimy. I to stary, jakiś taki najgorszy hostel po prostu, że włazimy, tynk od, jakiś tam spadający z sufitu, odchodzi tapeta ze ścian, ciemno, śmierdzi. Ja mówię, o nie, ale gówno, nie? Ale no, panie Januszu, dziękujemy, kapitalizm, chcącemu nie dzieje się krzywda, rurkowce. Za wszystkie memy z Korwinem przed oczami mi przelatują, nie? Ja mówię, po co ja tu przyleciałem? No ale dobra, git. Wchodzimy do pokoju i stary, jak wyobraż, wy, wyobraź sobie, że masz łóżko, jak masz łóżko, takie malutkie łóżko dla jednej osoby, na którym się jedna osoba mieści, to weź sobie takie 20% większe. I to było łóżko dwuosobowe, na którym o. z z Party Korwin mieliśmy przespać noc. I ja mówię, o nie, ale syf, pościel wyjęliśmy z szafy i tak strasznie śmierdziała takim starym kapciem, niepraniem od tygodnia. Mówię, nie. Jakieś karaluchy, owady łażą po ścianach. Dramat. Ale mówię, dobra. To tak podjęliśmy, że na wszelki wypadek może nie rozbierajmy się z ciuchów, jak będziemy się kłaść do tej pościeli, bo no to strach trochę ogólnie się położyć, wiesz nagimi albo w bieliźnie, tak? Zaczyna no, nagimi, kurwa, nie przy sobie. Tak, ale ja lubię spać po prostu czasami ten. No ale w bieliźnie mm -hmm. nawet się położyć, no, że że nie, żeby to nie dotykało skóry za bardzo. Więc ten wzięliśmy y, ten prysznic stary w tym miejscu. Nigdy nie czułem czegoś takiego jak tam, że myje się wodą z prysznica. wszystko Kozardze białe, pryska ta woda w każdą stronę. Stary, wiesz, myje się i czuję jak moja skóra robi takie jakby nie wiem, jakbyś stał jakąś taką turbochlorowaną, twardą wodą po prostu, jakbyś polewał metal, jakbyś polał nią metal, to byś widział na żywo, jak on rdzewieje. Po prostu, jestem przekonany. Tak moja skóra po prostu reagowała. Ja mówię, o nie, ale dramat, nie? Włosy tam, wiesz, umyłem tym, wysuszyłem, to takie, wiesz, mogłem je łamać w rękach, takie suche się zrobiły po tej wodzie. Kładę się do tej pościeli. Dobra, trochę jak wstałem na drugi dzień, to mnie spędziało wszystko, ale mówię, dobra, no to chyba ok, no przeżyliśmy noc, plecami się do siebie odwróciliśmy z panem z partii Korwin, żeby nie było, że gejówa, no bo jest z partii Korwin przecież, no to, to, no to nie. A jeszcze on na pewno czytał ten komentarz, że ja napisałem, że jestem homosiem, więc musiało być bardzo niezręcznie, że spaliśmy w jednym cieśniutkim łóżeczku. Yy, więc yy, no, ale się tak pupami do siebie odwróciliśmy, żeby nie było i w ogóle przespaliśmy tę noc, ok, udało się, przeżyliśmy na drugi dzień. Człowieku, wróciłem do domu dwa dni później, na całym ciele wysypka czerwone krosty. Swędzi wszystko. Ja mówię, ja dole partia Korwin, załatwiła mnie. Albo ta pościel, albo ta woda, albo nie wiem co. Wszystko mnie wysypało, wszystko mnie swędzi, koniec świata. Mówię, Boże! A w trakcie tego, na jakąś randkę się jeszcze umawiałem, ja mówię, za dwa dni się widzę. Koniec, jestem cały w syfach, nie? To trzeba odwołać, coś zrobić. Do dermatologa, stary, pięć środków. On mówi, nie wiem, co to jest, pierwszy raz widzę coś takiego. Jezu, na co najgorzej, jak zrobili? lekarz mówi, nie wiem, co to ja jest. Ja to jest tragedia. Czy, ja on mówi, wie, wie pan co, weźmie pan taki krem, taki krem, taki talk, taki puder, takie to. I pan to wszystko wciera trzy razy dziennie i jak nie zejdzie po tygodniu, to pan przyjdzie. Ja mówię, o nie, o partia Korwin, co wy mi zrobiliście? I smarowałem się tym wszystkim na świeżb. Jakieś rzeczy dostałem, na ten dezynfekujące, wcierem, to nic nie schodziło. I pamiętam, jak dziś, ja wtedy jeszcze z Jąkiem się widziałem na randce. Akurat i on poszedł do łazienki się załatwić. I tam do mnie do mieszkania wpadliśmy, i wpadł do łazienki się załatwić. Pamiętam, jak wyszedł, i ja nie schowałem tych kremów i tych rzeczy. I on wyszedł i taki przerażony, takie wielkie oczy zrobił, trzymał ten krem w ręku i mówi: Przepraszam, czy ty masz świeżb? Ale ja tak, nie, nie, mordo, zaraz ci opowiem wszystko. I on był przerażony, że, się, że go gdzieś dotknąłem, już zaraz będzie cały w krostach i we wszystkim. Miał nie, jakiś wstyd. Musiałem mu wszystko opowiedzieć: najgorsze na świecie. No i tam zeszło mi to po tygodniu, no i git. No, chyba po prostu jakaś brudna pościel w jakimś czymś, wiesz, mnie wysypało. Ale, o Boże, jak powiedzieć tylko o florze bakteryjnej i o tym. To od, od razu miałem tych ziomków z korwina przed oczami, jak stali na recepcji i myśleli, jak nam powiedzieć, że mają mały budżet i zaraz do gównianego hostelu. <grym> I o, o Jezu, bardzo traumatyczna historia chciałem. No powiedzieć. ciekaw I... byłem, jak przejdziesz z, z flory bakteryjnej do tej opowieści, ale no, wyszło bardzo płynnie. <grym> także Nie spodziewałem się I... takiej historii, rzucając te słowa. Od tamtej pory przestałem głosować na Korwina, Mam nadzieję, że rozumiecie. Teraz w moim no serduszku tak. tylko, tylko inne partie już są. No, pobudki osobiste, jakby się okazało, też. Zdecydowanie. O Boże. Y Miałem jeszcze strasznie dużo historii na temat tego Wietnamu. No, ale nie, nie zapowiadałeś, wiem, czy... że tam o jakiejś. No, bo to jeszcze jedną zarzuć, bo chyba coś jeszcze mówiłeś o jakiejś. coś o żebraniu, coś zarzucałeś, jakąś historię. To, to, to dwie rzeczy powiem, tylko jeszcze jedną ultra krótką, jedną o żebraniu, co mnie ciekawie uderzyło w Wietnamie i w ogóle chciałem się podzielić, bo to takie emocjonalne okruchy życia, filozoficzne. Szybki update jest taki odnośnie tajlandzkich krawców, że paczka dotarła do Polski. Dostałem zdjęcia, o. garnitury są w Polsce, będziesz mu grewo założyć na odcinek z Grzutu, razem z mną. Więc... <laughs> y nie mogę się doczekać. <laughs> Widzowie, nie martwcie się. Jest, jest dowiezione, panowie nie kłamali, chociaż miałem bardzo duże wątpliwości, ale, ale się udało, więc super. A druga historia jest taka, y że... Y jak czytaliśmy sobie na temat y, Wietnamu jakieś tam poradniki, zanim przylecieliśmy, no to oprócz tam wielu innych ciekawych bardzo rzeczy, które się dowiedzieliśmy, no to między innymi y, bardzo y, polecają takie poradniki, żeby uważać na podchodzące do Was dzieci, ponieważ y, dosyć ubogie osoby, tak, często matki z dziećmi, y, robią takie rzeczy, że przyuczają te dzieci od maleńkości do odwracania uwagi i jakieś dziecko cię zaczepia i odwraca Twoją uwagę, a w tym momencie ktoś na przykład wyrywa ci, wiesz, jakiś tam telefon z ręki, czy, czy plecak, czy torebkę, czy coś, albo nawet te dzieci potrafią podejść i niby się do ciebie przytulić i z, 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 zanim jakby wiesz, zauważysz, na przykład wiesz, potem podejdzie matka, coś poprosi o pieniądze, spojrzysz na nią i dzieciak ci wiesz, ciach, czmychnie telefon i ucieknie, bo jest nauczony. I wiesz, nie zorientujesz się, cała scena cię ruszy, a, a mogą się dziać takie akcje, nie? I gdzieś mając to z tyłu głowy, no uważaliśmy oczywiście, jak takie sytuacje się zdarzały, ale y, zostaliśmy w ten sposób dosyć ciekawie zaskoczeni w miejscu, gdzie kompletnie byśmy się tego nie spodziewali. Mianowicie na Bójwien y, Walking Street, to jest taka ulica w y, Saigonie, y, gdzie masz jakieś takie, wiesz, y, bary, puby, kluby. Jakieś też takie wiesz, takie go-go rzeczy, za <noise> ogólnie takie miejsce dla dorosłych, gdzie sobie idziesz, żeby tam wiesz, Jak masz ochotę rozwalić hajs i trochę bardziej się pobawić, to możesz, ale jak chcesz sobie usiąść, na przykład wypić piwko, zapalić ciszę, posłuchać muzyki, no to też możesz, nie? No i my gdzieś tam w tym drugim celu yy, wybraliśmy się. Tam przedwczoraj chyba, bo mieliśmy ostatni taki wolny, wolny wieczór, że mogliśmy sobie pójść, stwierdziliśmy, że dobra, pójdźmy sobie na tego bój wiena, tam już przewodziliśmy dwa razy, siądziemy sobie w jakimś wiesz, fajnym klubie, weźmiemy sobie piwko, jakąś ciszę sobie yy, zapalimy i będzie spoko. No, i yy, gdzieś tam grali fajną muzykę, jakieś tam wiesz, panie sobie tańczyły, takie wiesz, w miarę spoko, powiedzmy to no nie było to takie zbyt wulgarne, tylko spoko było sobie przy piwku posiedzieć na chillu. No to stwierdziliśmy, no to Git, to sobie tam siądziemy. Yy, no i mieliśmy do wyboru dwa stoliki. I jeden był bardziej w głąb, a drugi był od ulicy, że był tuż przy ulicy, po prostu, gdzie chodzili ludzie. Yy, co ciekawe, tam normalnie skutery też przejeżdżały yy, i ten. No i ja tak mrugam do Klaudii, że mówię, to może ten dalej. Nie, że ten na mówi, Nie, nie, ten bliżej, bo chcę popatrzeć, jak sobie ludzie przechodzą, co się dzieje, na interakcje, żeby widzieć. Klaud lubi widzieć, co się dzieje. Tak, i sobie obserwować ogólnie. Jak tak, też szczególnie, że tam było na tyle głośno, że i tak ciężko było pogadać. no pozostaje obserwować, co, co, co tam się dzieje w okolicy. No to, to no dobra, ok. No to siadamy od zewnątrz. No i tam, wiesz, piwo, szysze zamówiliśmy w ogóle. Kolejna ciekawostka, no naprawdę Wietnam jest mega, mega tani. Stary za szysze. Zapłaciliśmy chyba 40 złotych, czy coś takiego. To w ogóle. Nie wiem, no w Polsce mam wrażenie, że tam bez stówy nie podchodź, a za piwo takie duże, no to chyba 6 zł. W knajpie, hmm. w, wiesz, w jakimś klubie, w najpopularniejszej ulicy jakiejś takiej imprezowej na mieście, w piątek wieczorem jeszcze to było. Hmm. Więc w ogóle wiesz, piwo za 6 zł i, i ten Ishisha za 4 dychy, czy za 3, no to, to w ogóle wiesz, giga tanio, więc sobie bierzemy, wiesz co siadamy. No i tak sobie wiesz, obserwujemy, obserwujemy. No i zwróciliśmy uwagę najpierw, że yy, chodzi sporo osób. I sprzedaje jakieś tam pierdoły. No, jak to w takich miejscach? Chodzi panie o jakieś królicze uszy świecące, jakieś sprężynki, jakieś coś tam, takie duperele. No i próbuje y, wcisnąć. Ale jak się okazało, pomimo że to jest takie miejsce bardzo dla dorosłych, to normalnie chodzą też starsze panie z dziećmi. Panie takie wiesz, w okolicy 40-50 lat y, i dzieci ciężko powiedzieć. Ja bym powiedział, że tak między czwartym, a siódmym o rokiem życia na oko. Może nawet trzecim. Się zdarzało, że mniejsze. I zdarzały się też pani, panie z dziećmi na rękach. Wiesz, atmosfera, stary, wiesz, na***a muzyka dookoła, pijani ludzie, tańczą jakieś tam, wiesz, typiary, niektóre tam bardziej, niektóre mniej rozebrane. No, ale jakby, wiesz, laski z małymi dziećmi w ogóle i wiesz, i chodzą sobie. I... Yy... Najpierw mieliśmy sytuację jakąś taką, wiesz, podeszła do nas y, jakaś dziewczynka, sama bez mamy, taka malutka dziewczynka i stary, wiesz, jakieś tam dwa bukiety kwiatów, no i, wiesz, wyłapała, że siedzimy my jako para, no i nam tam wiesz, jakby podaje. No i ja taki byłem, mówię, dwa, ale już strasznie głupią, ta biedna dziewczynka tu chodzi, mama ją tu wysłała i wiesz, ma parę lat, czy coś, że się miała, nie wiem, 5-6 lat na oko. I łazi, i, i po prostu chodzi ci pijani ludzie to wszystko to jest niebezpieczne. I ja mówię: Dobra, wziąłem, wiesz, te kwiaty od niej, dałem jej tam kasę, jakoś tam z górką podziękowałem, wiesz, pogłaskałem ją poszła, nie? Dałem Klaudii kwiaty, uśmiechnąłem się spoko. Największy błąd człowieku bo okazało się, że jak tylko coś weźmiesz, to wszystkie osoby, albo duża ich część na ulicy, natychmiast wymienia się informacjami, gdzie podbijać. I ta dziewczynka od razu podbiegła i stary w przeciągu dwóch, 3 minut co 30 sekund ktoś do nas podchodził, no dosłownie jedna mm. osoba odchodziła, yy, podchodziła druga, jedna osoba odchodziła, podchodziła druga, a nie daj Bóg znowu coś od kogoś wzięliśmy yy, i ktoś zauważył jeszcze, że coś wzięliśmy to stary masakra i stoją królicze uszy, gumy do rzucia, sraty, ja nie, nie pamiętam nawet połowy tych rzeczy, jakieś totalnie idiotyczne rzeczy na zasadzie kup, 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 kup i teraz jest tak, że jak po, potem jakby schowaliśmy te rzeczy, żeby nie było widać, że one leżą na stole, ale jak leżały te kwiaty po prostu na stole obok, to wiesz jak tylko ktoś przechodził, widział: "O, oni kupili to stary wjazd" i to nie tak, że czy coś chcecie kupić, się ma, ja mówiłem: "No, no, thank you" i machałem ręką i że odchodziły. Nie, nie stary. Ja musiałem podziękować i powiedzieć, że nie chcę średnio między 10 a 20 razy, żeby dana osoba zrezygnowała i wie, wyjmuje królicze uszy super fajną, No, no thank you, macham ręką. No no thank you. Mm, smutna mina stoi no ten. A to może coś innego. I macha ci, wiesz, przed twarzą. No, no, thank you. Macham, no, no, no. Kiwam głową, macham rękami, mówię, że nie, nie, nie. Ręce na krzyż. Wszystkie gesty zaprzeczające po prostu robię i już odganiające w pewnym momencie. Nie, stary stoi. I kolejna rzecz, i kolejna rzecz. I smutna mina, i smutna mina. I masz taki, wiesz, roller emocji. Z jednej strony myślisz sobie, ja biedna pani, wiesz co chodzi, że stoi, nikt nie chce od niej kupić. Wiesz, musi takie rzeczy robić, żeby zarobić cokolwiek, że no, że nie stać ją, że ale to przykre i to wiesz, jest jedna emocja, która Ci towarzyszy. Druga, chcesz posiedzieć, zrelaksować się, wypić piwo, ktoś Cię męczy, nie chce Cię zostawić w spokoju, czujesz się źle, że nie możesz na nią nie patrzeć, bo ona stoi tuż przy Tobie i robi smutną minę i czujesz, że Cię puszuje, robi na Tobie presję i jesteś zły, bo... Wiesz, nie, nie możesz się zrelaksować, nie możesz zrobić czegoś, na co masz ochotę. I jakby wiesz, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, myślisz sobie, dobrze, może jakby to dam jej kasę, albo jakby z pierwszej pobudki, albo z drugiej, czyli z pierwszej, bo jest mi jej szkoda, pomimo że nie potrzebuję tego przedmiotu, albo z drugiej, żeby już sobie poszła, ale sobie mówisz, nie mogę tego zrobić. Po pierwsze, bo ją utrwalam w tym stanie, w którym jest, a po drugie. Bo zaraz pójdzie sygnał, że przyjdzie więcej osób, bo zobaczą, że kupiłem. I jesteś w takiej patowej sytuacji, chwalają cię emocje, i nie jesteś w stanie się bawić. I to jest, jak jeszcze podchodzi sama pani, to jest nic. Ale stary, podchodzi pani z dzieckiem i to dziecko się do ciebie przytula. Przytula się do twojej nogi i patrzy na ciebie smutnymi oczami i ci pokazuje wachlarzyk. I ja mam. Trzy wachlarze już w plecaczku małym, bo dwa mieliśmy ze sobą i jeden już kupiliśmy gdzieś, bo jakby po prostu no się złamaliśmy i to dziecko macha wachlarzem i przytula się do Twojej nogi i ją ściska i patrzy na Ciebie i w tych oczach stary widzisz weź to ode mnie, bo nie wrócimy do domu, jak nie zarobimy określonej kwoty po prostu i jestem biedna, mam 6 lat, mama mnie tu wysłała, nie chcę tu być i giniesz w środku, jak to się dzieje z jednej strony, z drugiej strony Łapiesz się powoli za kieszeń, bo nie wiesz, czy to dziecko jest. Współczujesz mu, ale jednocześnie wiesz, że ono może zaraz to wykorzystać i wyciągnąć ci telefon z kieszeni, a zaraz obok przychodzi, wiesz, jego mama i też stoi i patrzy smutnymi oczami i patrzy, czy kupisz. I ona na przykład woła to dziecko i ono nie przychodzi, tylko jest przytulone do twojej nogi i odepchniesz je, czy, czy co zrobisz? Wiesz, zezłościsz się. Stary, masz taki pierdolnik emocjonalny w głowie, jak to się dzieje, i jednocześnie współczujesz, czujesz zagrożenie, czujesz się niekomfortowo, czujesz się źle z tym, że na, że na przykład, że odmawiasz, i odmawiasz, wiesz, 15, 20, któryś raz. To dziecko jakby pewnie dlatego, że jest tego nauczone. Tak podejrzewam. Wiesz, odkleja się od mojej nogi, przykleja się do nogi Klaudii. Wiesz, patrzysz na nie, patrzysz na tą mamę, stoją i czekają, podejmij decyzję, nie a jak tylko podejmiesz decyzję, że coś weźmiesz, to sytuacja się nie kończy. Tylko wyjmują kolejne rzeczy i może weźmiesz coś jeszcze. Nie, znaczy i... no, wiesz co, ja uważam, że to emocjonalnie trzeba by było przeciąć na prostym zdaniu sobie sprawy z mechanizmów, w jaki jesteś wciągany, czyli po prostu no, takiej podstawowej manipulacji, tak? ze względu na samego dzieciaka, dwa, na sytuację, w której cię stawiają, jakieś poczucie winy, współczucia i tak dalej, przy czym nawet jak tego słucham, to dla mnie wykorzystywanie takich ludzkich mechanizmów i odruchów, które nam towarzyszą jako ludziom, tak? i które zasadniczo mają fajną rolę takiego funkcjonowania w społeczeństwie i takie nachalne wykorzystywanie tego tylko po to, żeby od ciebie wyciągnąć kasę, uważam, że jest zajebiście obrzydliwe. I jest. ja w związku z tym, że ja taki jestem, jaki jestem, i w ten sposób analizuję rzeczywistość, to wydaje mi się, że nie miałbym problemu przy takim zdaniu sobie sprawy, w czym biorę udział, znaczy w czym nie chcę brać udziału w zasadzie. Żeby po prostu, wiesz, tak stanowczo zareagować i na nie? I tyle. Nawet y patrząc te słodkie oczka, które być może ci wyciągają telefon, a być może po prostu próbują wymusić na tobie pieniądze, nie? Tak, znaczy, znają, hmm. znając ciebie, jakby tak czułem, że tak powiesz, nie? Że w sensie, ja też mam świadomość tych mechanizmów, ale na przykład ja jestem na tyle emocjonalny, że pomimo tego, że to wiem, to Strasznie mnie to wiesz, gryzie wewnętrznie mimo wszystko, i z jednej strony wiesz, możesz sobie powiedzieć, tak jest, tak jak mówisz, nie? Czyli tak jest to obrzydliwe, tak jest to wstrętne, tak jest to wykorzystywanie dziecka, tak ono jest szkolone do tego, ale jakby potem sobie patrzysz też na drugą stronę tego, to znaczy, że. W jakiej sytuacji musieli znaleźć się ci ludzie, że doszli do takiej desperacji, że muszą to robić? Znaczy, czy muszą? Do tego nie wiadomo, tak? No, tak jakby patrzysz na nich i może trochę empatycznie to sobie dopowiadasz, ale. No na, na pewno mieliśmy bardzo duży rollercaster emocji yy, z tym związany, jakoś tak chciałem się podzielić, że mnie to dotknęło i to na pewno też, żeby przestrzec, żeby uważać przed tego typu rzeczami, yy, ale to wiesz co, to też jest coś takiego, że mm, mnie na przykład widok takich sytuacji, my też kilka razy na ulicy widzieliśmy mamy z dzieckiem, które spały, w sensie na środku chodnika, wiesz, często jak widzisz bezdomnych albo słyszysz hasło jakby wiesz, w ogóle bezdomny, no to w Polsce kojarzy Ci się z żulem po pięćdziesiątce, tak, z panem kloszardem, zaniedbanym, pachnie od, od niego alkoholem i śpi przy dworcu. A w Wietnamie na przykład bardzo dużo widzieliśmy matek z dziećmi, które spały na środku chodnika. I stary, masz, wiesz, koc położony, leży mama i obok leży dziecko sześcioletnie. I teraz przecho przechodziliśmy, ja się, wiesz, przechodziłem i zastanawiam się, czy to nie jest tak, że oni tu są po prostu, bo żebrzą, bo zbierają pieniądze, ale obok nich nie było żadnej puszki, niczego do zbierania pieniędzy. One po prostu tam spały, bo były bezdomne. I ta sytuacja czy... w połączeniu, no. No czy wiesz co, bo tak po prostu ja sobie, jak o tym myślę, to tak staram się to troszkę racjonalizować też, więc pytanie też brzmi, czy chcąc pomóc, wtedy nie pogłębiasz problemu, to o czym sam mówiłeś. Oczywiście, I że to jest że tak. trochę, tak mi się skojarzyło, tak samo jak ludzie też przed tym przestrzegali, też widziałem to w filmie u Pateca, bo ja zwykle podróże, no to z nim odbywam na YouTubie, że Wiesz, że on jak był w Afryce, i tak samo tam był kiedyś taki klimat, że ludzie przyjeżdżali, rozdawali tym dzieciakom rzeczy i tak dalej, i wiesz, jakieś tam długopisy, słodycze, coś tam. I że właśnie potem mówiono, żeby tego nie robić, bo stało się to takim, nie wiem jak to powiedzieć, standardem, trendem i jakimś tam, jak to się nazywało, że syndrom białego zbawcy coś takiego, mhm. że. Że właśnie przyjeżdżasz i ci ludzie już zaczynają od małego się wychować w takim nastawieniu, że jak przyjeżdża ktoś z zagranicy, to po to, żeby im coś dać. I w związku z tak. tym, że nie opłaca im się jakoś tam ogarniać czy jakoś rozwijać w życiu, tylko po prostu czekać na to, aż ktoś przyjedzie, a potem od niego wymuszać. No przecież to normalne, że przyjeżdżają, my jesteśmy tu biedni i utwierdzasz ich w tym motywie. I ja rozumiem, że te, te sytuacje, które opisuję, że to dramatycznie wygląda i tak dalej, tylko też. Pytanie, czy pomagając takiej osobie i dając jej pieniądze, czy tak w szerszej skali, bo wiadomo, że nie zmienisz tego ustroju, nie zmienisz tego systemu, jesteś tam gościem, jesteś na wakacjach i tak dalej, czy tak naprawdę też nie pogłębiasz tego, nie? Ja dając myślę, że kasę. tak. Ja myślę, że jeżeli odetniesz emocje i spojrzysz na to czysto logicznie, to tak jak najbardziej utrwalasz problem i gdyby wszyscy przestali reagować na takie rzeczy. To te osoby musiałyby zarobić pieniądze w inny sposób. Zresztą, jak rozmawialiśmy z przewodnikami, to nie jest tak, że się nie da. Oni w Wietnamie mają komunizm ogólnie, i jest tak, że rząd dosyć mocno pomaga ludziom w zdobyciu takiego bardzo niewielkiego, podstawowego dochodu. Ziomek tam na przykład opowiadał, że jest tak, że jeżeli ktoś chce to może być tam na przykład obwoźnym sprzedawcą jakichś losów na loterię państwową, tak jak u nas jest lotto, to oni też mają jakąś tam swoją loterię, gdzie codziennie można ileś wygrać i że jak chcesz zostać sprzedawcą takich losów, to nie ma problemu i jakby jest nieskończoność miejsc pracy na to stanowisko, idziesz do urzędu pracy, dostajesz takie losy i dostajesz za to wynagrodzenie, że sprzedajesz te jakby losy po prostu ludziom, masz z tego jakieś tam prowizję czy coś i możesz to robić i tego typu, wiesz, pomysłów na to, co można zrobić jest sporo, tam ponoć rząd też dosyć mocno Pracuje, jakby walczy z bezdomnością, że jakby budują te schroni schronienia dla bezdomnych i, i, i gdzieś tam nad tym pracują, co zresztą było widać, bo w Wietnamie też tych bezdomnych widzieliśmy o wiele, o wiele mniej niż na przykład w Tajlandii, ale jakoś tak nie wiem. Powiem Ci, że niezależnie od tego, co logicznie sobie myślę o tych mechanizmach, jak Wracasz potem do chaty na warszawskim Wilanowie, która ma 400 metrów kwadratowych, opowiadasz o tym, wiesz, że o, tu pomoc domowa, wiesz, żartujemy sobie z tej odklejonej Warszawki. Generalnie no, mamy kupę kasy, jesteśmy youtuberami, nagrywamy jakieś filmiki sobie do internetu jak zderzasz się z czymś takim i teraz to dziecko jakby nie jest niczemu winne, bo ono jak się urodziło, to, wiesz, jego mama już go utrwaliła właśnie w tym poczuciu, o którym ty mówiłeś, czyli jesteś biedny, pieniądze się, się zarabia w taki sposób, że... Ono prawdopodobnie mm, będzie mu bardzo trudno wyjść z tego później, bo się po prostu urodził w takich, a nie innych warunkach, w takiej, a nie innej rodzinie, dostał taki, a nie inny wzorzec. I jak cię to uderza w kontraście do twojej codzienności, i tego, jak ona wygląda, i do jakiego swojego życia zaraz wrócisz i zapomnisz o tym dziecku, które, wiesz, jakby kolejny dzień będzie szło na ulicę, kolejny dzień będzie szło na ulicę, i kolejny. I sobie o tym myślisz, to na przykład dla mnie, jako dla człowieka wrażliwego, to mnie to mega roz... emocjonalnie i mam aż poczucie winy. Wiem, że nie powinienem go mieć ogólnie, ale mam poczucie winy za to, że mam w życiu lepiej. Po prostu, nie? Bo I... się z tym trochę czuję. Pomimo, że wiesz, to jest takie irracjonalne, no bo to nie jest moja wina, że, że, że jakby wiesz, że, że oni żyją w takich warunkach. Ale no, nie wiem, jakoś tam mnie to dotyka. Uderzyło mnie to, jak to zobaczyłem w Wietnamie, więc też pomyślałem, że wiesz, że się podzielę. Bo to, to jest taki rodzaj przemyśleń na który nie, nie wiem, którego ja też czasami szukam w podróżach i który uważam, że jest bardzo wartościowy, kiedy podróżujemy, bo zderzamy się z rzeczami takimi kompletnie odmiennymi od naszej yy, codzienności. I wiesz, właśnie to, że potem wracasz do kraju i zapominasz, że ci ludzie w ogóle istnieją. To jest dla mnie takie uderzające jakieś, jakoś w tym wszystkim, i nie wiem, no pomyślałem, że jest to jakoś tam cenne. Może, żeby. Znaczy, żeby wiesz, o tym co? Powiedzieć. Tylko mi się wydaje, że zamiast poczucia winy, to lepiej po prostu tym bardziej doceniać to, co się ma, i próbować z tego korzystać najlepiej, jak się potrafi. Również, nie wiem, być może w kierunku jakiejś działalności charytatywnej, ale takiej właśnie samemu, mając taki gdzieś tam szerszy ogląd, sensownej działalności, która rzeczywiście jakoś ludziom pomaga. I wtedy można mieć takie poczucie, że ok, jeżeli pojawiły się w tobie takie emocje, one mają jakieś ujście, ale jednocześnie jest to robione na tyle sensownie, że rzeczywiście zmieniasz świat na lepsze, a nie chwilowo zaspokajasz swoje poczucie winy. I tak, no to ok, ja wiem, że to jest trochę takie odarte z emocji, to wszystko co mówię, i wiadomo, ale wydaje mi się, że to jest taki kierunek, że wtedy też możesz sensownie korzystać z zasobów, środków i możliwości, jakie masz w życiu, jeżeli masz taką potrzebę, nie, że, że chcesz no, nie to no. robić. I... Oczywiście, że tak. W sensie na przykład te obrazki raczej, jak tam sobie potem z każdym o tym rozmawialiśmy, no to we mnie uruchamiały raczej taką myśl na zasadzie dobra, to chciałbym na pewnym etapie życia zaangażować się w coś takiego. Nie? Może nie teraz, ale na przykład jak już tam nie wiem, jakby wiesz, założę swoją rodzinę, odchowam gdzieś tam dziecko, będę już troszkę starszy. To będę miał też zbudowany o wiele pokaźniejszy majątek, większe możliwości. No to wykorzystanie tego właśnie po to, żeby nieść jakąś pomoc, jest, jest super, nie? Rzecz, którą na pewno chciałbym zrobić, to już mam podjęte od długiego czasu, no to jest to, że na pewno kiedyś chciałbym jakąś fundację taką dla zwierzaków założyć, nie? Żeby gdzieś, gdzieś pomagać, ratować, a myślę, że jeżeli wiesz, będę miał na to możliwości, no to ja kiedyś mega chętnie, bo też mi naszło takie przemyślenie, że. Wiesz, no, zarabiamy gdzieś tam te pieniądze, no, no, żyjemy jakby wiesz, jesteśmy w uprzywilejowanej grupie, dużo lepiej niż inni, ale no, do grobu ich ze sobą nie zabierzemy, nie? I mnie na przykład naszło, może to było pod wpływem chwili, zobaczymy, no prawdopodobnie y, długi, w długim terminie to, to zostanie zweryfikowane, czy to takie, wiesz, było chwilowe pod mhm. wpływem emocji, czy może coś tam we mnie zakiełkowało, że kurczę, w sumie fajnie by było, tak jakoś na koniec tego żyćka, jak się to muda, nabudować ileś tego kapitału, to wiesz wziąć i to rozdać w jakiś taki sensowny sposób, po prostu taki, który pomoże. Wiadomo, że część zostawić dla dzieci, dla rodziny, tak, żeby tam odziedziczyły, jakieś tam mieszkania im pokupować, czy coś, ale wiesz, całą resztę tak naprawdę, no to jeżeli uda się jakby dużo mi w życiu zarobić, jakoś tam by mi wyszło to życie, no to pojawił mi się taki pomysł, że ej, to byłoby chyba spoko i chyba bym chciał tak zrobić, ale to jest, wiesz, jakieś takie luźne przemyślenie pod wpływem bardzo silnych emocji więc... Ale to nie, jest też, a to nie jest też trochę takie standardowe. Nie wiem, czy to jest zgodne z tą piramidą potrzeb, ale że jest tak, że jak człowiek zaspokaja już sobie te wszystkie podstawowe potrzeby, średnio rzecz biorąc, czuje, że jego pozycja w życiu jest bezpieczna i tak dalej, ma jakieś tam swoje miejsce, jakieś cztery kąty i tak dalej, to że pojawiają się takie mm, filantropijne, bo to chyba tak trzeba nazwać, jakieś yy, zachcianki, że to chyba tak trochę działa, że. Że ty, że, może tak. No, że, to, może tak, że jak no bo... spojrzy się na wielu różnych bogatych ludzi, to że na pewnym etapie u wielu z nich się otwiera taka furtka na zasadzie a, zmieniłbym ten świat trochę na lepsze, nie? Że już tam swoje się wyszalałem, już tam co chciałem to miałem, co mi potrzeba już mam, no to teraz co dalej, tak? I, i że się pojawiają takie potrzeby, że może to ta twoja ścieżka wcale nie jest też jakaś taka... Mm, Wiesz, niesamowita, czy czymś niespotykanym, tylko że może to jest oczywiście taka naturalna kolej rzeczy, że masz takie, takie myśli teraz. Myślę, myślę, że może mieć to sens, no bo dochodzisz do pewnego poziomu spełnienia zawodowego, osobistego, yy, zaspokojenia jakichś tam wiesz swoich marzeń, potrzeb, i w pewnym momencie musisz zadać sobie pytanie, co dalej. Tak, no i są ludzie, którzy ten próg mają bardzo, bardzo daleko. I mają ileś tu ileś posiadłości, ileś czegoś, a ciągle mówią sobie więcej. No i to jest okej, okay, nie oceniam tego. W sensie taką mają potrzebę wewnętrzną, chcą do tego dążyć i spoko. Ja na przykład już zaczynam być na tym etapie życia, w którym tak, no, co chcę, to mam, co chciałem zrobić, to zrobiłem, i w ogóle, no tam wiadomo, że mam jakieś jeszcze mniejsze, większe marzenia, które bym chciał sobie spełnić, ale mam taki raczej. Jeżeli nic tam się niesamowitego nie wydarzy, no to raczej jest pełnie w najbliższym czasie, przynajmniej mam taką nadzieję. No i właśnie potem pojawia się takie pytanie o sens życia, bo jak masz Endgame, masz tego Taurena wylewelowanego na maksymalny poziom, masz wszystkie stare, najlepsze itemy w grze i wszystko, to co możesz robić? No możesz pomagać innym graczom, tak trochę przekładając wiesz na, na slang gamerski, no bo zarabiasz tą kasę i po co ci ona? No to zrób z nią coś, chociaż wiesz. Coś coś dobrego. Ostatnio miałem taki kurde vibe, że jakoś też właśnie poszliśmy, a to było w, w Tajlandii, że wypiłem tam jakieś ze, ze 3-4 piwa, poszliśmy na jakiś ten, jakiś strasznie dobry humor, odpaliłem Messengera i tam do zespołu zacząłem pisać, ale jesteście super, robicie zajebistą robotę, uwielbiam was. Tam do innej osoby napisałem, siema, wiesz co, robisz super robotę, 1000 złotych premii. Yubu, 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 yubu. I powiem Ci, taki, taki byłem szczęśliwy. A oczywiście Glaudii nagadałem, jak to ją kocham, jaka jest wspaniała. Taki jakoś byłem, no, no, no. miałem taki dobry musik i taki taki byłem szczęśliwy, że, że mówię sobie, kurde, że wiesz, dla mnie na przykład ten tysiak dać, to nie jest jakby dużo, mi się nic nie dzieje, a dla kogoś, kto tam ma pensję, wiesz, parę tysięcy, no to nagle wiesz szef że wpiszę o opremie, że strasznie robisz komuś dzień. I to jest kurde, mega fajne uczucie, jak robisz coś takiego, nie? I więc. Mm. Mo, mo, może coś takiego zachodzi na pewnym etapie życia, ciężko mi powiedzieć yy, i, i może to być naturalne, tak, tak mi się wydaje faktycznie, no bo jak siebie już wymaksowałeś, no to jak chcesz mieć jakiś sens w życiu, no to fajnie jest patrzeć jak coś tam zmieniasz w życiu innych, tak kin plus po prostu hmm. I, to jest, i to jest spoko. Ej, jakbym miał kiedyś fajnie. jakąś dramę... Jakbym miał kiedyś jakąś dramę, to te okruchy życia dzisiejsze gdzieś trzeba zapisać, żeby one nigdy nie zginęły, mam wrażenie, że... <laughs> zobacz, bardzo... jak jestem dobrym człowiekiem, zobacz, jak, jaki wrażliwy. <laughs> tak, że dzi dzisiaj jakoś tak teraz sobie uświadomiłem, że chyba jakoś ten, to, to brzmi jak jakieś takie ten, Gimper wie, że jakaś drama idzie i coś opowiada teraz takie historie, żeby wiesz, żeby hmm. się przygotować. No, ale nie, no tak, tak faktycznie gdzieś było. A w ogóle to kupiłem długopis od pani, bo dałem sobie wcisnąć, żeby nie było, że tylko taki jestem ten, ale uwaga, długopis jest zajebisty. Bo teraz teraz uwaga, uwaga. Włączę nawet tobie kamerkę, Tomaszu, mhm. że na chwilę nam może spaść jakoś rozmowy i też okay. widzowie tutaj widzowie tutaj na kamerce zobaczą. Poczekaj. O, o nie, nie mogę otworzyć naszego okna rozmowy. O, zbugował mi się y, telefon i co? I dobrze to nie zobaczysz. Y, to zobaczą y, no, widzowie to, no. w takim razie. Patrzcie, jaki zajebisty laser. Y, I jest gigamocny. i jak się nim świeci w y, powietrze y, to widać normalnie nie, patrzcie, że jest tu jest światło normalnie w pokoju, a tak świeci zajebiście. I jak będzie ciemno, to wam pokażę. Jak będzie ciemno, to Wam pokażę jeszcze coś. że o, Patrzcie, jaki jest gigamocny. I teraz dostałem od Pani pokrętło gratis do tego lasera. Yy, I patrzcie, potrafi zrobić. Juu, ale rzeczy co zobaczysz na odcinku. Yy, no ale ci wiem myśle... jak się czują ludzie na Spotify. Tak, to są ludzie, ludzie na Spotify i robi mm. takie rzeczy. I to, to było, jak Pani mi próbowała 15 rzeczy wcisnąć, w końcu wyjęła ten laser. Mówi, dobra, laser jest zajebisty, muszę go mieć. <laughs> I to tylko chciałem na koniec, żeby może trochę rozładować vibing, bo trzymałem go tu w ręce od początku tej historii i zeszliśmy mm -hmm. na takie ten, na ciężkie emocje, i nie, nie wiedziałem, jak, jak go wcisnąć, że strasznie się chciałem nim pochwalić, bo jestem bardzo dumny z tego zakupu. Kosztował 4,50, ale, wow. ale, ale jest ale jest cudownym laserem i bardzo go polecam. Jak ktoś wam będzie chciał taki sprzedać w Wietnamie, to go kupcie. No. O Boże. I tyle. Y miałem jeszcze o wyprawie pierwszej mojej na ryby, o skuterach, o muzeum wojny w Wietnamie, ale zostawmy. Jak y kiedyś widzowie może będą dość y jakby bardzo nie mieli mnie dosyć, y to, 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 to nie wiem co. To jeszcze pogadamy, pogadamy jeszcze, tych okruchów będzie. Przecież jak wrócisz, to pewnie ogólnie o całym wyjeździe coś co jeszcze pogadamy, więc będzie myślę na to przestrzeń, nie? bo dzisiaj i tak już ile tam, prawie godzina. Godzinę, właśnie, no. strasznie zawsze się rozgadujemy, nie? jeżeli chodzi o te okruszki. Mm. Więc... Nie, no ja to, ja to sobie lubię słuchać, bo ja jestem podróżnikiem takim internetowym. Tak jak mówię, tutaj sobie nie wiem, tam pateca oglądam, czy tak u Ciebie wiesz, totalnie na żywo mi opowiadasz jakieś rzeczy. To dla mnie to jest, wiesz, jak z innego świata, byś z innej planety nadawał, więc ja sobie tak o tym słucham i lubię takich, takich rzeczy się dowiadywać. Ale sam się nie wybieram na razie w jakieś żadne wielkie podróże, więc. Więc tym bardziej jest to dla mnie kuszące, jak ktoś mi opowie, jak świat wygląda. Poza chętnie pokoje. będę Twoim tak, chętnie będę twoim oknem na świat, bo jakoś mam w tym roku vibe na podróżowanie i Klaudę też poszuję. Dawaj co miesiąc jakiś strip, co miesiąc jakiś strip. Ja mówię: o nie, w sensie <grym> moje, mój kanał, newsy, w sensie tak raz w tygodniu już wypuszczam, zgrzyt, Kasik z go przejmie. Nie możemy wyjeżdżać, <grym> trzeba bronić terytorium <grym> i, i w ogóle. I ten, ale no, myślę, że trochę popodróżujemy w tym roku, więc bardzo chętnie, się, bardzo chętnie się podzielę, jak będę miał jakieś no. ciekawe spostrzeżenia. A widzowie pewnie są ciekawi, co ciekawego się w internecie dzieje. No, zdecydowanie. I chyba, eee... chyba nie za dużo, tak ogólnie. No, nie za dużo, ale może coś się jeszcze wydarzy, zobaczymy, mm -hmm. <laughs> no, to się okaże jeszcze, natomiast, natomiast tak jak opowiadałeś o tych rzeczach, to pomyślałem, że można by było zacząć też od pozytywnej takiej opowieści, wiem, że ty nie jesteś wdrożony w ten temat, bo ja go tak dorzuciłem do naszej listy, to znacznie Mikro mikrotur i teraz pewnie wiele osób się zastanawia, jakie znowu mikrotur, o czym on gada, no to... Przybliżę temat, że Mokry Suchar, jeden ze streamerów, członek Sio Industries, podczas jakiegoś tam losowego streama, gadał sobie z Mikrocypkiem. I Mikrocypek to znowu z kolei inny streamer, który choruje na łamliwość kości. Chyba dobrze to nazwałem. I na jakąś taką w każdym razie tam przewlekłą chorobę. Z tego, co tam zdołałem tutaj sobie wynotować, to było tak, że on miał już 40 złamań w swoim życiu. Ojej. No, czy tam 30, przepraszam. I co ciekawe, jak się urodził, to w ogóle lekarze dawali mu jakieś tam 3 miesiące życia, no a w tym momencie ma 32 lata. Wow. I żeby też osadzić to jakoś, żeby sobie wyobrazić jego osobę. Chociaż wiesz co, zrobimy mm. tak, że ja wyślę montażyście szoty i on dorzuci mm. po prostu. No bo jednak jak się zobaczy różne ujęcia z tego mikrotura i tak dalej, to można bardziej sobie poczuć klimat. W każdym razie mikrocypek ma 70 cm wzrostu i waży jakieś 20 kilo. Oh, wow. e, więc, no, więc żeby tak sobie wyobrazić, nie? I to jest wrodzona łamliwość kości. No i on sobie tam któregoś streama gadał właśnie z Sucharem no i powiedział, że jego takim marzeniem jest to, żeby sobie po Polsce pojeździć, bo do tej pory no, świat widział tylko w drodze do i ze szpitala. E, no i to oczywiście wiesz, no raz, że kwestia była taka, no że tej choroby, bo on nie chodzi na wózku jeździ. Uh -huh. Natomiast druga sprawa taka, no, że też finansowe kwestie, nie? Że, że zorganizowanie czegoś takiego dla osoby, która no, tam szczególnej opieki jakieś wymaga, no to nie jest takie proste. No i w związku z tym e, suchar jak to usłyszał, no to mówi, a dlaczego to niemożliwe? No i tak się zrodził pomysł właśnie na ten cały mikrotur, czyli żeby zabrać właśnie mikrocypka na jego pierwsze w życiu wakacje, przypomina, ma 32 lata. E, uh -huh. No i tak plus minus po, jakich naj, po, po jakichś największych miastach w Polsce. No, i celem było, żeby uzbierać 15 koła na taki specjalny wózek, bo on ma oczywiście wózek, na którym tam jeździ. Ale tu chodziło o takie zrobienie wózka specjalnie pod jego wymiary i tak dalej, wiesz, nie jakiś ogólny, tylko taki pod jego wymiary. No i akcja, się, akcja się mega rozwinęła, mnóstwo ludzi się zaangażowało. Nie ruszyli tym samochodem, tam jeszcze opiekowała się mikrocypkiem jego kuzynka, jak dobrze tam pamiętam więc ona tam pomaga z tą opieką, no i mnóstwo streamerów i różnych ludzi się zaangażowało w to. No i tutaj tak wymienię, że Arkwell się pojawił na tym streamie i był, była też Noliv, gdzie poszli razem do zoo. Był Rybson o. oczywiście, który uczył mikrocypka matematyki, o czym tutaj też gadaliśmy w zgrzycie swego czasu, więc coś tam może kojarzyć ten wątek. Rybson w ogóle chyba wcześniej dużo, zanim Suchar się tym zainteresował, to tam streamował Tak, tak, z tak, i, tak, tak. I go uczył. Tak, nie? tak, tak. I on go uczył matematyki, różnych rzeczy, bo tutaj też niestety no, system nauczania w Polsce zawiódł i mikrocypek jest analfabetą. E, więc mhm. y, tutaj się podjął Rybson, żeby go uczyć, właśnie matematyki. To wszystko się tam też działo na Steamach. To z Kasik właśnie dyskutowaliśmy w tym odcinku. E, Bungie też się zaangażowali i właśnie tam Ginold Bandura, Tushol też byli i samu którego go tam woził mhm. samochodem. W ogóle Nitro wpłacił pięć koła na tą zbiórkę, jeszcze potem też się zaangażował i też go tam woził samochodem. Kukę 2115 zrobili razem kawałek w studio i tam mikrocypek, wiesz, na klawie wybijał rytm tam różnych dźwięków itp. I w studio siedzieli i to będzie na płycie chyba, z tego co zrozumiałem. Kasik wow. też była i poszli do centrum tam Kopernika w Warszawie. No i też Diables, nie? Także no Mnóstwo osób się gdzieś tam zaangażowało, przewinęło przez ten cały temat, i cała akcja w ogóle oglądałem z tego szoty. I powiem Ci, że to nawet takie było strasznie emocjonalnie poruszające, jak gdzieś tam siedzieli w jakiejś restauracji, to było po tam właśnie spotkaniu też z fanami, bo widzowie się zaangażowali, przychodzili, robili sobie zdjęcia z tym mikrocypkiem, gdzieś tam trochę stalkowali, gdzie oni są, żeby się spotkać. I wiesz, i on tak w którymś momencie siedzi, i tak do suchara mówi, że dzięki, że mnie zabrałeś. Wiesz, tak, że ten, nie? że to takie. Wiesz, od gościa, który nigdy w życiu nie był gdzieś poza praktycznie swoim domem, ewentualnie ten szpital, nagle słyszysz takie, wiesz, słowa. To ludzie też umie na czacie, bo to oglądają akurat całe te szoty. Tak mówili, że wiesz, aż wzruszające, nie? jak widzisz, jak on się cieszy no. życiem, doświadcza wielu spraw, które mm, my gdzieś tam doświadczamy, jako tacy ludzie gdzieś tam mogący normalnie się poruszać czy coś. I, i, i jak dla niego, jak, jaka to jest wartość, jak nagle jest w otoczeniu innych ludzi, jak może to wszystko przeżywać, doświadczać i tak dalej. Więc strasznie fajna akcja. Chciałem po prostu to spropsować tutaj, jakoś też publicznie to podrzucić jako wątek. Można sobie też poglądać właśnie shoty z tego. Jeżeli kogoś tam ciekawi, tutaj mam nadzieję, że w tle montażysta też właśnie dodał jakieś parę ujęć, żeby zobaczyć plus, minus, jak to wyglądało. Natomiast, mhm. te, natomiast no chciałem jako fajny element, bo wiesz, najczęściej w zgrzyciu omawiamy jakieś afery, dramy i tak dalej. I akurat coś takiego się na Twitchu fajnego wydarzyło, to mówię, że warto spropsować, nie? Ej, warto wyróżnić, tak, zgadzam się. To jest bardzo ciekawe, o czym mówisz. Ja pamiętam, wiesz co właśnie, bo, bo to chyba jeszcze wtedy w Polsce byłem, jak Rybson uczył cypka matematyki. I tam siedzieli na tych streamach, wiesz, zaczynali od jakiegoś dodawania, coś tam, tam faktycznie od podstaw. I on tłumaczył wtedy Rybson, z czego to wynika, że ten system edukacji, że właśnie on jakby z tym chodzeniem do szkoły, o co tam chodziło, tak? I dlaczego on tej edukacji nawet takiej podstawowej nie zdobył. I pamiętam, że tam była taka mini-drama chyba pomiędzy Rybsonem a Kasaczkiem, no bo ten Kasaczek mhm. do tego podszedł chyba trochę jak. Na robieniu sobie, na jak na, spojrzał na to jak na robienie sobie kontentu i zasięgów. Na, tak. Na tym, że na chorobie mikrocypka, tak naprawdę, mm -hmm. a podważył szczerość tych y, intencji y, Rybsona I powiem Ci, że jak na przykład gdzieś wyświetlały mi się jakieś y, zdjęcia, y, gdzieś mi się przewijał ten temat, y, gdzieś patrzę, kurczę tutaj i samu, cypek i gigabułę, tutaj chyba Banji, właśnie, coś, jakieś osoby, jak na przykład nie miałem aż tylu informacji, które tymi. Przekazałeś i byłem tak mocno poza tą sprawą, to tak na przykład spojrzałem na to i mówię, kurczę, i jakby zrobił Rybson te streamy z mikrocypkiem, i sobie zadałem takie pytanie, że, dobra, nie znam sprawy, będę musiał, jakby wiesz, się wdrożyć troszeczkę, mhm. przyjrzeć, jak przyjadę do Polski. Ale mówię, kurczę, czy to troszkę nie wygląda tak, jak, czy, czy ci ludzie na pewno mu pomagają z dobroci serca, nie? I jak zobaczyłem, mhm. ja i sam bardzo lubię, to jest, wiesz, zajebisty mój kolega yy, i, i to nie podważałbym jego dobrych intencji, ale zobaczyłem, wiesz, ten Cypek, jak tam przyjeżdża do środy, no to testuje gigabułę. I mówię, kurczę, czy to nie wygląda trochę jak okazja do zrobienia sobie marketingu? Ale z drugiej mhm. strony masz w tle zajebiście fajną akcję no i jednak wiesz, chłop się cieszy yy, przeżywa strasznie dużo fajnych historii yy, dlatego tak wiesz, podjąłem sobie że nie, nie będę się wypowiadał dopóki się tam bardziej nie zapoznam, bo to były jakieś nie, wyniki, na wiesz to, jeżeli chodzi ale ciekaw jestem, czy też coś takiego miałeś, jak patrzyłeś wiesz sobie co? na bo te to wszystkie rzeczy z nim to powiem od razu, że ogólnie sam motyw tego, że Kasaczek podjął temat i mówił gdzieś tam na początku, bo to był dużo wcześniejszy etap zanim w ogóle ten cały tak. mikrotur miał powstać to ja rozumiem, że z boku dla kogoś mogło to tak wyglądać. Jeżeli trafiał tylko na TikToki i nie widział takiego streama, czy coś, więc sam wątek, że on podjął na zasadzie, hej, czy tutaj jest wszystko w porządku, nie uważam jako coś złego. Natomiast problem polega na tym, że on dalej w to brnął po naprawdę obszernych wyjaśnieniach Rypsona, które moim zdaniem totalnie zamykały ten temat. I, mhm. i, I w związku z tym, jak on dalej w to brnął, to już miałem takie trochę wrażenie, że kurde, no gość zajebiście to wyjaśnił, powiedział na, jak to wygląda. Wytłumaczył wszelkie jakieś tam niejasności, czy rozwiał jakieś domysły, i że okej, okay, no to wtedy można być, no dobra, jeżeli tak to wygląda, to spoko. A tutaj kasaczek dalej w to brnął, utrzymując swoją narrację, że yy, no wiesz, że on ma rację, nie? macie złe intencje, i ten. No i teraz tak samo, nie? Jak słuchar podjął ten temat tego mikrotura i gdzieś tam to organizując, to fan, bo nie wiem, czy to powiedziałem ostatecznie, bo celem było te 15 koła, a w finale uzbierali ponad 40. Więc to też o. na jakieś tam inne rzeczy też pójdzie, nie wiem na co, na co tam już dokładnie, ale, ale na jakieś mm -hmm. też inne rzeczy tam ułatwiające mu życie. W każdym razie właśnie to jak się ludzie angażują, jak, ten, jak, jak stwarzają mu te możliwości, żeby doświadczać różnych rzeczy, to jak wożą go, wiesz, super furami, nie? tam wiesz, te przyspieszenia te, no jego też to jarało, bo to są totalnie nowe rzeczy dla niego w życiu. No tak, on pierwszy no raz tak. mógł dzięki temu, że ma kontakt z tymi ludźmi jakoś doświadczyć, też nie zmienia to faktu tego, że on też tych ludzi kojarzy i gdzieś tam z internetu, tak? W związku z czym też fajnie było dla niego tych ludzi poznać, odwiedzali przeróżne no tak. miejsca, będąc trochę tym tłem do tego, trochę też budując zasięgi, ale oczywiście te zasięgi powodowały też to, że cała akcja miała większy rozmach, co oznaczało też większe wpłaty, które umożliwiały zrealizowanie tych kolejnych jakichś celów. W związku z tym, żeby mu też bezpośrednio pomóc, i oni nie mieli nic z tego dla siebie, no ewentualnie oprócz tej takiej otoczki piarowej, owej tak? że o, zobaczcie, tu jestem, ale ja tam nie czułem takiej sztucznej atmosfery, żeby ktoś to okay. robił tak. O, patrzcie, jaki jestem fajny, bo się spotkałem tutaj, nie? Plus, tak sobie myślę też, że nawet jeżeli to ta atmosfera, która tam się wytwarzała w ramach tego spotkania była tak fajna, że. Nie wiem, no ja, ja nie czułem tam jakiegoś fałszu, że to jest takie naciągane. No właśnie to jest to, że, to jest to, że trzeba pooglądać trochę, zapoznać się z vibe'em, ja na przykład tego nie miałem, yy, nie? Mm -hmm. Bo to często jest tak, że właśnie popatrzysz na materiały, wideo, widzisz jak ci ludzie rozmawiają, jak wyglądają ich interakcje i jesteś w stanie choć trochę wyczuć na ile to jest szczere i fajne. Yy, nie, ale no, to no to wiesz, tak oni mm -hmm. sobie jechali, jechali sobie... Samochodem i tam puszczali jakieś przeróbki disco polo klubowe i se razem tańczyli, wiesz, to, no fajnie okay. to było. No nie, moim zdaniem Dobry fajna vibe. była atmosfera. Cypek się super bawił i wiesz, i, i uważam, że cała akcja była, była naprawdę godna takiego, wiesz, pochwalenia, spropsowania. Zresztą tam na, nawet na Twitterze ludzie to propsują. Więc to, wiesz, to, to jest. To znaczy, że jest dobrze. To znaczy, że jest, no, to jest okay. osiągnięcie, okay. Bo nawet na Twitterze. No. Okej, okay, no to fajnie. Tak, ja, ja, ja na pewno się zapoznam, na drobię sobie, bo zajebiście fajnie to brzmi. Ciekaw mhm. byłem właśnie, jak powiesz na, wiesz, czy, bo to jest częste, kiedy influencerzy mocno się angażują gdzieś tam w te takie, wiesz, kwestie pomocowe dla kogoś, na ile to jest, bo fajna sprawa, a na ile wizerunkowe, ale jeżeli mówi, że to taki zajebisty wajbik, no to, to fajnie, to trzeba Nie to no, tam były, i... wiesz, śmieszne sytuacje, tu chodzi też, że dużo osób sobie z nim żartowało, bo on ma też taki duży dystans do siebie. Mm -hmm. że dużo rzeczy jest tam, nie wiem, mikro... nie albo mikro coś mm -hmm. tam, ten, wiesz, okay. fragment nawiązujący do tego niku, czy coś, on nie ma z takimi rzeczami problemu i w związku z tym y, też tam ci ludzie się dosyć swobodnie czuli, że można było normalnie sobie gadać, pożartować, ten że nie, nie było tak, że o, teraz się obchodzimy tutaj jak z jajkiem, czy coś, tylko to wszystko mm -hmm. było takie, wiesz, plus y, uważam też, że bardzo mocno to trochę tak, mm, nie wiem jak to dobrze ująć, ale przełamywało trochę taki Koncept opieki nad taką osobą, że no tak, no, jak go wyciągali z samochodu, no to musieli tak złapać pod pachy, wiesz, jak dziecko, no, no bo no ta. tak jest, tak. I żeby go przenieść na ten wózek, czy coś. I na przykład, wiesz, że się w ogóle bał to zrobić, nie? że musi go podnieść, też, że taka odpowiedzialność i w ogóle, i ten, i na przykład, suchar, powiedzmy, to robił, nie? jakieś rozstawianie mm. wózka i coś. Uważam, że takie przełamywanie też społecznego tabu na temat opieki nad taką osobą, czy organizacji takich wyjazdów, czy to trudne, nietrudne, czy coś, też uważam, że jest akurat bardzo pozytywnym aspektem, yy, wiesz, A, takich, takich rzeczy. No. Tak, no to też może być bardzo fajnie edukujące, wiesz, bo ludzie bardzo rzadko mają okazję obcować z taką osobą, albo, albo wiesz, nawet zobaczyć, jak ktoś obcuje, nie? Więc jak widzisz, to trochę ci to potem normalizuje. No jeżeli... Łatwiej jest, łatwiej. Dokładnie, tak, no to, to, to jest to. No, no to i to, co, co chyba ludzie Ej, najbardziej. To to mhm. No, ludzie też najbardziej propsowali, że oni mu dali w sumie to, co najbardziej jest chyba bezcennego, szczególnie dla takiej osoby, czyli fakt, że po prostu traktowali go totalnie normalnie. Mhm. Nie? I, że tam nie było takiego, wie, że o, tam mikrocypek to ten, i że trzeba uważać czy coś. Tylko właśnie było na takiej zasadzie, że yy, normalnie go traktowali, dali mu to poczucie normalności i funkcjonowania w życiu i że to jest coś bezcennego, wiesz, dla zajebiście. takiej osoby. Tak. No. tak, 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 To no. prawda. Ej, no to zajebiście. To, to, to no. ja się jaram i. Odby... Chcę Dlatego dodałem ten temat, bo mówię, a niech coś pozytywnego będzie. Słusznie. Ja w ogóle oby więcej takich, wiesz, tematów w zgrzycie. Zawsze jak mamy ten taki segment pozytywne newsy, to ni niestety nie pojawia się tak często jakbyśmy sobie życzyli tego, ale mhm. wiesz, fajnie, fajnie jak coś takiego się dzieje i fajnie też jak dużo osób się angażuje w taką akcję, to zawsze jest to takie Pokazywanie siły internetu, tak że, wiesz, fajne mhm. rzeczy można zrobić dzięki temu, że tu jesteśmy i miło gdzieś tam się o tym słucha, miło się na to patrzy. Także tutaj propsik. Do yy, no chyba naj, 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 jakby dla wszystkich zaangażowanych, ale też dla suchara, bo często wiesz, yy, myśli się nawet o takich rzeczach i mówi się, no fajnie by było, jakby ktoś to zrobił. No spoko mhm. jakby ktoś mu coś takiego zorganizował, ale jednak my rozumiem, to suchar był pomysłodawcą, tak. organizatorem i on to wziął i powiedział, tak, ej, zróbmy tak, tak. To. Jeździł, woził, I, zorganizował. i tak dalej. No tak. to zajebiście. No to to giga szacun dla niego. Tak naprawdę. To hmm. mega, mega szacun dla Suchara. Fajnie dla wszystkich zaangażowanych, ale dla, dla Suchara największy w takim razie. Mega fajnie. No. no. Także fajna akcja. Chciałem podrzucić temat i możemy sobie coś kolejnego zarzucić. Jakiś kolejny wątek z tematów. Tak, no bo bo tutaj nie wiem, nawet, co wybieramy. No, nawet nie ma, no bo nie ma co więcej właśnie jakoś się o tym rozgadywać. A co my sobie zapisaliśmy, kolego drogi? O, No, mieliśmy jeszcze Pana Karasia, no. No, mamy, mamy Karasia. No, możemy Karasia teraz, bo to no. też nie będzie chyba, chyba giga duży temat. No, słuchajcie, no, w organizmie żelaznego człowieka znaleziono żelazne dowody na pozostałości, tak twierdzi yy, Robert Karaś, a Boże, po prostu wyraźmy się precyzyjnie, na jakieś metabolity substancji niedozwolonych. I chłop Kolejny raz bije rekord świata w dziesięciokrotnym Ironmanie. Jeszcze parę tygodni temu ludzie się tym bardzo jarali. No i już tak, jakby ok, dalej. Niesmak pozostawał, tak, i jakby było dużo komentarzy krytycznych, ale no poszedł, jakby zrobił, dużo mówił, no pewnie teraz na czysto, choć jakieś tam, wiadomo, wąty pozostały. No i Robert Karaś na swoim Instagramie poinformował, że po raz kolejny. Najpewniej zostanie zdyskwalifikowany za doping, od razu przedstawiając widzom swoją wersję tego, że są to pozostałości substancji sprzed półtora roku, te, które wziął wtedy przed, jakby jego zdaniem, do walki Freak które pozostały w jego organizmie, no, na tym Ironmanie, na którym został wtedy zdyskwalifikowany, dostał zakaz na dwa lata. Wystartował teraz w innej organizacji, no i zrobili mu testy, no i się okazało, że, jak rozumiem, te same substancje wykryli. No więc on. Podjął tutaj taką narrację, że to są te same coś, co wtedy dawno, dawno temu, tylko coś tam zostało. No i tutaj, o ile pojawiły się pojedyncze głosy, nawet ekspertów, niektórych jakichś dietetyków czy coś, że no, że są takie procesy w organizmie, które być może przy określonym sposobie badania tego spowodowałyby, że gdzieś coś by się zachowało i pod wpływem tego takiego wysiłku, który w organizmie zachodzi. Przy tym dziesięciokrotnym Ironmanie i tego wycieńczenia one mogłyby się uwolnić i to mogłoby zostać wykryte we krwi przy jakimś konkretnym rodzaju testów. No ale tak nawet oni chyba broniąc tego, tacy byli no niepewni bardzo tego co mówią, a może też świadomi, że dla opinii publicznej to jest absolutnie k wiarygodne i nie ma opcji, żeby ktoś to kupił, że chłop półtora roku temu coś wziął i nie wiedział, że to zostanie wykryte i randomowo potem znowu są wykrywane te same substancje. Yy, znowuż yy, hi, jakby hipoteza, że ziomek drugi raz wziął dokładnie to samo i drugi raz źle się z tego wyczyścił, jest też absurdalna, bo to by z kolei mogło świadczyć o tym, że Robert kompletnie nie uczy się na błędach i nie, wiem, nie zmienił fachowca, a znowu popełnił błąd, coś zrobił źle, ciężko powiedzieć. I no, znaczy, sytuacja jest to, taka, Bo tutaj, bo tutaj no. jest dużo tych wątków, które ja się za głowę łapałem. Bo tak, jak słuchałem, znaczy czytałem post Rogozińskiego na ten temat, który bronił zasadniczo, znaczy bronił, no, współczuł Karasiowi w tym sensie stawał w jego obronie, to on tam powiedział, że Karaś sam zaprosił te organizacje, to USADA, e, sam zaprosił na e, te zawody, żeby to wszystko było legitne. Tak on napisał w jednym z postów. Co by oznaczało, że Karaś sam zaprosił fir firmę, organizację... Która go sprawdziła i która ostatecznie wydała wynik, że jest na bombie, tak? Czy tam są te pozostałości, no dobra, tych substancji. Więc to jest już samo w sobie dziwne, nie? No i potem stworzył się ten cały spór taki trochę w internecie, to znaczy ludzie, którzy mówili, jak na przykład Dawid myśliwie z naukowego bełkotu, że na przykład ten e, drostanolon, e, no nie ma opcji, żeby się tyle utrzymał w organizmie, jeżeli karaś ma organizm przeciętnego człowieka, w sensie normalnego człowieka, tak? To, że to jest niemożliwe. Z drugiej strony, jakiś Jacek Feldman twierdził, że, yy, że klomifen i drostanolon mogą wyjść w badaniu po kilkunastu miesiącach. Więc <laughs> zdobył się jeden wielki młyn. Inni już nie wchodzili w rozważanie nad badaniami, tylko po prostu hashtag team karaś, jesteś zajebisty i tam karaś zresztą podawał te wszystkie dalej storki, ty ludzi, którzy stoją za nim murem, nie? A sam Mnie nagrał wtedy. Nie, nie było, ich wielu, nie było że, ich wielu. No niestety. Tak, że no niestety tak wyszło i ten. Natomiast sytuacja jest po prostu tak głupia. że Jak to czytałem, to wszystko, to ja mówię: Nie, no nie wierzę, że to się znowu dzieje. Mówię, przecież to jest jakaś paranoja. No chłop startuje w kolejnych zawodach i wychodzi ten temat. On w ogóle tutaj też coś tłumaczył, że, bo tu zacytuję z jego storki: Nie miałem możliwości przeprowadzenia badań antydopingowych przed ostatnim startem w USA. To niedozwolone. Ja tak sobie myślę: Kurde, chłop miał taką aferę z dopingiem i na żadnym etapie. No nie, bo ja nie wiem od jakiego etapu nie można już robić takich badań. Nie wiem w sumie, czemu nie można w ogóle. No ale dobra, to nieważne. Znaczy, chyba, chyba, to chyba na prywatnie etapie, nie, że nie, nie sprawdził. Nie sprawdził tego. Znaczy, no mówię, że prywatnie, po prostu nie we współpracy z tą organizacją, chyba możesz sobie pobrać krew czy mocz, No nie wiem, jak to się bada. Ale jakby sprawdzić na zasadzie, ej, miałem fakap pr Ziomek, który nawet zakładając par, zakładając, że Robert Karaś mówił 100% prawdy, miałem f... jarowy. ziomek, który mi to podał do walki, sprzedał mi farmazona, miało tego nie być w organizmie, a jest albo mój organizm jakoś z dupy działa, cokolwiek się dzieje, to zanim podejmuję decyzję o takim wyścigu, to upewniam się, że jestem 100% czysty i że nic mi nie wyjdzie. I robię to odpowiednio wcześniej. I jakby dbam o to, żeby móc to zrobić, dowiaduję się, jak to robię, czyli nie popełniam tego samego błędu drugi raz. Jakby mam świadomość konsekwencji, przecież kurczę, ale nie wiem, no może ja tak działam, bo ja jestem taki na przykład, że się bardzo przejmuję takimi rzeczami. Robert Karasz, jak sam twierdzi, ma wy. No więc jakby, to, trochę udowodnił swoją tezę, tym, że on faktycznie nie zadbał o to, żeby się upewnić, że tym razem wyjdzie czysto, co mi się nie mieści w głowie na poziomie strategicznym. A jak nie on, to jakiś jego menadżer, albo jakiś jego bliski, albo jakiś jego trener. Ktoś, czemu nikt mu nie powiedział, Robert, przecież jak drugi raz coś ci wyjdzie, chyba że mu wszyscy mówili, nie no, Mordo nie ma szansy, że po takim czasie to jeszcze jest, to weź tego nie sprawdzę. I Robert powiedział, okej, okay, Mordo to nie sprawdzę. I... No nie, no to tak absurdalnie ja brzmi, no nie, ja, nie no. rozumiem. Nie rozumiem, co tam się wydarzyło po prostu backstage'owo. To nie ma sensu tak bardzo, że ja jestem w stanie uwierzyć, że on nie jest sterydziarzem, tylko po prostu nie niemądrze do tego podszedł. No nie wiem, bo to, bo to nie ma sensu. <laughs> Jakoś tak strasznie. I jeszcze te substancje, to jest prawda, co on mówił, że akurat te substancje przy wyścigu, jakim jest Iron Man to nie jest tak, że to one mają największy wpływ na to, że on osiąga takie wyniki, i że robi rekord świata. To, to nie one. To nie one. Jakby Mogą go jakoś tam wspomagać przy treningach, przygotowaniach i w ogóle spoko, ale to, to, jakby, to, to nie one robią ten efekt. Zresztą on sam tam jakby wspominał, że yy, jakaś, któraś tam z tych substancji właśnie jakby wpływa na pracę w określonych warunkach. A On pracuje tam na tętnie 110 chyba przez cały wyścig. To jest bardzo niskie tętno. Tam tak naprawdę... Wiesz, on musiałby być pod wpływem czegoś podczas wyścigu, żeby mu to pomogło, żeby nie czuć bólu, żeby zwiększyć jakąś tam regenerację, żeby móc mniej spać, ileś tam jakby rzeczy mogłoby wpłynąć, no ale to jest nie do zrobienia, jeżeli wie, że są te testy. Więc nawet gdyby coś brał ze świadomością, że będą robione testy, to ewentualnie, żeby wspomóc się w okresie przygotowawczym, jak rozumiem. No, ale to, to, nawet jeżeli wziął znowu te substancje na okres przygotowawczy, może znowu jakieś kontuzje, może cokolwiek, nie wiem co tam się wydarzyło, to to, że tym razem tego nie sprawdził tak perfekto na 200% i nie zrobił tego inaczej. Niesamowite, nie? No, ale do, do, do no, tych ja Ja się, ja się sztuka... za głowę złapałem. Jak mi Patrycja powiedziała, ty widziałeś storkę Karasia, ja wiesz co się stało. No, my no, znowu go nas złapali na dopingu. Ja mówię, no żartujesz sobie ze mnie. Mówię, no nie wierzę w to, że to się dzieje. I ja, to jest, właśnie, to jest nie nie najśmieszniejsze mowa. w tym. Nie, no, ale w ogóle to jest najśmieszniejsze w tym, że wiesz, on te rekordy bije tam z ogromną nadwyżką, tak? To nie jest tak, że tam trochę to jest walka o te jakieś milisekundy czy coś, tylko to jest, wiesz, on tam o godziny wyprzedza tych ludzi. No i z drugiej strony, z jednej strony można powiedzieć, że no właśnie, więc to nie jest tylko kwestia tych serydów, tak, natomiast z drugiej strony ktoś też mówi, no dobra, ale może to właśnie dzięki temu, że on jako jedyny z tego korzysta na przykład w okresie przygotowawczym, to potem jest w stanie wykręcać takie wyniki, mówię o opinii publicznej, tak, ja nie mówię o specjalistach, Jaka. tylko mówię o opinii publicznej, że, że to budzi mnóstwo wątpliwości i myślę, że przed tym tematem już sporo ludzi, tak jak mówiłeś, to mogło trochę już o tym zapomnieć, no, ci co zostali, bo tam stwierdzili, no, popełnił błąd, coś tam byli tacy, nie wiem, niezdecydowani, albo uznali to, że, no, no, popełnił błąd, ale nie podważa to dla nich całej jego osoby. No to teraz to już totalny mindset no. w tym momencie, czytając takie doniesienia. To już taki, jakbyś to, to, jest to dwa ciosy dał. No nie, web, no, no to, jest, to jest game over. To już jest sytuacja nie do. Nie, nie, nie wiem, to jest nie do podniesienia wizerunkowo dla mnie, co tam się było, no bo jak jak teraz ktokolwiek sobie to wyobraża, że co, on zrobi kolejny wynik, nic nie wykryją i ludzie powiedzą, że spoko, bo ludzie nie mają pojęcia, jak działają te substancje, które u niego wykryto. Wiesz, i eksperci, okej, okay, to eksperci se między sobą będą gadać, czy mogło, czy nie mogło, czy to miało sens, czy to nie miało sensu. Ci, którzy znają Roberta Karasia, to powiedzą, prawdomówny albo nieprawdomówny. No raczej wszyscy, co go znają, no to, to dobrze się o nim wypowiadają, tak? Ale opinia publiczna jakby ma taką ilość jakby rzeczy, że nie, nie wiem ile by czasu musiało minąć, żeby ktoś potraktował jakiś jego wynik poważnie teraz. I plus to, to plus jest fuck ja Dlatego mówię, czemu jemu nikt tego nie doradził wizerunkowo, żeby zadbał o to. Niezależnie od tak, tego, czy jest plus, czysty, czy nie. Plus to jest... Mówię, tak, taki dobijający gwóźdź wizerunkowy, że serio, jemu rzeczywiście nie pozostawało nic innego niż iść tak w zaparte, trochę jakby, nie wiem, to wymazać z historii, próbować w swojej głowie oczywiście, że wiesz, że nagle ma takie podejście na zasadzie... Mm, no, zdarzyło się, to się zdarzyło. Dobra, tam wiecie, lecimy dalej, no jest jak jest. Próbować to jakoś zagadać czy coś, bo to jest no ta. tak, to jest tak głupie, że to się no, nie da się jakoś usiąść i próbować to logicznie jakoś przedstawić i ten, więc no nie wiem. No ja to się cieszę, że nie byłem jakoś emocjonalnie związany z jego osobą. Gdzieś tam był ten element oczywiście na początku, jak oni słyszałem przed tymi wszystkimi aferami, że tak. Mówię, no dobra, no faktycznie zajebiste osiągnięcia, to tam, to nie i, i ten, ale nie było to jakoś tak, że super jarałem Szacu. jego osobą. Natomiast teraz się tym bardziej gdzieś tam z tego cieszę, bo miałbym mega rozsterki takie wewnętrzne odnośnie tego człowieka, że no nie wiem, bo to wiesz, trochę też gadaliśmy sobie przed tutaj nagrywkami o tym, że no nie da się być idealnym we wszystkim, nie? No nie da się. Yy, nie da się, tak. Ja to powiedziałem przed nagraniami, że są ludzie, których nazywamy savantami, I to są często jednostki bardzo wybitne w jednej dziedzinie. Natomiast najczęściej za tą wybitnością w jednej konkretnej dziedzinie, albo w konkretnym aspekcie intelektualnym, w którym oni są wybitni, idą bardzo konkretne niedobory w innych aspektach. I ja się trochę zastanawiam właśnie w kontekście Roberta Karasia, ta jego niesamowita kontrola nad własną psychiką, umiejętność do znoszenia bólu, bo to też powiedzmy sobie wprost, on mógłby zerrzeć całą aptekę, ale to nie zmienia tego, jak nadludzkim wysiłkiem jest zrobienie tego, co zrobił, nie? W sensie, w tej konkurencji on się mierzy z trzema osobami, czy z czterema, z czego dwie nie kończą wyścigu, bo nie dają rady. Wiesz, co chodzi? To robi pięciu typów na całym świecie to, co on robi, więc jakby, jakby możesz zarzeć całą aptekę i się świecić, a to i tak będzie dla ciebie poje... wysiłkiem, żeby to zrobić, więc... Ta jego wybitność, jakby w tym aspekcie, w aspekcie właśnie znoszenia bólu, tej, tej psychiki, w ogóle, jakby wiesz, takiej dyscypliny, ja mam wrażenie, że może wiązać się po prostu z jakimiś takimi niedoborami, na przykład w temacie przewidywania konsekwencji swoich działań. I wiesz, takiego zdrowego rozsądku, instynktu samozachowawczego, który naprawdę, patrząc na decyzje, jakie on podejmuje wizerunkowo i tak interpersonalnie, to, to mam wrażenie, że szwankuje, albo tam po prostu, jakby, teoria numer dwa ma bardzo złe osoby, które mu doradzają. I, i, i hmm. może być tak, że ktoś mu po prostu bardzo źle doradza i on z jakiegoś powodu się tego słucha, ale, ale nie wiem. Bo no są nie tacy to, by się zgadza, to by się zgadzało z teorią numer jeden, to znaczy, że dobrał sobie takich ludzi, którzy załóżmy mu źle podpowiadają, a on nie widzi, nie widzi w tym nic złego i dalej w to brnie. Zresztą pamiętam, że o tym gadaliśmy, jak już wtedy były tego te różne tłumaczenia przy okazji tamtej afery. Gdzie też mówiliśmy, że to tak się k... źle wszystko, on się miotał w tym, nie, kompletnie nie odnajdywał w tej całych tłumaczeniach, jakichś statementach, tam fejmu mu przeszpomagał ileś dał radę, ale no to nie szło kompletnie i mówiliśmy, że no to jest fantastyczny gość jeżeli chodzi o te kwestie sportu, ale w tych kwestiach marketingowych to tragedia, nie, że on się nie odnajduje to. kompletnie w tym świecie. No właśnie, no i to po prostu jest kolejny przejaw gdzieś chyba tego, no. Takiego nieogarnięcia no tak. w tych innych rzeczach. No, kolejny przejaw, no to tylko się... że znowu uderzający w podstawę jego działalności. No. Tak, no to wszystko po prostu, gdyby nie to też, że on mówił, że no on to na piwie i batonach robi formę i wyniki i po prostu jest nad człowiekiem Ironmanem, no, no to może by nie było aż takiego zgrzytu, nie? A tak to no, głupio wyszło. Mm. <laughs> no głupio wyszło, no i i no co zrobisz? No nic nie zrobisz. No ma prze Robert Karaś. No, ma ubane i ja nie widzę tego. W sensie wizerunkowo on jest spalony wśród ludzi. No raz okej, okay. ale dwa razy. I, I teraz. No co no, nie wiem. Nie wiem co, dalej. nie wiem co powiedzieć dalej w tym temacie. To jest tak idiotyczne, że nie wiem co powiedzieć. Nie no, ja, to jest głupie. Ja, ja wiesz, ja rozumiem, że dla niego to jest jakaś tragedia, nie? A ja tutaj ja, nie tego ale. Facet pobił rekord światonku tydzień. Biegł, jechał na rowerze, pływał, byba wszystkich na całym świecie w jakiejś niszowej dyscyplinie, w której startuje pięć osób, wiesz, jego dzieci, żona, wszyscy bliscy trenerzy, tam, wiesz, przygotowania, jak on tam po 8 godzin dziennie coś robi, i ten i masz. I jakby wiesz, jedna decyzja o niesprawdzeniu przed startem w zawodach. I pomimo. Teraz, jeżeli to jest prawda, że on sam jeszcze. Zaprosił tą organizację, żeby zrobiła te testy, nie sprawdzając wcześniej, żeby na pewno wszystko jest okej, okay, to przecież jakbym. K***a, ale bym się źle czuł, jakbym był teraz Robertem Karasie. No Jezus, no. ma... W sensie wyobraź sobie, że dostajesz wynik i jest pozytywny, i mówisz: Kurde, czemu ja tego nie sprawdziłem? Po ja biegłem ten tydzień i nie spałem. I żarłem jakieś żele tylko energetyczne. To przecież masz świadomość tego całego, jak czasami, stary, grasz w grę i wyrzuci Ci sejwa, że musisz 30 minut misji powtarzać, to jesteś strasznie wkrótce. Albo skasuje Ci dokument, godzinę pisałeś dokument, napisałeś cztery strony i wyobraź sobie, jak źle się czujesz, że musisz godzinę pracy licencjackiej na przykład pisać jeszcze raz, bo Ci usunęło, bo nie zapisałeś. To Robert Karaś nie zrobił sejwa przed dziesięciokrotnym Ironmanem no. i, i nie... Jezus, jakie to musi być straszne uczucie. Jakoś to, no może, to no nie, Robert... A nie wiem, nic, no, straż, nie wiem, no Fame, chyba temat. jak się wtedy nie odwrócił, to dalej się od niego nie odwróci. Nie wiem, czy tam sponsorzy zostali czy coś, no bo wiadomo, że taka działalność no, też wymaga kasy i jakiegoś przygotowania. Więc nie wiem jak to się dalej potoczy. No on tak idzie na zasadzie do przodu, głowa do góry i te no bo nic innego mu nie pozostało. Jacyś tam ludzie się za nim stawiają. Ja też rozumiem czemu oni to robią. No i to robią, bo Gdzieś tam mają świadomość, jaki wpływ mają te substancje i nie traktują tego tak troszkę zero-jedynkowo. Też pewnie widzą jego ogrom pracy, jakie on mimo wszystko gdzieś tam wkłada w te przygotowania, więc rozumieją cały koncept tego, jak to jest złożone i też nie mają podejścia na zasadzie no jak bierzesz sterydy, to już rośniesz sobie i nic nie musisz robić. Leżysz na kanapie i sześciopak wkłada. No wiadomo, że tak nie jest. No ta. Więc oni całościowo na to patrząc, rozumiem, że stoją po jego stronie, Natomiast, no tak, mimo wszystko, no, chodzi też o tę opinię publiczną, a tutaj bardzo ciężko by było to wszystko wytłumaczyć, że. Ech, no, że to nie jest takie, kurde, wszystko łatwe. Ech. No i... hmm. można tak podsumować, jak wiesz, czasami się siedzi właśnie przy alkoholu, kończą się tematy do rozmowy i mówisz. No tak to już jest, no. Trzeba no. uważać. No trzeba, uwa no, no, trzeba to, garaś, uważać, no, bo mam nadzieję, że już całe życie będzie uważał, bo to. Już no, nie wiem, jakie lekcje się muszą przydarzyć, jak, jak już takie były i że, że warto uważać jednak, no. z, z, z tym karasiem to dajcie spokój, kto to widział. W ogóle, no, tak to jest. No, no co tu powiedzieć, to no, nie ma co więcej powiedzieć. No takie to jest, nie takie ma. to jest. A takie też jest rodzicielstwo w wykonaniu Nomad Mam 81, o które jest dosyć głośno ostatnio, ale jak rozmawialiśmy przed odcinkiem, to ty się chyba jakoś bardzo z tym nie zetknąłeś, nie? Nie, widziałem tylko ten screen komentarza, coś tam jak powiedziałeś o temacie, to, to trafiłem też coś tam o rozwalaniu telefonu tłuczkiem, znaczy telefonu tłuczkiem, że tam telefonu dzieciaka i to gdzieś tam tyle odnośnie tej osoby. Też szedłem na Instagrama, nie jest to jakiś E, olbrzymi profil z tego co widziałem, ale, ale sama tematyka jest ciekawa. Tylko ja poproszę tutaj o przerwę, bo muszę do kibelka skoczyć. Także poproszę o problemu. sekundę. Dobra. Sekundę. Nie ma żadnego problemu. To lećmy w takim razie z Nomad, mam 81, tam poprosiłeś o przerwę I, i to możemy? To ja zacznę. Tak, tak, lecimy dawaj. No to mów o co tam chodzi, bo ja mówię, ja tylko parę rzeczy widziałem, więc z chęcią nawet posłucham, bo ty się bardziej w temat zagłębiłeś. Dobra, mi temat ogólnie wyskoczył w dwóch miejscach. Po pierwsze, to na Twitterze zobaczyłem tam screena jakiegoś, który tego dotyczył, a po drugie rozmawiałem z Karoliną Korwin-Piotrowską i ona mi gdzieś tam podrzuciła, Ej, a w ogóle widziałeś to, no, mam 81 jo, jo, i że i zaczęła mi opowiadać, wiesz, że typiara zaczęła relacjonować publicznie w postach na Instagramie, jak to dziecku rozwaliła telefon tłuczkiem do mięsa, bo była wściekła i zaczęła widzom opisywać, że... Dobrze, że rozwaliła tylko telefon dziecku, a, bo miała ochotę pieprznąć w ten głupi web, ale gadowi się upiekło, czy coś takiego. I teraz ja mówię, Jezus, w ogóle w sensie, co to na wpis matki do internetu, wiesz co chodzi. No mhm. i teraz zac zacząłem trochę sprawdzać temat, no i okazało się, że ta pani... Jest ogólnie influencerką. Ona też tam chyba była prowadzącą w telewizji. I ona ma dwie córeczki: ma starszą, 17-letnią, i drugą sporą, młodszą, która jest dzieckiem ze spektrum autyzmu. No, i ona gdzieś tam na tym swoim profilu mocno opowiada właśnie o tym byciu mamą: no, że jest to starsze dziecko, tak, i jakie tam są problemy w rodzicielstwie, no, ale jest też to młodsze dziecko, właśnie w spektrum autyzmu, no i z jakimi wyzwaniami to się wiąże, no, ale też, że chce pokazywać, że no, da się normalnie żyć w ten sposób, jak ona jako mama sobie radzi, jak ta córeczka tam funkcjonuje, i e, w ogóle ona też zresztą założyła chyba jakąś fundację czy, 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 e, czekaj, czy przedszkole, nie pamiętam już dokładnie, ale ona w jakiś sposób pomaga też. E, tym dzieciom ze spektrum autyzmu, że jest taka dosyć mocno zaangażowana i w ogóle. Więc ktoś by powiedział, taka całkiem pozytywna postać. Natomiast, jak się okazuje, no to kontrowersji wokół niej wcześniej było już dosyć sporo, bo ona swego czasu zrealizowała materiały reklamowe z tą swoją córeczką, właśnie autystyczną. No i tam oprócz zdjęć pojawił się filmik. Który wyszedł nie najlepiej. Ja nie widziałem tego filmu, bo on już jest usunięty. Yy, ona tam finalnie chyba jakoś za niego przepraszała i wycofywała się z tego. Yy, natomiast no, wtedy jej obserwujący bardzo mocno ją skrytykowali za to, że wiesz co, no, masz dziecko w takim stanie, a nie innym, wykorzystujesz je do reklamy, udostępniasz jego wizerunek, yy, i to dziecko, to też na Twitterze latało, że tam reklamowało jakieś produkty, że było jakoś tam. Może rozebrane to nie jest jakby najlepsze słowo, ale to chyba były jakieś ręczniki kąpielowe, szlafroczki, coś takiego. Wiesz, co chodzi, że to mhm. była taka sytuacja, no, że tam dużo osób pisało, że ej, wrzucasz taki wizerunek swojego bardzo malutkiego dziecka y, do internetu, gdzie wiesz, są jakieś p***yle różni zboczeńcy, dziwne osoby, no że to nie jest bezpieczne, tak? Poczytaj sobie o szarentingu, o zagrożeniach z tym, y, związanym, że fajnie, jak opowiadasz o swoich doświadczeniach jako matka, ale wiesz, no publikowanie wizerunku dziecka w taki sposób, narażanie go na, na, na jakieś tam nieprzyjemności w ogóle, no to mogło, i to jeszcze do reklamy, dostajesz za to kasę, to mogło nie być najmądrzejsze. I ona wysmarowała w odpowiedzi taki dosyć duży post, gdzie no z jednej strony tam powiedziała, no może faktycznie tak, nie powinnam, no ale to moja córka chciała. No i mi też zależało na tym, żeby pokazać, że no jakby dzieci ze spektrum autyzmu też mogą normalnie funkcjonować, że moje dziecko jakby bardzo chciało nagrać ten film, ja chciałem tylko zrobić zdjęcia i w ogóle coś tam ten. Jakoś się tłumaczyła i na koniec zrobiła dopisek, po którym giga burza w ogóle wybuchła, a teraz ludzie to odkopali i jeszcze większą aferę i o to zrobili, no bo teraz jest dużo popularniejsza. I uwaga, ona mhm. napisała, że... Jeżeli, parafrazuję, to nie jest dokładny cytat, ale sens jest zachowany, że jeżeli jakiś perfil będzie sobie robił dobrze do zdjęć jej dzieci i w związku z tym on nie pójdzie na ulicę, żeby kogoś skrzywdzić, to ona napisała tam dokładnie tymi słowami, że: Rozgość, się zapraszam. Że, że super zajebiście, możesz to robić, a ja ci będę tam przypominać, że powinieneś pójść na terapię i że można cię wyleczyć. Yy, mhm. No i stary no na, dla ludzi takie zdanie, że matka pisze tak, zajebiście, mam świadomość, że wiesz, chłop może w ten sposób wykorzystywać zdjęcia. Ty, moje to ja, dziecka, może, to ja może zacytuję to. to w ogóle. To ja to zacytuję no. ten fragment, bo znalazłem. To no. było tak, bo to, to była ta część, o której mówiłeś, i potem było tak. A każdy ma w tym temacie swoje, to pewnie zdanie, a jedyne o co proszę to szersze pole widzenia. I napiszę coś kont kontrowersyjnego, za co zbiorę, jeśli jakaś osoba o skłonnościach do p właśnie ogląda mój Instagram i zaspokaja się wizerunkiem mojego dziecka, zamiast tego idzie w miasto skrzywdzić innego dziecka w realu, to rozgość się tu człowieku, a ja będę ci często przypominała, abyś poszukał pomocy specjalisty, bo można ci pomóc. To, wiem, kurde, no o pytanie. Jezus, o Jezus nie. no dziwne, w sensie jestem w stanie zrozumieć dobrą intencję i próbę odbicia negatywnych komentarzy ale, oj 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 oj, 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 bardzo źle na bardzo wielu płaszczyznach. Po pierwsze, o, ku... A jak matka może coś takiego powiedzieć? Dwa, świadomość, właśnie wiesz, jak opinia publiczna na to reaguje? Trzy, jak Twoje dziecko musi się czuć z tym, że piszesz coś takiego publicznie, i jak na to zareagują koledzy i koleżanki w szkole, otoczenie, wszyscy wiesz, co chodzi, to jest taka amunicja, którą rówieśnicy mogą pchnąć pi... w dziecko. Że, ło Jezus Maria, że czasami wiesz, znajomi potrafią kogoś gnoić za to, że rodzic, nie wiem, mój znajomy miał taką sytuację, że jak znajomi dzwonili na telefon, czy coś albo do domofonu, to żeby żart sobie zrobić, to wołali do niego, gapciu, koledzy do ciebie, i potem wiesz, miał przypał i koledzy się śmiali. I to jest, było takie głupie i niewinne. A tutaj masz stary hmm. sytuację, że matka opowiada nie do domofonu, do kolegów, publicznie do kilkuset tysięcy ludzi w internecie o tym, że jak pedofilka spokaja do zdjęć córki, to zajebiście. Więc to no, w ogóle miazga. I yy, teraz, zanim przejdziemy znaczy, do. Znaczy, poczekaj, ceny... bo no? jeżeli ja dobrze rozumiem sens jej wypowiedzi, to chodziło o to, że to jest takie mniejsze zło. Natomiast wiadomo, że ona w ten sposób, jakby, no, w dziwnej bardzo sytuacji, stawia swoje własne dziecko, ale. Że jeżeli ktoś to robi przez internet, a nie robi tego w realu, to że ona mówi: No to zapraszam tutaj, że wtedy się dzieje jakby mniejsza krzywda, yy, i że ona będzie wtedy zawsze tej osobie przypominała, że powinna się leczyć. W sensie ja tak rozumiem, niby sens tej wypowiedzi, natomiast to zostało ubrane w takie słowa, i całościowo to ma tak zły wydźwięk, że po prostu bo <grymne> no. to, logicz to, to logicznie nie ma sensu to tak nie działa, mm. to nie jest tak, że jak ona wrzuci zdjęcie do internetu, to zapobiegnie tragedii dzięki temu no to no nie, jest nie jest tak, tak że, że jak dasz podejdziesz do szesnastolatka, który wiesz yy, nie wiem, ma jakieś tam skłonności i dasz mu zapalić blanta to powiesz, masz zapal blanta, zapal ma dzięki mnie nie weźmiesz to jest, wiesz, to jest taka logika, to nie ma żadnego sensu i to jest jakaś Próba odbicia krytyki ludzi w dowolny sposób, żeby tylko nie przyjąć do siebie, że zrobiłam coś nie tak, że hmm. mogłam narazić moje dziecko na niebezpieczeństwo. Yy, ale tutaj to się nie kończy, bo yy, teraz jakby na nowo to wszystko yy, gdzieś tam, wiesz, wybuchło, ponieważ nomad Mam 81 swoją drogą wrzuciła. Posta na Instagram, gdzie bardzo szeroko i ze szczegółami, a także na Stories opisała swoją kłótnię z córką i jak to rozwaliła jej telefon tłuczkiem do mięsa, bo zezłościła się na nią, bo ma krótki ląd, bo miała prawo. No i słuchaj, jej 17-letnia córka okazuje się, że miała przez cały weekend korzystać z jakiegoś kursu, który pani nomad mam jej wykupiła. No, i miała w związku z tym nie siedzieć za bardzo na telefonie, tylko no, z tego wykupionego kursu korzystać, żeby się nauczyć jak najwięcej. Ale 17-latka nie zrobiła tego. Tylko większość weekendu spędziła w telefonie. W związku z tym, no, mama poczuła, że zostały zmarnowane jej pieniądze i córkę należy nauczyć szacunku do pieniądza. No więc, i ona to, 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 to jest autentyk, jak ona to opowiada na Insta Stories. No więc, jeżeli ona straciła pieniądze na kurs i córka tego nie uszanowała. No to teraz będą kwita, jak ona jej rozwali telefon, iPhone'a tłuczkiem do mięsa, no i jej córka, 17-letnia, nie będzie miała telefonu. Ale jeszcze to i jakiś rodzic mający problemy z agresją i bardzo dziwne poczucie, wiesz, z metody wychowawcze to jest jedno, ale to, że ona stwierdziła, że adekwatną karą będzie to, żeby kilkaset tysięcy osób w internecie się o tym dowiedziało, gdzie jej córka nie jest anonimowa. Bo wszyscy wiedzą, jak ma na imię i wiedzą, jak jej mama ma na nazwisko, no i jakby jej wizerunek. Nie, nie widziałem akurat na profilu wizerunku tej starszej córki, no ale gdzieś w komentarzach się przewijało, że no jest wiadomo, tak? Ale jakby tu, tu, tutaj nie wiem, więc nie chcę pomówić, nie chcę powiedzieć Farmazona, nie wiem, czy jakby wiedzą ludzie, jak wygląda, no ale raczej rówieśnicy no, wiedzą, kim jest jej mama i że jak jej wrzuca treści, no jestem przekonany, że to odkryli, więc. Kilkaset tysięcy osób w internecie, i najprawdopodobniej wszyscy bliscy, właśnie się bardzo szeroko dowiedzieli o tej sytuacji. I, i, I cały internet, nie? I wszyscy. I jak ludzie ją krytykowali, że po pierwsze, masz. Jeszcze wiesz, pod tym postem o tym tłuczku do mięsa, ona potem napisała edit, że no niektórzy nie rozumieją, że to co zrobiłam było ok, ale rozwaliłam jej tylko telefon, a mogłam pieprznąć w, ją w łeb to jest cytat potem zmieniła na uderzyć w głowę, chyba po jakimś tam kolejnym edicie ale gadowi się upiekło czy, czy gadzinie się upiekło wiesz stary coś takiego ja pierdolę w nastoletniej córce swojej do internetu do kilkuset tysięcy ludzi jeżeli istnieje najgorsza wizja szarentingu i traumy którą jesteś w stanie zrobić dziecku i to no, nomad mam spełniła wszystkie kryteria nie o boże jak mhm. ja sobie wyobrażę tą dziewczynę jak ona się musi czuć z tego, wyobraź sobie, wiesz, że właśnie coś się pokłócił z rodzicem, i rodzic idzie i to wrzuca na Insta Stories. I wiesz o co chodzi, to jest przerażające. No i oczywiście spadła na nią lawina krytyki. Yy, no, gdzie ona się tam biła, wiesz, rzucała storki, usuwała, tłumaczyła, usuwała, no i tak z, z każdą kolejną odpowiedzią słabła ta jej pewność siebie, że ma rację, no bo ludzie dosyć dobitnie jej udowadniali, że nie ma, no a na koniec jeszcze przypomnieli sobie, no bo teraz już jest bardziej popularna, o tym poprzednim tekście dotyczącym tego zaspokajania się do zdjęć jej córki, no i, no, i, no i szambo wybuchło i oklapało wszystkich dookoła i w najnowszym poście, na którym Nomad mam wstawiła zdjęcie toalety i tam opisała bardzo szeroko swoje doświadczenia, dlaczego zaczęła korzystać z Instagrama, dlaczego zaczęła publikować wizerunek też swoich dzieci, i w ogóle opowiadać o tych doświadczeniach, na koniec gdzieś między wersami przyznała, że okej, okay, zawiodłam jako matka, naraziłam moje dzieci na fatalne emocje, na demy, tak, to, to ja, to moja wina, nie ma na to usprawiedliwienia, ale to źli ludzie zrobili, no ale to moja wina, że te dzieci na to naraziłam, ale to źli ludzie yy, im dokopują. No więc tak trochę zrozumiała, ale nie do końca. No, i na, na, na razie tutaj ta saga się kończy, ale w kontekście, jak ja to wszystko przeczytałem, i wiesz, stary, wyobraziłem sobie ładunek emocjonalny, co te dziewczyny, co te wiesz, dzieci jej muszą przeżywać, i sobie pomyślę o tym, wiesz, jak gadamy czasami o szarentingu, o potencjalnych zagrożeniach, o nadużywaniu praw rodzicielskich. To nie wiem, czy w polskim internecie mieliśmy bardziej jaskrawy przykład, czego nie powinno się robić swoim dzieciom. I nie przebijało się to jakoś bardzo do naszej bańki informacyjnej, ale jak ja to zobaczyłem, no to wiesz, od, od razu Newsa nagrałem i też od razu pomyślałem, że musimy w zgrzycie o tym pogadać. No bo ja załamuję ręce, jak widzę coś takiego, nie? To, to dla mnie to jest przerażające. Nie, no to ja tak słucham tej historii teraz, to jak gdzieś tak starałem się trochę wczuć, że może z tym tłuczkiem i tak dalej, to że jakiś taki żart był, czy coś takiego, wiesz, że to niby taki żartobliwy to ton. Ale to, jak przechodzi to w taką też interpretację społeczną czy coś, to w sumie też co złego powiedzieć, no przesadziłam, nie? W sensie, że no dobra, no nie wiem, tam miałam inny zamysł, coś tam chciała, może zażartować, może coś i no nie wyszło, zostało to tak odebrane, może faktycznie ten, ale tak jak mówisz, no tutaj jest dalsza część takiego brnięcia w narrację, że wszystko jest git. A się okazuje, że nie jest git, i ewentualnie jakieś tam delikatnie przemycone, tam no, może coś jest na rzeczy, ale w ogóle to świat jest zły, nie? Więc to takie. Nie wiem, ja się zastanawiam po prostu, że z jednej strony fajnie, bo internet jest takim miejscem, gdzie można się dzielić różnymi rzeczami. Ludzie często podejmują argument, że jak tam się ktoś dzieli swoim życiem w kontekście gdzieś tam macierzyństwa, czy, czy dzieci, czy coś. No to, że a, no bo to tam pokazuje, jak to wygląda, bo, bo, bo nie wiem, może komuś yy, ułatwić czy coś, tylko ja za każdym razem mam wrażenie, że to trochę jest tak yy, kosztem tego dziecka, nie? Kosztem prywatności mhm. tego dziecka, kosztem dzieciństwa tego dziecka, szeroko pojętego. I ja mam coś takiego, że osobiście nie, nie mógłbym tak, nie? W sensie też jestem w tym sensie osobą publiczną ale nie chciałbym zapraszać ludzi do tak moim zdaniem intymnej strefy, jak, wiesz, taka no, no dzieci, tak, rodzina, to, co się dzieje właśnie gdzieś tam za, za zamkniętymi drzwiami, kiedy jesteś ze swoimi bliskimi. I dla mnie tu jest taki wyraźny, wyraźny, wiesz, granica, której bym nie chciał przekraczać. No, ale też rozumiem, że niektórzy żyją inaczej, tylko, no, są tego pewne konsekwencje i uważam, że za każdym razem warto się zastanowić, czy warto gdzieś tam wchodzić w te w te sfery, no, bo, bo to są poważne tematy no. są po to prostu pewno, poważne tematy no. tak, też wiesz zależy jak mocno wchodzisz bo to, że nie wiem, no, jest na przykład rojo, który tam rzuci sobie od czasu do czasu jakieś zdjęcie czy filmik z dziećmi na zasadzie luźna sytuacja rojewscy składają życzenia na Boże Narodzenie bo co roku przy choince sobie składają życzenia świąteczne, wiesz dzieci raz do roku wpadają na filmik się powygłupiać, spoko i wiesz, ale to, 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 jest jakby, wiesz, to jest na przykład w porządku, albo wrzucenie jakiegoś zdjęcia, czasami storki, gdzieś tak jak, nie wiem, Ujzaka na streamach, czasami gdzieś Talusia, tak, coś ten, albo on coś opowie. Bardzo nieszkodliwą rzecz. No to to, to, to nazwijmy sobie, to jest w porządku, bo to nie jest nic złego. Oczywiście nadal w jakiś sposób gdzieś wrzucasz to dziecko do internetu, tak? I może to ściągnąć na niego konsekwencje, nie musi. Zobacz na przykład Nitro, Nigdy bardzo mocno swojego syna nie eksponował, pomimo tego znalazły się osoby, które wykorzystywały jego dziecko, żeby kupić <zmuch> jemu. I można powiedzieć też, jakby wiesz, okej, okay, no to jakby te osoby zachowały się mega źle, ale mimo wszystko wiesz, miały dostęp do tych prywatnych informacji, które mogły wykorzystać. I takie sytuacje zdarzają się pewnie nie jakoś super często, ale im więcej tego typu informacji wrzucasz, tym bardziej zwiększasz szansę na to. I jakby to jest to, co robisz jako rodzic. Podejmujesz rzut kostką, ryzykując yy, jakby tym, że demerz dostanie również twoje dziecko i to jest jakby taka, taka kwestia, która mnie najbardziej w tym uderza, a wiesz, to co, i tu mówimy o takich też zwykłych sytuacjach, gdzie ludzie wrzucają jakieś treści z dziećmi, ale kwestia nomad mam, te, te, tego jakby, wiesz, że ona potrafi relacjonować kłótnie, to jest dla mnie, w ogóle to powinno być zakazane prawnie w jakiś sposób, tak, w sensie ochrona jakiejś, wiesz, godności, czy człowieka, twoja, wiesz, twój rodzic ma tubę dotarcia do, wiesz, setek tysięcy ludzi, może wzbudzać w Tobie, zobacz jakim wstydem, jaką traumą potrafi być, jak nauczyciel Cię wyciągnie przed 20 osób w klasie i będzie yy, wiesz, w jakiś sposób ci atakował, poniżał, przedstawiał jako złą, nieodpowiedzialną, i tu wstawiałby jakby dowolne negatywne przymiotniki, osobę. A Twój rodzic nagle robi Ci to do setek tysięcy osób w internecie. Wszyscy Twoi znajomi, bliscy, kumple, koledzy mogą się o tym dowiedzieć. Nie masz jak się przed tym ukryć. Idzie informacja publicznie w świat wszędzie. Przecież... Ja to... Nie wiem, mnie to hmm. przeraża. Na przykład, nie? To jest, to jest straszne. <laughs> Tylko też pytanie, czy myślisz, że to wynika z tego, że takie osoby, tacy rodzice nie mają wyczucia, nie mają świadomości, z czego to wynika? Znaczy, jakie to niesie samo zagrożenia? Czy, czy to może jest tak, że wiedzą, że to nie do końca jest OK, ale już ta wizja zasięgów, kontentu przysłania im oczy? Nie wiem. Ciężko mi, ciężko mi powiedzieć. Ja... Wiesz, tak jak... Częściowo czytałem sobie wypowiedzi tej pani, to ja mam wrażenie, że ona jest przekonana, że ona dobrze robi. Tak, że to, co ona robi, finalnie będzie miało pozytywne skutki dla wychowania jej córki. I być może ona tego nie widzi. Że to jest złe. sporo osób w komentarzach z jej obserwatorów. Na tym, jakby mogę gdzieś tam, wiesz, bazować częściowo swoje wnioski. No bo raczej jak czytałem tą tych komentarzy pod ostatnimi postami, to to raczej były zmartwione osoby z jej community bardziej niż jacyś hejterzy, którzy przyszli na profil. No to były osoby, które pisały część obserwujecie od dłuższego czasu, ale wyglądasz jak bardzo taka narcystyczna jednostka, która nie ma nawet świadomości, że bardzo krzywdzi bliskie sobie osoby. I jest bardzo skupiona mhm. na sobie. A wydaje jej się, że wcale nie. I no problem, nie, nie wiem, czy tak jest, ale na pewno, jeżeli rodzice mają narcystyczne zaburzenie osobowości i jednocześnie dostęp, jakby wiesz, do takich narzędzi, właśnie jak social media, to to jest bardzo niebezpieczne połączenie. Nie wiem, czy tak jest w tym przypadku, tak? No, nie, nie jestem tam kimś, mhm. kto może stawiać diagnozę, ale na przykład, jak pytasz mnie, co moim zdaniem może pchać Rodziców do podejmowania tego typu decyzji, no to, to na przykład coś takiego, i moim zdaniem oni mogą być totalnie przekonani, że robią dobrze. Myślę, że takie wiesz, psychopatyczne jednostki, które z pełną świadomością dla zasięgów, yy, po prostu jakoś narażają swoje dziecko i mają to głęboko gdzieś. Nie obchodzi ich to, nie czują jakiejś tam miłości do tego dziecka, empatii, jakichś takich y, uczuć. Są niewrażliwe na komentarze i, i wiedzą na przykład, że robią mu krzywdę, ale ich to nie obchodzi. No to, to, to jest, wiesz, ułamek. To jest od, odsetek jakiś tam społeczeństwa prawdopodobnie bardzo niewielki, a przynajmniej taką chciałbym mieć nadzieję. Nie, nie mam jakby żadnych statystyk na poparcie tego, a chyba w większości ludzi nie mają świadomości, albo wiesz też czasami wypierają. Na zasadzie mnie to nie dotyczy. U mnie będzie inaczej. Nie, no, dajcie ale to spokój. też to też, chyba, trochę też jest. Tak mi się wydaje, że trochę to jest też na takiej zasadzie, że wiesz, często się mówi o jakichś niewłaściwych zachowaniach rodziców, błędach mniej lub bardziej jakichś tam świadomych, i często jak to się dzieje za zamkniętymi drzwiami, albo słyszymy o tym jako o jakichś tam przypadkach, no to człowiek tego, znaczy no, wie o tym, ma do tego podejście, ocenia negatywnie i nie ma jakiejś dyskusji. Natomiast często mam wrażenie, że jak jakieś rzeczy dzieją się publicznie, to takie, to jest moje wrażenie, to u ludzi zdejmuje to takie poczucie. Yy, może nie, że to jest coś złego, ale trochę takiego zdejmowania tej odpowiedzialności, że to jest jakaś tajemnica. I w związku z tym przyjmują, że jeżeli to się dzieje publicznie i że wszyscy o tym wiemy, no i ta osoba to robi, no to że może nie ma w tym nic takiego złego i się pojawia jakiś taki dylemat. No bo kto by celowo wrzucał jakieś filmiki, czy nie wiem, nagrania, w którym krzywdzi swoje dziecko, tak? No wiadomo, no raczej ludzie Oczywiście. nie przyjmują takiego wariantu. Oczywiście. Więc mają wrażenie, że, że... Jak się to dzieje publicznie, to. To może nie ma w tym nic złego. Internet niestety tu jest ogromną pożywką do tego, no bo wszystko możesz zrobić publicznie. Wszystko możesz w jakiś sposób zmonetyzować, zrobić z tego content, każdy etap życia tego dziecka możesz zmonetyzować i ten. Tylko pytanie, czy rzeczywiście powinno się to robić, no. No, to jest pytanie, na które każdy rodzic musi sobie odpowiedzieć. Odnośnie tego, co powiedziałeś, to tak jest. Plus, moim zdaniem, działa też taki efekt potwierdzenia, że widzisz pierwszą, drugą, trzecią, piątą, dziesiątą sytuację i widzisz, że nic złego się nie stało. A być może nawet dla dziecka wyniknęło z tego coś dobrego. Tylko, mm, jakby bardzo chętnie widzimy te sytuacje, kiedy chcemy sobie usprawiedliwić wrzucanie, wiesz, yy, zdjęć czy prywatności. Również naszego dziecka do internetu, ale jak już patrzymy sobie na sytuację, gdzie coś się jednak stało niedobrego, tak jak masz na przykład sytuację, wiesz, Michał, Wrzosek, Grahamka, Memy, yy, tam whatever, tak? No to, to już raczej sobie mówimy, nie no, ale to jednostkowe przypadki, nie no, mi się wiesz, to nigdy nie przydarzy. Yy, pa, pa, patrzymy na to, jakby wiesz, jakoś tak oddzielnie, inaczej, i trochę wypieramy. I teraz trzeba, jako rodzice, powinniśmy mieć po prostu świadomość, że. Jak wrzucamy takie treści do internetu, to wykonujemy rzut kostką, w którym narażamy nasze dziecko. I jeżeli mamy świadomość tego, że to robimy, i pomimo tego, że to robimy, to powinniśmy wziąć na klatę konsekwencje, że jeżeli w związku z tym jakieś wiesz, coś złego naszemu dziecku przez to się przytrafi, to dołożyliśmy do tego rękę. Yy, to, 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 no i gdzieś tam tyle, nie? I trzeba trzeba, trzeba gdzieś tam z tym ostrożnie. Plus ja myśl... jeszcze bym podbił ten element, że jeżeli jesteś influ, yy, jesteś gdzieś tam znaną osobą, która ma zasięgi, bo tu mówimy ogólnie o rodzicach, tak? Ale w szczególności jeżeli jesteś osobą, która ma jakieś zasięgi i która dociera do mnóstwa ludzi, to musisz pamiętać, że wrzucając takie treści, nie wiadomo kiedy, to dziecko może stać się elementem jakiejś internetowej gry. Czyli tak. w momencie, w którym masz dramę, może być wyciągane jako. No, element dotarcia do Ciebie, wkurzenia Cię, poruszenia emocjonalnego i tak dalej. I dlatego, bo mimo, mimo że to jest złe, tak nie powinno być, wiadomo, to niestety niektórzy ludzie nie mają skropułów i no i, i dzieciaki wciągają w jakieś tam dramy afery, więc trzeba gdzieś to wszystko kalkulować, czy, czy rzeczywiście warto w ogóle podejmować to ryzyko, i tak jak mówisz, rzucać te kostko, tą kostką. Nie? Więc ja uważam, że nie, ale no to mówię, no, każdy postępuje tak, jak uważa. No. No, to na pewno to jest, to jest trudny temat, warto myślę o tym rozmawiać. Dobrze jest zwiększać gdzieś tam świadomość na, na temat tego szarentingu, potencjalnych konsekwencji. No i tak jak mówisz, szczególnie w przypadku influencerów. Zawsze jak poruszamy tego typu tematy, to wiesz, no mi, mi przychodzi do głowy też to, że na przykład teraz, jak jestem gościem, koło trzydziestki. I wiesz, mam też wielu znajomych, którzy mają dzieci, sporo tego typu sytuacji obserwuję. Oto mam także bardzo mnie to rusza i mam bardzo dużo empatii yy, i wiesz, kumam jaki jest internet i rozumiem, że to jest niebezpieczne miejsce. Ale wiesz, jak na przykład miałem 18-19 lat, byłem kretynem, sam potrafiłem robić jakieś takie które wiesz, no po latach, potem na przykład teraz na to patrzę i czuję, że mogło być krzywdzące. Jak była jakaś grupka mhm. na Facebooku, coś gdzieś przerabialiśmy, no to często ludzie w komentarzach nawet podrzucają gdzieś tam, nie, w kontekście Roka i tam jego młodego. I no, jasne, mamy to już dawno zamknięte i wyjaśnione, ale wiesz, nawet jako osoba jakoś tam wrażliwa i tak, ja na przykład miałem tak, że jak tam byłem gnojem, głupim, no to w ogóle nie czułem, że to jest coś nie tak. Nie, że jakieś tam mm -hmm. memy, przeróbki, śmieszki, głupotki i tak dalej. I no, ludzi w internecie, którzy nawet dla zabawy, robiąc sobie mema, tak naprawdę mogą, wiesz, zrobić coś niedobrego, czy, czy to jakby Twojemu dziecku, albo jakby wiesz, nawet nie chcąc jemu zrobić krzywdy, tylko może tobie jakoś dowalić, zaśmiać się z ciebie, czy nawet sobie pożartować, nie czując, że to jest coś złego, no to, to, to tak realnie jakby wiesz, mogą mogą zrobić krzywdę i trzeba mieć świadomość, że w internecie masz bardzo dużo, bardzo różnych ludzi, nie? I, hmm. i dlatego czuję, że to ważne gdzieś tam, że o tym mówimy i edukujemy. No i luz, fajny, dobrze. Znaczy no uważam, że no, sumarycznie z tego, co że tak powiem, już się wydarzyło, to tyle można było z tego wyciągnąć, nie? Jakichś tam wniosków czy rzeczy, ale to mówię, każdy musi sobie sam przekminić i swoje. Jeżeli jest już rodzicem lub zamierza być rodzicem, no to samemu sobie przekminić, być może gdzieś tam, biorąc pod uwagę rzeczy, o których tutaj gadaliśmy. No, i chyba tyle w tym temacie, nie? I chyba tyle w tym temacie. Okej, okay, słuchajcie, przerywamy program, by nadać ważny komunikat. <grym> y Wydarzyła się rzecz bardzo interesująca właśnie w środku nagrań zgrzytu. Mianowicie, Sylwester Wardenga odpalił live'a i, jak dobrze rozumiem, to ktoś, bo byliśmy w trakcie nagrywania zgrzytu i mamy zlepki informacji z różnych stron i fragmentarycznie obejrzeliśmy ten livestream, ale jak rozumiem, to dostał przedpremierowo film bądź fragmenty filmu tego, który był szykowany na niego i na Konopa i za tym filmem mają stać Nitro i Marcin Dubiel i Wardenga między słowami sugeruje, że Boxdel, choć nie powiedział tego bardzo wprost, ale tak. ludzie tak go odebrali i to jest strasznie <śmieszne>, śmieszne że on, on to dostał i robi teraz z tego live'a i aktualnie jak nagrywamy odcinek to jest gdzieś w środku tego i sobie przegląda różne rzeczy też w internecie opowiada różne informacje i komentuje tak, więc my nie jesteśmy w stanie teraz na bieżąco tego jakoś zbiorczo powiedzieć, a nie oszukujmy się, to wiadomo, że będzie teraz gdzieś tam temat, w którym większość ludzi będzie żyła. W związku z czym, no tutaj wpadliśmy na taki dosyć szalony pomysł, żeby jakoś to w miarę sensownie nagrać i dograć. tak? A jako, że ty teraz będziesz w przelotach, o których zresztą mówiłeś też we wstępie, no to spróbujemy się złapać jak już będziesz w Londynie, tak? Tak, bo ja do, dokładnie, problem, problem jest taki, że ja dokładnie za godzinę muszę, a jeszcze jestem niespakowany nic, bo nagrywaliśmy. Ja dokładnie za godzinę muszę jechać na lotnisko w Ho Chi Minh, gdzie dwie, dwie godziny lecę do Pekinu, tam dwie godziny czekam na lotnisku, po czym 14 godzin lecę do Londynu, więc akurat jak po, powinien się zakończyć live Sylwka i powinniśmy dograć to i wysłać materiały, to jak gdzieś będę w przelotach w Chinach. Yy, więc jakieś takie dziwne rzeczy, i dopiero po przylocie do Londynu w poniedziałek o 17:00, jak wysiądę z samolotu, zgarnę walizkę i przejedziemy z Klaudią do hotelu to będę mógł szybko się rozpakować, i będziemy mogli dograć. Yy... Co o tym myślimy, a pewnie gdzieś pomiędzy poproszę Research Team, żeby mi rozpisał tego live'a i na tą 14-godzinną podróż sobie go obejrzę albo przeczytam w formie pisanej i sobie mhm. to skomentujemy. Więc teraz, w zależności od tego, jak nam się udało, to albo to oglądacie w poniedziałek o 22, albo we wtorek o 16. Raczej we wtorek o 16. Więc przez to musicie nam wybaczyć opóźnienie i zaraz Tomek i Tomek z przyszłości do Was wrócą i Wam opowiedzą, co tam się dokładnie wydarzyło i dlaczego Sylwę. Łączy kropek Wardenga jest mastermindem. Tak, także zobaczymy. No to do, do usłyszenia, można powiedzieć. Tak, do usłyszenia. Do, do, do usłyszenia. No to dzień dobry. Witam z Londynu. Tomasz, Andrzej, British man, Welcome. Hello. Nie umiem brytyjskiego akcentu zrobić, przepraszam. <grystanie> no ja nadal witam z tego samego miejsca, także nie pochwalę się tutaj, ale tak jak obiecaliśmy, tak się łapiemy ponownie. Tak jest. Bogatsi o dużą dawkę wiedzy. Yy, o, mhm. Ogromną dawkę wiedzy, przepasną części z tych rzeczy. Nie wiem, czy chcieliśmy wiedzieć, ale już wiemy, więc powiemy i Wam, yy, co tam się mhm. podziało w internecie. No, to jest uniwersum ale może tak jakoś po kolei. Jak coś to ja słuchałem tych live'ów Finitra i Sylwka i wszystkiego w drodze na lotnisko i podczas oczekiwania na boarding, więc jak coś przekręcę to mnie poprawiaj. w każdym razie. Dobra. Sylwester Wardenga odpalił live'a, na którym no mówiąc bardzo taki zagadkowy i patetyczny sposób ogólnie przedstawił ludziom to, że Dostał przedpremierowo zlikowany przez kogoś z ekipy yy, film na niego i na konopa. Yy, tak, no i zdradził, kto ten film przygotowywał. No i okazało się niespodzianka, że przygotowywali go Nitro i Marcin Dubiel. Ale yy, plot twist jest taki, którego nikt się nie spodziewał, że ten film pomagał również przygotowywać. Boxdel, <noise> najlepszy. <noise> <noise> Co ty nie powiesz? <noise> najlepszy przyjaciel, <noise> najlepszy przyjaciel, Sylwka. Pamiętam jak dziś, jak z Sylwkiem gadaliśmy, yy, i on, yy, głupa palił do słuchawki i mówił: Nie, no, ale wy naprawdę tak źle myślicie o boxdelu. Moim zdaniem on się zmienił. A ja, my wtedy, pamiętam, rewo, siedzieliśmy na słuchawce i mówiliśmy: Sylwek, chyba. Nie niemożliwe, że osoba z takim zmysłem krytycznym, jak ty może tak patrzeć, nie. I, i w ogóle Sylwek mówi, no nie wiem, no nie wiem, zobaczymy. No i zobaczyliśmy. <ścoughs> no i zobaczyliśmy. Sylwest ta. Sylwester twierdzi, że tylko udawał przyjaciela Boxdella, żeby się na nim poznać, bo się dowiedział chyba z miesiąc temu już, że Bokzel pomaga w przygotowywaniu filmu na niego. I w ogóle. No właśnie, wiesz co, ale to jest ciekawy motyw, kiedy on się dowiedział, bo. On tak trochę uważa, że osoby, które uwierzyły w to, że on chciał jakoś tam zaufać Bokzelowi, to, że są naiwne. Przy czym wywnioskowałem z jego słów, że rzeczywiście, szczególnie na początku, był taki motyw, że on chciał mu dać drugą szansę. Tylko tak. to wszystko było z takim ograniczonym zaufaniem i dosyć szybko się przekonał. To też nie do końca jest sprecyzowane, kiedy dokładnie był ten moment, że on się kapnął. I to mnie dosyć ciekawi, kiedy był dokładnie ten moment, oprócz tych najbardziej jaskrawych sytuacji, że tam Bok zbierał jakieś osoby... Które, miały, które współpracowały z Goats i miały coś tam złego na niego mówić. Czy oczywiście ta sytuacja w restauracji, gdzie nie przyznawał się do spotkania. Natomiast, kiedy taki był wiesz, ten pierwszy moment, to chyba nie było do końca sprecyzowane. Yy, więc do yy, no nie do końca się też było takim naiwnym, że, że on chciał się jakoś z nim pogodzić, tylko rzeczywiście miał taką, taką intencję, ale no dosyć szybko chyba ona jednak upadła, bo Bogzel się okazał Bogzelem. Tak, natomiast, no, natomiast to też trochę, wiesz, pokazuje, że jednak to, co gdzieś tam jak sobie analizowaliśmy tę sytuację i słowa o tym, że to niemożliwe, że Bogzel nie ma urazy do Sylwka, to raz. Dwa, to niemożliwe, że Sylwek jakby... Jest aż tak ufny i w ogóle, no to, to gdzieś tam nam się potwierdzało, nie? To, co żeśmy mówili. Panowie natomiast wyjątkowo y, ładnie aktorsko to rozegrali. Y, więc, no, mam, jak, jak się okazało, sytuacja była iście filmowa. Bowiem, Boxdel udawał przyjaciela Wardengi, żeby wbić mu nóż w plecy, a Wardenga, jak się zorientował, to zaczął udawać przyjaciela Boxdela, żeby mu wbić nóż w plecy. <laughs> Ale, no, wygląda na to, że Sylwek jest nieco lepszym strategiem, przynajmniej na ten moment. Zobaczymy, jakie karty jeszcze się ujawnią. No więc, no więc tak, o, no i Sylwer no, jakby opowiedział o tym wszystkim na live. Ie. A następnie, z racji, że ma ten film, no to stwierdził, że go odtworzy, ale nie cały, tylko te fragmenty o sobie, bo film dotyczy także Konopskiego oraz Sukanek. Chociaż Sukanek bardzo, bardzo pobieżnie, tak, ale, ale jest jakby jej postać, są jakieś wątki jej dotyczące poruszone. No on odpowie tylko na swoją część, bo tak ustalili z Konopem, bo z racji, że film mieli wcześniej, to już sobie przygotowali całą odpowiedź, zanim <grym zresz twierdzią> <grym zreszną> <grym zreszną>, więc... Już wszystko mają, no ale że Nitro i ferajna nie chcą go puścić na razie, no to on sam go puści w takim razie, jak Nitro się trochę wstydzi i krępuje. No i puścił te fragmenty o sobie, poodpowiadał na nie, zaraz tam do tego przejdziemy, może sobie trochę pomawiamy. Nitro Zyniak zareagował błyskawicznie, bo 5 minut po tym jak Wardenga skończył live'a, jakby się umówili, to powiedział się ma mordy, zapraszam na kika. <laughs> I, y no, tak próbował, taki niby dystansik, że ma to w dupie i w ogóle, ale. Jeszcze my mieliśmy taki moment, bo z Klaudią o tym rozmawialiśmy na bieżąco w trakcie pakowania. I mówimy, ej, a może Nitrozyniak zrobił 1000 IQ, zrobili szachy 6D. I wysłali wardędze fejkowy filmik na niego, mm -hmm. żeby on się zbłaźnił, i żeby podpadał na jakieś rzeczy, żeby poczuł się bezpiecznie. A teraz Nitro odpali live'a i puści prawdziwy film na Wardengę i że to będzie inny No Szybko film. to upadło. Bardzo... Ale też o tym myślałem, ale szybko ta koncepcja upadła, bo jak zobaczyłem Nitro takiego tłumaczącego się, że kurde, ale mnie wydymali, że teraz jestem tym najgorszym. Po co ja się w to bieszałem i że z tym Dubielem? Co ten to zawsze mam jakiś przypał. No i upadła ta koncepcja, upadła. też tak myślałem, trzy że coś minuty, się wydarzy. Trzy minuty po starcie live'a upadła, jak yy, można no. było usłyszeć, jak on się zwraca do ludzi z czatu, że jest niezadowolony. No. O Boże. Ajaj. Aj. No. no tak, więc tylko właśnie z to otworzyliśmy, tak spojrzeliśmy na siebie i mówimy, nie ma drugiego filmu. <laughs> nie. Nie, jednak nie, nie, to nie to. to nie, nie ma. ma tak. e, no i co, no i Nitro uznał porażkę, można powiedzieć. Po, Przyznał, że ktoś zlikował, on nie wie kto, jest nieszczelnie, nie można nikomu ufać, jest zły, ale no trudno, mm. jak poszło, to poszło, e, to lecimy. No to puścił ten film, otworzył go na live i potem tam na koniec jeszcze trochę skomentował. A potem wydarzyła się dosyć ciekawa rzecz, bo dzwonił się z tej fanem i z Marcinem Dubielem. I szczególnie obecność tego drugiego była jakoś tam zaskakująca, biorąc pod uwagę jego niezbyt tam szeroką obecność w internecie od dłuższego czasu. No ale Dubiel, no i sobie pogadali z Nitrem yy, w taki dosyć luźny sposób, a jak skończyli tego live'a, panowie, to znowu odpalił się Sylwester i, i obejrzał. Tak, live tylko tutaj ważna rzecz ważna rzecz Dubiel nadawał z Kenny. Nadawał z Kenny, to prawda. Ciekawe, czy. Dubiel już profilaktycznie skoczył do Afryki w sobie. Ciekawe, czy ma jakiegoś skośnego murzyna pod ręką, żeby uratować wizerunek. O nie, nie powinien. Nie, no już... <gry> ale ale no, było nawiązanie do tego. No, Nitro też do tego nawiązywał, że standardowo Dubiel już karta Kenia, pomoc, charytatywność i tak dalej, już profilaktycznie działa. Także no było to. Dajcie no to, to jest takie schematyczne wszystko. Jest. No dobrze, no nieważne. W każdym razie no Sylwek odpalił y, live'a, potem i y, na swoim live'ie komentował live Nitra. Jeszcze się trochę tam podnosił, pokomentował. Y, no i taki oto mamy stan na dzień dzisiejszy, oprócz tego film został y, zaplodowany też na Twittera, no bo Nitro nie ma kanału na YouTube. I z ciekawych wątków, no to y, jeszcze szalony reporter miał ten film rzucać do siebie. Ale rozmawiał z MCN-em i mu tam chyba odradzili, że, że to nie jest najmądrzejsze. I jeszcze na insta odpalił się Natan Marcoń, że yy, no ogólnie, jakby ta storka nie była wcelowana. Znaczy, nie, nie padła żadna konkretna ksywka w jego storkach, ale brzmiało to jak zaczepka do boxdela, tak ogólnie. Więc. Yy, no więc grubo. No i teraz, yy, może co do samego filmu i co do zarzutów, jakoś byśmy spróbowali potem przelecieć, co tam się pojawiło ogólnie z nowych rzeczy. Yy, film jest podzielony na trzy segmenty i czuć jakby, że to jest segment do konopa, do wardengi i do sukanek, tak? Yy. Mhm. I do Konopa dostaliśmy y, z takich konkretniejszych zarzutów, czekaj, mam to sobie wynotowane nawet. Y, do Konopa dostaliśmy przede wszystkim y, nagranie, nie wiem, czy to była głosówka, to bardziej chyba brzmiało jak rozmowa telefoniczna pomiędzy nim a Boksdelem. No ogólnie zostało mhm. wykazane, że Boksdel i Konopski mieli kontakt w trakcie tej dramy. Y, tak, no i Konop tam miał doradzać Boksdelowi odnośnie filmu, co zrobić, jak poprawić. I tam propsował jakiś film Boxdella. No i też mówił o tym, że jedna dziewczyna się wycofała, i użył takiego zwrotu, że ma dobrą informację, że jedna dziewczyna się wycofała. No i część ludzi odbiera to ironicznie, że on to mówił, że tam No, Siema, Backstone, mam dla ciebie dobrą informację na inni nie odbierają tej, że to było żartobliwie, tylko no, że tak na poważnie Konop mówił, że o, mam dobrą informację, bo ktoś tam się wycofał. Tak, no brzmi, brzmi to na pewno dwuznacznie i na pewno Konop musi tam jakoś się z tego wytłumaczyć. No oprócz tego usłyszeliśmy w... emocjonalnie Boxdella, no to ciężko się dziwić w tamtej sytuacji, że, że, że mówił tak jak mówił. Natomiast padł też tam taki wątek gdzieś w ich rozmowie, że no po pierwsze Konopski yy, Otwarcie boxdelowi mówił, że dostaje za mocno i posądzanie go filie to jest zbyt grube i za bardzo się to rozlało. No i gdzieś tak między wersami, no trochę zgadzał się z boxdelem też, że Sylwek leci za grubo. I konowód takiego zwrotu, że na noże trzeba iść. Poczekaj, gdzieś to mam wypisane też. Yy, stary nie jesteś, mówię o tym otwarcie w filmie, tu trzeba na noże iść, nie? No i tam bokser mu odpowiada, ja muszę, stary, Sylwester za bardzo płynie na tej chmurce, nie podoba mi się to, f...". uważam, że to niesprawiedliwe, a konop na to, zarzut który rozpięto wieloletnią karierę i życie, to jest poważna sprawa. No więc widać było, że mieli kontakt, no a Nitro to trochę skontrastował z jego takimi statementami z odcinków, gdzie on mówił: Nie chcę mieć nic wspólnego z boxdelem ani z Fejmem, odcinam się, biznesowo nie zamierzam być powiązany. No a tutaj widać mieli jakiś prywatny kontakt. To może zanim przejdziemy dalej, to sobie o tym pogadamy. Tak, sumie... lepiej kawałkami sobie obawiać, bo potem ciężko będzie albo nawracać do wszystkiego. Wiesz, to jest tak, że jak. Jakby to powiedzieć? Że ogólnie gdyby to była jakaś postronna osoba, jakiś tam losowy influ, który powiedzmy tam cisnął boxdela publicznie w związku z tą aferą, ale tutaj nagle się wypowiedział, czy taki miał kontakt w rozmowie prywatnej, to tam pół biedy. Ale w momencie, kiedy to jest gość, który nagrywał film, tak, który był mocno zaangażowany w cały temat Pandory, który był jedną z tych dwóch głównych postaci, które nagłaśniały ten temat, i nagle słyszysz taką głosówkę, która. Hmm, no Samym tonem wypowiedzi, wszystkim mocno odbiega od odcinka, w którym no, ciśniesz gościa w jakiś tam sposób, czy punktujesz jego zachowanie. No to dla ludzi z zewnątrz to brzmi źle. Tak. Że to jest nieszczere, że tamten film w takim razie, który się pojawił publicznie, był w jakiś sposób nieszczery, no bo tutaj, o za kulisami, tutaj była jakaś, nie wiem, tam fajna relacja i w ogóle segadali gadali się ma Backstone tak. na, na takiej stopie yy, w tym sensie koleżeńskiej. Więc y, też jak dzisiaj o tym dyskutowałem z ludźmi na czacie, to niektórzy sugerowali, że być może to był też jakiś plan Wardęgi i Konopa y, w takich ustaleniach, żeby podejść Boksdela. Żeby Konop nie był tym takim katem, że tak powiem, tylko takim, Dobry co zbyt trochę policja, bliżej. Tak? Jest. Dobry zbyt policja. tak, tak, żeby trochę bliżej był. Tak, żeby trochę bliżej był boksdela, bo może z tego mieli jakiś plan, żeby były profity, nie? Więc nie wiem, jak Konop z tego będzie tam y, się bronił, czy w jaki sposób y, w, jak, w jaki sposób będzie na to odpowiadał. Natomiast biorąc pod uwagę, że odpowiedź miał już gotową, no bo film miał już wcześniej. Tak. To pewnie w najbliższym, jakimś nie wiem, czy Dedyku, czy on to w newsach wrzuci, tego nie wiem, no to, to pewnie gdzieś tam się dowiemy. Natomiast na ten moment. Mm, no ten początek o konopie był znacznie mocniejszy na tle tego filmu, który ogólnie nie był mocny, ale na, na, na zasadniczo był dużo tam jakiś mocniejszy, dorzucił nowe wątki do sprawy niż to co było odnośnie Wardęgi, a niby film był po pompowany, że będzie przeciwko Wardędze, no bo mocny film na Wardęgę, takie plotki chodziły. No tak się mówiło, więc tak, to. ja się zgadzam, w sensie ja uważam, że ta rozmowa z Boxdelem i ten wątek to jest najmocniejsze co jest w tym filmie. Tak, generalnie. No, jednocześnie jest czymś nowym. Tak. A tam jest mało nowości, bo z Warnęgą to są odgrzewane kotlety i punktowanie jakichś takich spraw, o których już wszyscy wiedzieli, o których już dyskutowali, zresztą zaraz o tym powiemy w skrócie. Natomiast u Konopa no, te głosówki są jakąś nowością. Przy czym tak. też pytanie, jakie głosówki w takim razie ma pozgrywany konop, bo zastanawiam się, jak to możliwe, że konop badając taki temat, będąc w ciągu. Nagrywania różnych osób, kontaktowania się z tymi dziewczynami, badania sprawy, czyli w tym takim całym młynie researchowym nie wziąłby pod uwagę, że gadając z bokzelem, gdzie Bokzel był zdesperowany, był w takiej innej sytuacji, że Bokzel by tego nie nagrywał. I, I że wypowiadał takie słowa, które mogły go potem, właśnie tak jak w tej sytuacji, no stawiać w trochę złym świetle. I to trochę jest też dla mnie takie zastanawiające, że co, ono by tego nie przekalkulował, że Bokzel tę rozmowę nagrywa? Może z jednej strony tak, z drugiej strony, szczerze, yy, ja. Inaczej, rozumiem, że wiele osób, jak to usłyszy, to powie, ale jak to Konop rozmawiał z Boxdelem? Z drugiej strony, to po pierwsze, wiesz, w trakcie jak to wszystko się działo, to Sylwester na przykład informował, że też rozmawiał z Boxdelem i też mu doradzał, co robić, czego nie robić, jak się zachowywać, żeby poczekał. Sylwester na swoich live'ach otwartym tonem to mówił, więc nie jest dla mnie niczym zaskakującym, że Konopski też z, Wardę... z Bogzdelem mógł mieć kontakt i mogli sobie rozmawiać. No ale przecież to jest zupełnie inny typ relacji. Przecież Wardenga wiadomo, że z Bogzdelem prowadził gołdsy i ludzie tam to się nie dziwili, no bo mieli wspólne interesy. Konop nadal zresztą raczej robił taki wizerunek i miał wizerunek gościa, który stoi totalnie obok tego. I nagle w tym momencie, gdzie nie łączą ich żadne sprawy biznesowe, Konop dystansuje się do fejmu, a w tle dostajesz takie rozmowy, to odbiór tego jest zupełnie inny niż w przypadku Wardęgi. Poza tym Konop nic nie mówił o tym, że Konob też nic nie mówił o tym, że ma jakąś słabość do boxdela, co było ultymatywną wymówką jednej czy drugiej strony, że no mm. niby tak, ale ja mam słabość. Git, Więc zgoda, to inaczej jest. Zgoda, zgoda, git, ok, przyjmuję to. To, to rzeczywiście. Ja myślę, przy że czym, ja... przy czym no. jeszcze jedną dodam, że ważne jest to, że samo to, że Konob kontaktował się z boxdelem, sam fakt kontaktu, nie uważam, że jest czymś złym, bo jasne, że mógł chcieć jakiś statement boxdela, mógł chcieć uzyskać informacje od boxdela przy tak poważnej sprawie, więc o sam kontakt. Ciężko mieć pretensje do konopa, natomiast przebieg tej rozmowy i atmosfera tej rozmowy, tak. no tutaj rozumiem, że ludzie mogą mieć jakieś zastrzeżenia, że inaczej to sobie wyobrażali, może jakoś bardziej oficjalnie, a nie tak towarzysko. Siema, tak sobie, ta, tak Siema tak to, Backstone, tak dobra Nowinka, te screeny, co tam piszesz z Typiarą, to ich nie będzie, jo. Natomiast yy, no. pamiętaj, że to jest jakiś tam fragment jakiejś głosówki, nie wiemy o czym rozmawiali wcześniej, o czym rozmawiali później. Yy, ja tutaj obstawiam jakiś scenariusz, nie wiem, poczekamy oczywiście na wyjaśnienia konopa że, wiesz, zresztą on to mówił na filmie, to też y, część osób jakby zauważa w komentarzach, że y, no ale to samo, co on tu mówił Boxdellowi, to powiedział po tym na filmie. Ludzie wiedzieli, że on ma takie zdanie, że Boxdell zbiera za mocno, ogólnie w tej całej dramie i to też było zdanie, które się przetaczało gdzieś tam w internecie, nie? Że po filmie Sylwka i po live'ach Sylwka, po tym jak Sylwek torpedował Boxdella, była gdzieś taka narracja w, po w powietrzu pod tytułem, ej... Boxdell zbiera trochę nieproporcjonalnie mocno do tego, co wyszło na tych screenach, nie? No i mhm. y, 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 cały czas jakby pozostaje pytanie, co jest na tych screenach, których, których nie widzieliśmy, y, co widzieli Konop i Wardęga, tak? No, no to jest to, no bo jakby wiesz, Konop potem w swoim filmie powiedział, no biorąc pod uwagę, co wyszło na Boxdella, no to dostał za mocno i w ogóle, no ale były też jakieś inne rozmowy, ale dziewczyna się wycofała, więc nie możemy tego użyć. Ale nie, no to tam ogólnie była ta zabawa z dziewczynami, które się wycofywały, kolejnymi, które miały z nim kontakt, czy z Olciak, tak, która w ogóle u niego mieszkała. No, tam były te żarty, takie, no, z, tej, z tej perspektywy jakiś żart, nie, że, że dziewczyny, które te, no, potem się z nim kontaktowały i się wycofywały z zeznań, albo mówiły, że będzie zeznają, tak, że będzie dobrze. Tak. I wtedy to był też zarzut do Wardęgi, że jak mając tę świadomość, może ufać takiemu człowiekowi. No więc tak. teraz można też to odbić w kierunku gdzieś tam e, potem konopa, który też miał zarzuty do Boxdela. Nie wiem, też tak było to na timeline'ie, tak? Kiedy dokładnie Boxdel się uruchomił, zaczynał e, łapać kontakt z tymi dziewczynami, ewentualnie w jakikolwiek sposób ingerować. W przebieg tej całej dramy. Tego też nie wiem, bo, bo to też pytanie, jak wtedy to wyglądało. Mhm. Natomiast no, z tej perspektywy też można by było zadać takie pytanie, że dlaczego Konop, załóżmy, mając taką świadomość, też no, w ten sposób rozmawiał z Boxdelem. Być może jeszcze wtedy Boxdel tak nie ingerował, może tak było. Ciężko powiedzieć. No, trzeba, trzeba jakby będzie zobaczyć, no. poczekamy, co Konopski na ten temat powie. Na pewno jest to dziwne i na pewno jest to kontrastujące do tego, w jakiś sposób się wypowiadał na filmach, nie, i, i to, 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 na pewno, natomiast ja myślę, że on pójdzie w jakąś obronę na zasadzie tak, uważałem, że Boksle zbiera za mocno, rozmawialiśmy o tym wcześniej, pozwoliłem sobie, żeby luźniej się do niego zwrócić, albo właśnie rzuci argumentem typu, wiesz, no z Sylwkiem mieliśmy tutaj takie, że graliśmy dobrego, złego policjanta, żeby, żeby zdobyć jakieś informacje, coś tamten. The, nie wiem, a co kto, sądzisz o wie. tym zarzucie, tego, jak Konop się, bo to też był taki temat, no. on, on jakoś w ogóle super nie wybrzmiał w tej części, ale było tam, że Konop trochę tak jakby chciał się dystansować do tego całego tematu Freak Fight'u, Fame MMA i tym samym trochę Boxdela, a jednocześnie mówił o tej ofercie, no i tutaj Nitro uderzył: no dobra, tak się chcesz dystansować od tego środowiska, a jeździsz na przykład na Fame MMA, nie? W sensie jako widz i chodzisz po tych imprezach, tak? I, i pojawiasz się tam, więc w jaki sposób też chcesz się dystansować? Czy otrzymujesz jakieś tam w tym sensie oferty, której z jednej strony mówisz, że są e, Że tam no, dostałeś taką ofertę i że nie ma na razie przeciwnika, a z drugiej potem mówi, że nie, ja to w sumie nie jestem zainteresowany. W ogóle nie jestem nic wspólnego z tym środowiskiem. Plus teraz jeszcze te rozmowy z bokselem w takim a nie innym tonie. I próbowali to jakoś, żeby to wybrzmiało. To tam nie do końca w ogóle w tym filmie wybrzmiało, ale też tak się tak oni to trochę, w ten ten. Oni to trochę źle zmontowali, źle zaatakowali. Y nie wiem, chyba taki kapiszą strzał, w sensie. No, czy, ale to może ja patrzę z perspektywy youtubera. To znaczy, dla mnie jest oczywiste, że to jak antysystemowo kreuje się Konopski to kreacja. Nie? To znaczy, to wiadomo, że to, to że on tak mówi. To, to jest jedna rzecz, a to czy on sobie gada z Federacją czy nie gada, czy z Boksdelem czy nie, czy są propozycje czy nie, no to, to jest inna sprawa. No to on też na filmach mówił, no fame to tam, lubi zamykać usta youtuberom, wiesz, takie przeklejane populizmy z wykopu. No to gdzieś tam się ileś razy pojawiało u niego, my o tym wiele razy zresztą rozmawialiśmy tutaj na Zgrzycie, więc dla mnie to nie jest jakieś żadne wielkie zaskoczenie, że, że, że wiesz, że prywatnie jest jakiś kontakt, były jakieś oferty, no i tyle. No, a a granty systemowca, no bo taki ma wizerunek, dobrze mu to jakby wchodzi i, i ludzie to lubią. No tak, tak ale wydaje. to jest trochę, ale to jest trochę wtedy dziwne, czy rzeczywiście jak utrzymujesz kontakt z jakąś federacją, której współwłaścicielem jest Boxella, a potem tak mocno się od tego dystansujesz, nie? no to tak trochę można to złapać jako jakiś tam argument. W sensie pewnie konop jest w stanie to jakoś odbić, ale tak mówię, że. To był ciekawy w sumie wątek, tylko że on kompletnie nie wybrzmiał w tym materiale. Nie wybrzmiał, ale to ten... konop, konop też ma prostą linię obrony, że on robił film o Stewarcie, o Dubielu, o Palasajdzie, o Spotlight Agency, a o boxdelu to powiedział dwa słowa i że dostaje za mocno i że nie jest PDF-em. Mhm. Wiesz, bo u niego naprawdę boxdel był bardzo lajtowo poruszony, więc też yy, to myślę. Znaczy boxdel był u niego mocno zapowiadany, że źle zastarza je to. Przez tak, to Wardenga robił. Właśnie. Hajt, tak. To Wardęga robił całą krucjatę na Boxdela, nie? Tak naprawdę, a Konop, no, wiesz, no, nie wypowiadał się w tym temacie i wrzucił film, w którym lajtowo Michała potraktował, więc... Yy, no. a później w sumie trochę bronił. Tak, a później, później bronił. Nie wiem, jak, nie, nie pamiętam w jakim tonie później w newsach się jeszcze wypowiadał, tak, tak dokładnie co do, co do Michała, ale no, gdyby takie rzeczy wyszły w temacie Sylwka, to to by było mocniejsze. Jeżeli robi to Konop... To ja tak już robiąc predykcję w ogóle co do tej sytuacji, ja uważam, że on to odbije. Parę osób będzie go tam o to wiesz, pisać mu jakieś komentarze, ale ogólnie, pomimo że to jest najmocniejsza rzecz z całego tego filmu, to uważam, że Konopowi praktycznie żadnego damage'u nie zrobi. Że my sobie teraz o tym gadamy, no czy to dziwnie nie wygląda, no coś tam, ale to jest stary wszystko do poodbijania jakimiś, wiesz, prostymi rzeczami, więc jestem przekonany. A jak Konop jeszcze miał czas, żeby przygotować sobie odpowiedź na to, i ona już jest usmażona. To on tak o tym pogada, że, że ludzie. Znaczy, ja tam. Jedyne, co no. może być emocjonującego, to uważam, że to, gdyby Kono dorzucił jeszcze jakieś głosówki i nagrania, może większe fragmenty rozmowy z Boxdelem, może jakieś nowe informacje w ten sposób i to by było pewnie jakoś emocjonujące, że tak powiem, cokolwiek to znaczy w przypadku tej afery, ale dorzucające coś do tego wątku. A. W innym wypadku to tak jak na logikę będzie odpowiadał, no to tak się rzeczywiście to bardzo szybko po kościach rozejdzie i pewnie nawet wątek nie będzie gdzieś tam ciągnięty dalej. Nie, kompletnie. A w ogóle predykcja numer dwa, moim zdaniem po obserwacji całej tej sytuacji, największym przegranym tego wszystkiego będzie Boxdel. Jestem przekonany, już jest. Tak naprawdę po tym filmie moim zdaniem największy demerz dostał Boxdel. A Sylwek jest chyba bardzo niezadowolony z obrotu spraw. I on już tam zapowiadał też na live, że to jest prolog, że Bokzel jest bardzo złym człowiekiem, że będzie dużo więcej rzeczy, że jął i yy, no i chce jechać z nim. A tak jak mówisz, jeżeli kontakt. No kono, czy on kono, tam pokazywał, jeszcze... że. No? Tak, bo on tam pokazywał, że jak po Pandorze wiedziałem, że powiedzmy tyle tam Bogzel jest zły, to dzięki temu zbliżeniu się i jakimś tam informacjom, które zdobył, to teraz wie tyle i że to teraz może z pełną świadomością powiedzieć, że Bogzel to jest tam zły człowiek i tak dalej. Więc tak mocno, mocno tam wjechał. No, Nie trochę. No, więc no Michał, Michał Baron myślę, że ma przejrzone strasznie, tak co do zasady. I jeszcze zagrał w grę i na ten moment wygląda, że przegrał ją sromotnie, tak co do zasady, bo jeżeli całym jego planem było właśnie pomoc przy tym filmie i to jest maks co byli w stanie zrobić i, 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 wiesz, i on się spalił, a jednocześnie pozdradzał Wardendze ileś rzeczy, czy, czy z jak, z jak, w jakiś inny sposób Sylwester, wiesz, będąc blisko niego dotarł do tego, czy, czy, czy cokolwiek, no to to, to bardzo ch... bilans w sensie w tej grze sobie zrobił, bo to wygląda jakby. No tak, że dużo dał... oddał i nic nie zyskał. Dokładnie, dał Przynajmniej taką sylwę kreuje, wiesz, narrację. No zobaczymy, co tam jeszcze. No byli już tacy, co mówili, że Joker bije asa, a potem, a <laughs> potem się zesrali. No i, no i takie życie. I tym sposobem możemy płynnie, może właśnie przejść do, do tematu yy, rzeczy, które są na sylwka. W kontekście właśnie posiadania Jokerów i zesrania się. Yy, bo. Mhm. No dla mnie tam nie ma nic nowego, to znaczy ten wątek na temat Sylwestra w filmie jest podsumowaniem rzeczy, które... Logicznie myślące osoby wiedziały, tak? To znaczy, że Sylwester kręci sobie też na tym wszystkim jakieś swoje lody, że się podpisał do fame, że nie przeszkadzało mu, żeby potem brać kasę za prowadzenie konferencji, rekordową garzę za walkę. Jo-jo, że gdzieś w pewnym momencie dookoła tej całej Pandory robił show, robił codziennie live'y, likowały rzeczy na Instastory i kręcił tematem, bardzo go to jarało. No tak to było widać. Że to jego podejście to też zresztą wielokrotnie na zgrzycie sobie omawialiśmy. To jest powrót do GOATS tak i jakby do teorii, że no, przegieli jakby z tym, co robili w Gołcach, więc Sylwek czegoś potrzebował, żeby, żeby jakoś się odbić. No, Sylwester oczywiście na lawie powiedział, nie, że to nie było tak, że to bzdura. Ale no tak na logikę na pewno mu to pomogło wizerunkowo. No to też jakby kardyk to logicznie obserwował, mówi: Ej, Sylwek znowu wrócił do bycia szeryfem, Dobrze mu wyszła ta Pandora, tak? W sensie, w sensie dobrze mm -hmm. mu to zrobiło. No i... Tak, tylko że mówię, jeżeli ktoś śledził na bieżąco rzeczy, które się działy w internecie, to tak naprawdę nie było nic nowego. I tak. gdyby to był zapowiadany materiał jako podsumujemy działalność Wardengi i tak dalej, i tutaj wypunktowane jakieś jego potknięcia, tutaj te rzeczy związane z walką, że no na pewno zasięgi związane z Pandorą pomogły mu osiągnąć wyższą niż niższą stawkę, na przykład za walkę mm. i tak dalej, że można, można było to zrobić tylko. W kontekście tych wszystkich zapowiedzi, które były, no to ogromne rozczarowanie, bo liczyłeś tak. na, nie wiem, mnóstwo jakichś głosówek, jakichś nowych uzupełnień tematu czy czegokolwiek, a dostałeś w sumie takie odgrzewane kotlety, gdzie wiele osób już miało wyrobioną własną opinię na ten temat. Oczywiście, że tak. No, brakło Bubsmena tam naprawdę, nie. Więc... Nie to by był naprawdę gwóźdź, gwóźdź tego, tego filmu, gdyby ta jeszcze Bubsmena wyciągnęli też nie, to już była tragedia no, i, inaczej, ja oczywiście rozumiem tak, że jak sumujesz sobie to wszystko do kupy to bardzo łatwo można sobie zadać pytanie, okej, okay, no to jakie intencje w tym wszystkim ma Sylwek, czy jakby, wiesz, czy jest szeryfem bo chce dobrze, czy jest szeryfem, bo chce się na tym budować i może nie powinien. No, a może ufać, jedno i drugie, nie? a może jedno i drugie natomiast, jakby wiesz, to nie zmienia jeżeli to był film, przy którym wiesz, współpracował Dubiel i ten film miał Dubielowi też jakoś tam pomóc to nie, nie rozumiem w jaki sposób miałby to zrobić i też podsumowaniem tego typu rzeczy nie rozumiem w jaki sposób miałby to zmiażdżyć Wardęgę tam nie wiem czy psychotrop nie mówił na jakimś podcaście chyba z Wielkim Bu rozmawiał to tam padło takie określenie że to jest rzeźnia że ten film to jest mhm. rzeźnia no to, to taka rzeźnia chyba gdzie nie wiem ale to właśnie był ten hyping Wegańska. budowany ale ale to był właśnie ten hypek budowany i to nie tylko on, ale też tam szalony to podbijał, przecież Dubiel w wywiadach, też że on miał informacje i przekazał je pewnej osobie, no to tutaj wiadomo, że Nitro i, i, i że to miało być takie nie wiadomo co, no a wyszło w kontekście wartenki. to nic w ogóle jakiegoś mocnego, dużo mocniej jak już w kontekście tego filmu no to konop tam wybrzmiał, no i gdzieś totalnie na doczepkę została wrzucona sukanek. To tak. już w ogóle jest nie wiem w ogóle o co chodzi tutaj. Nie, no żeby... jej spokój. Dubiel przeprosił wreszcie i, i, i w ogóle. No to Dubiel nie zamierza przeprosić, nie przeprosił. Zresztą do tego też przejdziemy, bo tak. potem, tak jak mówiłeś tam w podcaście, była rozmowa Dubiela z Nitro. No i jeszcze co było ważnym elementem tego filmu? A, ta głosówka, czyli rozmowa Dubiela ze Stu, która miała się ukazać po, yy, po tym Wątora w wywiadzie. Po filmie z Wontora, Olcie. tak, przed filmem Sylwestra. Tak. Jest to rozmowa, która nie brzmi bardzo wiarygodnie i, no i tyle można o niej powiedzieć. No to... Znaczy, ja to, ja to miałem wrażenie takie, bo Dubiel próbował to bronić na zasadzie, że dobrze, yy, no, że macie tam zapis tej rozmowy, że Stiu się głupio bronił w ogóle i że tam gadał takie rzeczy. Ja tak mówię: no tak, bo Stiu pewnie nawet nie wiedział, że to nagrywa. Za to Dubiel, wiedząc, że nagrywa, rzucał takie formułki i takie teksty tam wrzucał. Yy, które miały jednoznacznie pokazać, czy tak za rączkę poprowadzić kogoś, kto słucha, że ja nie wiedziałem, jestem niewinny, to on mnie okłamał i tak dalej, że to taka narracja była budowana, bo Dubiel wiedział, że być może, jako że nagrywał tę rozmowę, będzie to kiedykolwiek potrzebne, tak? Gdzieś w sądzie, może w jakimś materiale, może coś tam. I że on chciał to już dawno opublikować, tylko prawnik mu odradzał. No a teraz już w sumie, żaluz, nie? I teraz opublikowali. Natomiast ta rozmowa tak brzmi. Piarowo yy, dla Dubiela, że aż się źle tego słucha. Jak jakiś scenariusz? Oczywiście. to brzmi jak przeczytane trudne sprawy do mikrofonu, albo zadzwonili, <noise> ej, Stewart, mordo, weź się dograj, proszę, potrzebujemy się uratować, Stewart powiedział, dobra. I tak już mam przejść, to się dogram. Pogadam jakieś głupoty ją. No nie brzmi to, to wiarygodnie. Sam fakt, że to Marcin to nagrał. Nie, nie wiadomo, nie da się tego udowodnić, kiedy ta rozmowa się tak naprawdę odbyła, kiedy, by, kiedy została ten. Oni musieliby, ale nie wiem, czy oni tego nie zrobili w sumie. Znaczy, domyślam się mhm. dlaczego. Bo przecież możesz od operatora wyciągnąć. Bilans, kiedy połączenia wykonywałeś, z jakim numerem, ile to trwało i w ogóle. No chyba, że oni się nie wiem, przez Messengera łapali, czy coś. No nie wiem też, jak oni No ale to, mogli to możesz, tam robić. możesz mieć screena, masz, że była rozmowa, trwała i tyle, i tyle minut. udowodnić No niby go... tak, to też było... że edytowali element. Ale to wiesz, w sensie, że można tak kombinować, natomiast sam przebieg tej rozmowy, już abstrahując od tego, nawet kiedy ona się odbyła czy coś, to tak. uważam, że. Jest tak niewiarygodny ten przebieg rozmowy, Jest. zresztą te teksty Dubiela, że jak ty mogłeś nie zweryfikować jej wieku, tam dowodem albo legitymacją i że oszukiwałeś mnie, mówiłeś mi, że ma 16, a ludzie tak chwila, to nie Dubiel nagrywał głosówkę, której mówił y, o 14? no, no to jak się. ta głosówka nie, ma się żart. do tego Ej, poczekaj, sprawdzania to był, wieku? To był żart, czego nie rozumiesz, hejterze. A, no hejterze tak, to I tak, więc ten motyw ludzie też podbijali, no to halo, no to na jakiej zasadzie była ta rozmowa? Tak, nie? i poczekaj, ja mam tu jeszcze wynotowane na. Na drugim liveie Sylwka ludzie zwrócili uwagę. A, 54 minuta w ogóle. Livea Sylwka. Bo <grym> okay. mój Bojrister, z tym jesteście cudowni. Czad zauważył, że, pa, że wątek Pola Sajda był dopiero w filmie Konopa, a w rozmowie ze Stu jest o tym mowa. Tak, ja to znaczy, może nie weryfikowałem, ale rozmawiałem dzisiaj z ludźmi na czacie o tym i mówili, no. że już po filmie Wontora chyba wykop zaczął e, szukać i że już po filmie Wontora wyciekały różne rzeczy na Palasajda i ludzie zaczynali go cisnąć za rzeczy z przeszłości. Okay. Że po filmie Konopa była eskalacja tego, natomiast już wtedy Palasajd był gdzieś tam na celowniku, no bo, no to nawet ja gdzieś tam, nie będąc tak super w, z dawnych czasów kręcony w YouTuba czy coś, no widziałem niektóre zdjęcia, czy przewijało mi się czasem te, wiesz, podpisy na piersiach, to czy żyje, coś tam, nie? Upal... Tak, no. Tak, 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 więc y, nawet jak gdzieś tam na to trafiałem, no więc nie było to jakieś problematyczne, że już wtedy to ludzie podbijali. Okay. Więc tak mi ludzie, dużo osób na czacie mi spamowało, że już po pierwszym filmie w sensie Wontora y, Palasite był jakimś tam wątkiem w temacie. Trochę tak, bo tam było tak, że jeszcze w sumie przed filmem Sylwka robił się taki mm, witch hunt faktycznie, że ludzie wtedy mm -hmm. szukali tych youtuberów i tak naprawdę po filmie Sylwka i Konopa to się trochę zawęziło do pewnej puli twórców, nie? Mniej, węższej po prostu, wokół... Tak, ale pana Palasaitusz, się... że wtedy był brany pod uwagę i dlatego mogli do niego nawiązać, że to, okay, to nie jest jakby git. dowód na to, że materiał okay. był gdzieś tam później nagrany, tylko że, że już wtedy było o nim mowa. Okej, okay, git, przyjmuję. Dobra, tak czy siak dla mnie ta rozmowa jest niewiarygodna i nie udowadnia niczego, nie? więc jakby no... Nie, nie... nie, no sam fakt, że Dubiel wiedział, że ją nagrywa i mógł się posługiwać konkretnymi zdaniami, czy słownictwem, które stawia go w lepszym świetle, no sprawia, nie wiemy... że nie był tam... Że to nie jest spontaniczna rozmowa, która została zarejestrowana, tylko to jest... Wypowiedź Dubiela, który wie, że coś nagrywa i za chwilę może tego publicznie użyć. Oczywiście, że tak. To po pierwsze, po drugie, to oni montowali ten film. Przepraszam, skąd my wiemy, że gdzieś pomiędzy tym Steward do niego nie powiedział stary, ale przecież ty wiedziałeś, ile ona ma lat, bo sam do niej jeździłeś, coś tam ją. No nie wiemy tego. To jest pocięte przez nich, mamy jakieś fragmenty. Zresztą w kilku miejscach, jakie ja tego słuchałem, to miałem takie wrażenie, że tam były jakieś katy, że gdzieś. Ton głosu, jak ten, no to mi się to nie zgadzało, więc jakby wiesz, no oni tym zarządzali, on Dubiel to nagrał, ludzie, którzy życzą mu dobrze, to montowali. No ciężko jest na to spojrzeć tak jakoś super wiarygodnie, nie? Tak, plus Stuart tam, akurat, że on nie wiedział o tym, że to jest nagrywane, to nawet. Trochę tak brzmi, bo te rzeczy, co on tam wygadywał, i takie wyparcie Oczywiście. totalne, że Oczywiście. ten to tak to, to, to z jego strony to trochę akurat brzmiało, jakby nie wiedział, że to, że to będzie gdzieś tam publicznie udostępnione. Na Natomiast Udubiela 100% przekminiona gadka, żeby dobrze wypaść. No, to na to pewno. Na 100%. To na pewno. U, tak. u mnie się troszkę zepsuje obraz, bo muszę podłączyć lustrzankę do y, ładowania. O, dobra, już jest ok. Y, na Spotify teraz macie lepiej, bo nie widzieliście problemów z obrazem. Y, więc, <grym> więc to ważne. No, więc to tyle w temacie głosówki. Dalej mamy wątek sukanek, który nie wiem po co tam jest, tak zupełnie szczerze, w sensie bo tam ani nic nowego. No ja ani się domyślam, ciekawego. dlaczego. No, to oczywiście, no tak, ale. Ja nie wiem, czy my chcemy jakoś bardzo nawet o tym gadać, bo to. No co. Znaczy, nie, bo to tylko bardziej podbija ten motyw, dlaczego ten film powstał. Bo to też oczywiście cały czas było pole w dyskusji, bo Nitro próbował budować narrację, że to wszystko dlatego, że on taki swój punkt widzenia chciał to. przedstawić, żeby trochę tak nakreślić, że może ci ludzie nie są tacy święci, że to, że tamto. Natomiast no, biorąc pod uwagę, raz, że to Dubiel dostarczał mu informacje, dwa, gdzieś tam Boxel też przy tym działał. Trzy, że nagle pojawił się ten motyw, właśnie sukanek, która no nie wiem po co w ogóle tam została wciągnięta. Tak, gdyby tak logiczne jakieś rzeczy łapać, to nie wiem po co, natomiast bardzo jest to na rękę oczywiście Dubielowi, nie? który tak. wiadomo, że tam najwięcej osób do niego ma pretensje o to, że powinien ją przeprosić, ponieważ ona podbijała ten temat. I została zrobiona z niej wariatka, a w finale okazało się, że jednak miała rację. No i ludzie tak trochę oczekiwali, że tu Biela najdzie chwila refleksji na to, że okej, okay, w tamtym momencie nie wiedział, czy ona mówi prawdę, zaufał, tak idąc jego tokiem myślenia, tak, zaufał. Stew, no ale wyszło, że to nieprawda i że mógłby ją za to przeprosić, ale Dubiel idzie w zaparte, nie zamierza przeprosić, twierdzi, że wtedy takie miał informacje i na razie. No I nagle to... ona pojawia się w tym filmie, i jest próba, pod... jest w tym momencie jakiegoś, nie wiem, uderzenia w jej wiarygodność. No, nie, to jest bez sensu. Oprócz wersji, że to film dla Dubiela. To tak to jest bez sensu kompletnie ten wątek. Bez sensu kompletnie, ja się zgadzam. Więc yy, to tam Tak, by... ona się do tego też odniosła i dobrze to wypunktowała wszystko, przedstawiła tak, też tak. Yy, cały ten zakres mówiąc bardziej jak ta relacja była skomplikowana jak to wszystko wyszło kiedy zdobywała jakieś pierwsze informacje kiedy jakieś potwierdzenia kiedy konkretne przypadki i dlaczego w takim a nie innym momencie gdzieś tam na to reagowała no i że po prostu też no całej tej toksycznej relacji która była między nią a Stu i dlaczego też wyjście gdzieś na scenę żeby o tym powiedzieć tak nie było takie łatwe i tyle czasu to trwało, więc no moim zdaniem to wyczerpało cały ten temat. Bardzo wybrudziło. Ona tam i bardzo me mega obszerne te storiesy wrzuciła i takie bardzo szczegółowe i wiesz, tak, 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 tak naprawdę myślę, że na tym można temat sukanek zamknąć. Tak, tak. Ja myślę, że tutaj nie ma co więcej gadać, bez sensu w ogóle, że próbowali ją tam wrzucić do tego, bo totalnie też to podcięło wiarygodność tego materiału, szczególnie biorąc pod kątem analizy, że to film dla Dubiela. Oczywiście, że tak. No i y, mamy jeszcze z takich rzeczy do przeanalizowania rozmowę Nitra z Dubielem, y, która w mojej skromnej opinii bardzo dobitnie pokazuje, że Marcin Dubiel nic nie zrozumiał kompletnie, nie? To w sensie, jeszcze Nitro próbował mu uświadomić, nazywać pewne rzeczy, On jest bardzo inteligentnym typem. Ja jakby cenię sobie jego bezpośredniość, że ja mam wrażenie, że Nitro, tak jak rozmawiał z Dubielem, to on dokładnie tak samo mógłby z nim gadać poza kamerami, nie? Eee, więc e, mówił mu. No z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie czułeś takiego rozstrzału pomiędzy tym filmem i informacjami, które tam były pokazywane, i trochę narracją tego filmu, a tym jak on potem gadał z Dubielem. Że czy to trochę nie było na takiej zasadzie, że Nitro, wiedząc, że sprawa jest y, przegrana? Że wyszło z tym filmem, że jest lipa, że ludzie tam go jadą, że nagle 30 tysięcy ludzi na live, którzy przyszli, wiadomo, w dużej mierze, no bo ta afera i tak dalej, i, i widział, jakie są też nastroje społeczne, wiedział, że rozmawiając grzecznie z Dubielem, tylko by się w jakiś sposób pogrążył i potwierdził wersję, że próbował wybielić kumpla i w związku z tym w dosyć ostry sposób rozmawiał z Dubielem, punktując go dużo mocniej niż mógłby to, niż zrobił to w ogóle w tym filmie? Pewnie tak. Ja myślę, że on był w wku... o to, co szczerze przyznał. To znaczy, że Chciał pomóc, a tyle wyszło, że zrobił z siebie idiotę i dostał na ryj. No, no, bo, tak no. Trochę, no bo tak trochę wyszło, że chciał pomóc koledze, a, a no tak naprawdę on to... ciągle, ale widzisz, ale widzisz, żeby on przyznał, że chciał pomóc koledze. Ale on koledze. przyznał, to on że on chciał pomóc, on przyznał. On przyznał w rozmowie nie, no, z ale, ale on, no. Nie, no, Ale on twierdził, że ten materiał powstał, też bo mówię, kilka wersji. Jedna wersja była taka, że to dlatego, że Konop kiedyś szukał na niego brudów. Więc no, to był materiał na konop. Bo wiadomo, Potem było bo, że... Gdzie kwestia, tak, kwestia, że tam miał jakąś spinę z Wardęgą, no to już na Wardęgę. Była też trzecia, że ogólnie, bo on szukał sprawiedliwości. Zresztą tam był taki mocny napis Pandora Gate, prawdziwa historia, czy coś takiego. Taki napis był na początku w ogóle mocny wiesz w intro. I to wszystko wiesz, jakby narracja wokół tego. A ciężko pozbyć się wrażenia, że to był materiał, który trochę miał uderzyć w wizerunek gości, którzy stworzyli te dwa materiały, w sensie konop i Wardęga, po to, żeby. W tym wypadku na przykład Marcin trochę mógł zyskać w oczach ludzi, że ej, tam ci ludzie też nie są tacy święci, więc on może nie jest taki zły. Oczywiście, że tak. I moim zdaniem, Nitro to przyznał w rozmowie z Dubielem. Że on do Marcina mówił wprost, że chyba już był trochę zrezygnowany, może czytał czat, widział, co się dzieje, wiesz, uświadomił sobie. Nitro też jest taki, że on jak pojawiają mu się jakieś emocje, jest na kogoś wkurze, to mówi. I te wszystkie rzeczy, co ty cytujesz, to moim zdaniem to było pięknie. I dopiero jak on do Marcina powiedział ty. Bo chciałem ci pomóc, trzymam się z Tobą. Od kiedy z Tobą jestem, to mam same problemy. Chciałem zrobić film, wyszedłem na Kretyna. I hmm. weź ten, i zaczął mu tłumaczyć te zarzuty, to to. Ja myślę, że on. Nie wiem, ch chyba nie nitro to zrobił, bo był zrezygnowany. Z jednej strony pewnie też trochę wiedział, że to jest najlepsze, co może dla siebie zrobić, i ja myślę, że on wiedział, że dużo ryzykuje, yy, wiedział, że dużo ryzykuje w ten sposób, próbując bronić Marcina. I realizując ten film, zresztą on mówił, że no miał wahania, czy wypuścić ten film, bo on sam wiedział, że ten film nie jest jakoś super dobry i że on miał przeczucie, że jak to puszczą, to, to wcale nie będzie spoko, nie? I wiesz, tylko tyle udało im się zebrać. No a wyszło jak wyszło, że to zostało zlikowane i możliwe, że oni by tego nigdy nie puścili, tak szczerze, patrząc na jakąś. Nie no, materiału. sam fakt tego, ale w ogóle ta, zobacz jakie tam, jakie tam są błędy logiczne. Po pierwsze wyszło na to, że oni puszczali ten film jakimś losowym ludziom, w ogóle okazało tak. się, że Boxel puszczał ten film szalonemu reporterowi. Tak. Dlaczego? Bo mieszka w tym samym mieście i se pojechał do szalonego zapytać, czy on to by puścił i pokazał mu ten film. Po drugie rozsyłali gdzieś tam tego linka, jakieś, jakieś inne osoby miały dostęp. Po trzecie, Nitro też jakimś tam osobom puszczał, jakimś tam kolegą, nam się okazało tej kwanowi, jeszcze jakiemuś ziomkowi i tak dalej, że też to były osoby, które to oglądały. Yy, gdzie wiesz, no, takie rzeczy raczej trzymasz bardzo wąskim gronie. Szczególnie jak mówimy o wardędze, konopie, gdzie oni się chwalą swoją siatką szpiegów. <grym>, no to filmy, dramowe, nie... filmy dramowe to powinny być najcenniej strzeżone tajemnice państwowe. No, to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, filmy dramowe montujesz z jedną osobą. Jeden, dwóch montażystów max, giga zaufanych, albo robisz to sam. Sylwek chyba z tego no. co wiem, zawsze montuje sam filmy dramowe. E, no tak. Ja tak samo, no, albo mówię, albo do zaufanej ekipy, albo ten. Szczególnie... A tutaj tak, nic to mówi, że tak, był montażysta, operator i gość od animacji. To były w ogóle osoby te techniczne. Operator tych, to co co po oni... planie powinien oddać karty i nie mieć dostępu do tego. I, i tyle. Po z tym, wiesz, no, co operator? No nagrał, wiesz. Po co tam Nitrowi był operator? Przecież to kamerę na statywie wystarczyło postawić. No bo Nitro coś mówił, nie mówił że nie miał że nie miał, e, że nie miał po prostu sprzętu, sprzętu chyba, bo nie ta. nagrywa na YouTube'a czy coś. No ale to też samemu muszę coś ogarnąć, wziąć do, nie wiem, do pokoju, samemu tam być, nagrać. To, to Wydaje mi się, że jest w zakresie jego możliwości po tylu latach kariery na YouTube, no to chyba dałby radę no, no, dziwny, ustawić aparat. No dziwny, ten cały bug. I teraz, piskiego. ale pokmien dalej, ale no. pokmien dalej. Potem oni nagrywali ten film i Nitro mówił o tym, że oni w sumie nie wiedzieli, gdzie chcą go wypuścić, bo nie mieli źródła żadnego, no bo wiadomo, on nie ma kanału, nie wiedzieli, gdzie to puścić. A po trzecie, czy już nawet czwarte, to yy, wzią, wzięli do współpracy czy jako prowadzącego Nitro, z którym nie wiadomo, jaka jest sytuacja na YouTube. Czy to jest osoba, która może nagrywać, czy nie może, czy jego wizerunek banuje kanały, czy nie banuje. Co też komplikowało mocno upublicznienie tego materiału w jakichś innych źródłach niż ich własne. No przecież tam od początku jest. Tyle problemów i dziwnych, nielogicznych w zasadzie decyzji, że już abstrahując od samej treści materiału, jego mocy i te, że to. No, chula, no nie wiem. Kojarzysz taką no. kreskówkę jak atomówki i takich złoczyńców, którzy nazywali się amebowcy? Yy, moim zdaniem no. <grym> to researcherzy konopa powinni właśnie zostać oczyszczeni z tego miana i szajka Marcina Dubiela próbująca zniszczyć Bardengę. To, to powinni być zupełnie nowi amebowcy, którzy za wszelką cenę próbują właśnie coś zrobić, żeby atomówki się nimi zainteresowały i żeby pokazać, my też umiemy robić dramy i filmy. A potem no to, to właśnie wychodzi tak jak wychodzi. No chyba, chyba, że rzeczywiście nastąpi jakiś zwrot akcji. Okaże się, że wszystko co widzieliśmy teraz to był jakiś teatr. I tak naprawdę jest jeszcze jakiś film, a Wardęga jest zrobiony. Ale nie, no nie no, wiem. Proszę. To myślę, że, wydaje mi się, że to jest takie myślenie, myślenie takie wiesz już na wyrost. Choć z drugiej strony jak weźmiesz pod uwagę scenariusz wardengi, który się kumplował z Boxdellem i tak dalej, tylko po to, żeby wyciągnąć informację i też ktoś by powiedział, że to... W sumie szalone i niemożliwe, a okazało się prawdą, to już nie wiem, co tu w tych szachach się tam może więcej dziać. Ale po prostu to jest tak głupie dla mnie, że aż chciałbym wierzyć, że tam jest coś więcej, że, że ktoś nie popełnił tylu dziwnych błędów i nielogicznych decyzji przy jednocześnie tak mocnych zapowiedziach. No ale chyba jednak żyjemy w tym uniwersum, gdzie się to wydarzyło. No, nie, tak no, na to wszystko wskazuje. Ja jestem przekonany, że, że tam nie ma nic więcej, nie? I to, że Boxdel uwierzył, że Sylwek stracił czujność. I to, że Nitro z Dubielem tak to sobie wymyślili i to zrobili w taki, a nie inny sposób i porozsyłali to do tych ludzi i jeszcze oni są, o nie wiem kto zdradził, jak to się mogło rozejść, ej, ej, ej no. No, gałga... No, gałga... no gałgaństwo no, nie, no tragedia, takie to jest najgorsze, tragedia, no. gałgaństwo najgorsze, jak tak można było to spartolić, wiesz co, to gorzej chyba by było tylko zrobić wywiad z Boxdelem w jakimś zdanym podcaście i paść na wybielaczy. To jest ten poziom gałgaństwa. Y... Nie, no ale, ale zauważ jeszcze jedną rzecz, bo tym, co najmocniej wybrzmiało z tego, znaczy może nie tyle wybrzmiało, co stało się takim obrazkiem, no to te zdjęcie z tej restauracji. Tak. Gdzie tam, y, wiesz, siedzi przy stole Bogzel, Nitro, William, czyli ten kolega Dubiela, no i Dubiel oraz tajemnicza piąta osoba, której na zdjęciu nie ma, ale której się potem dowiedzieliśmy, że był to Rafał Pasternak, czyli tam jeden z włodarzy y, fejmu, tak? No i i teraz kwestia jest taka, że jak patrzysz na to zdjęcie, to ono wygląda z jak jakichś mafijnych kronik. Wygląda <laughs> no, tak, stylizowane, No, ta kolorystyka, to wygląda jak z jakichś mafijnych kronik, że siedzi jakaś ekipa. Ten w ogóle tam w jest taki jakiś obraz, taki obraz namalowany. Wiesz, jak jakaś włoska mafia siedzi, obraduje. I Lilian łysy na froncie z tą brodą tak, jeszcze. Tak. Ten boksel, którego rozpoznajesz, pomimo, że pod dziwnym kątem zdjęcie zrobione. Ale wiesz, że to on, ale wiesz, że Wiesz, to on. że to on. Tak. Ajej. No, tam ciekawa, ale w ogóle też ciekawą ekipę zmontowali, bo yy, wiesz, yy, szczególnie ta obecność, no, kogoś z Fejmu też, nie? Pomijając oczywiście Bogzela, to też jest taka, że trochę coś chyba symbolizuje, mam wrażenie. Jeżeli cel tego spotkania był taki, jak mówi Wardenga, że nie było to losowe spotkanie w dowolnej sprawie towarzyskie, tylko rzeczywiście w ramach omawiania tego filmu i zbierania informacji, to też ciekawe, nie, że taka osoba z Fejmu się tam pojawiła. Yy, to... Nie to nie dziwi tak zupełnie szczerze. No, znaczy ja na początku obstawiałem, że to fejmu. chodziło o rozparę, ale się okazało, że nie. No, eee, szkoda gadać. Wiesz co, ja tak w ogóle sobie patrzę na to wszystko i przespałem się w samolocie trochę, obudziłem się i mam takie przemyślenie, że strasznie współczuję chłopakom, jakby Sylwkowi, Boxdelowi, wszystkim gdzieś tam zamieszanym że oni się w tym głównie taplają. Patrz stary na to: każdy, każdego nagrywa, szyją te filmy, spiskują, chodzą na spotkania, robią intrygi, grają w szachy 5D. Ten tego zniszczy, ten tego upokorzy. Tu nakłammy, tu nagrajmy, tu zrobmy to. I wiesz, Sylwek też się w tym tapla tam, kurde, z nimi. Opowiadał na streamie, jak to dobrze, że wszystko nagrywa, bo tak to byłby w dupie. Że teraz to ma taki obraz ludzi, że nie ma w ogóle zaufania do nikogo. I bawią się chłopaki o, o te władze, o pieniądze, o wpływy, o te lata. No, gra o tron, gra o gra tron. O tron. Dosłownie, no. I tylko na koniec dnia, czy to ma więcej zysków, czy kosztów? Bo ja mam takie wrażenie, jak sobie patrzę na to wszystko, że tam stosunek jest nieproporcjonalny. Tego, ile cię to kosztuje. Nerwów, stresu, emocji, wiesz, w co musisz grać. Nawet selwek, który wiesz, wychodzi zwycięsko. To mówi, no przez miesiąc, ale się głównie nie czułem, jakby o wszystkim wiedziałem, tu wiesz. Yy, to, to musi być mega wycieńczające psychicznie, funkcjonowanie w takim środowisku i wiesz, słuchasz tego wszystkiego, to już wcześniej było po jako jak oni opowiadali, że tu się rozbierali przed sobą, dogaci, żeby sobie udowodnić, że podsłuchów nie mają. A to, że masz dwóch typów, którzy udają kolegów, a tak, tu się nagrywają, ten robi na tego film, ten to, to jest. Ej, to musi być. Straszne uczucie, żeby tak żyć. Wiesz o co chodzi? Jakoś nie tak... no, to jest popieprzone, ale zobacz też jeszcze jedną rzecz, że Wardenga trochę tak podbija, że no, ja to tak ludziom nie ufam, i tutaj kolejny raz się przekonałem, że rzeczywiście nie warto ufać i tak dalej. Tylko, czy to trochę nie jest tak, że no, bierzesz sobie do współpracy boksdela. No to tak, ten człowiek, to no nie jest tak, że on przeszedł nagłą przemianę i stał się tym, kim się stał, tylko już miał taką historię, gdzie możesz brać pod uwagę, że to nie jest najlepsza osoba z branży, tak. Że może być jakiś przypał, że coś. No i potem jesteś zaskoczony, że jest jakiś taki temat. Tak samo Wardenga idzie do Fame MMA. Dzieją się tam totalne dymy, ludzie się posądzają, pomawiają różne rzeczy i tak dalej. On siedzi gdzieś tam pomiędzy tego wszystkiego, próbuje to wyjaśniać, no ale jednocześnie gdzieś jest w środku tych wszystkich afer i tak dalej. Spoczywa na nim w związku z tym jakaś tam odpowiedzialność za to i tak dalej. Żeby to jakoś wyjaśniać, punktować, yy, hamować i tak dalej. No bo wiadomo, że wizerunkowo też jakoś tego dotyka. I potem on jest zdziwiony, że. No, trzeba wszystkich nagrywać, i tak dalej. Czyli wiesz, że otaczasz się takimi ludźmi niegodnymi zaufania, yy, taplasz się w tych wszystkich aferach, w tym całym influencerskim bagnie, wchodząc dosłownie po szyję w to, a potem się dziwisz, że spotyka cię taki los. Ale to, ja uważam, to jest jego wybór, bo nie musiałby współpracować z swoim MMA, nie musiałby walczyć tam, nie musiał zakładać projektu z Boxdelem i może wtedy jego doświadczenia z ludźmi, gdyby wybierał innych ludzi, a nie takich, byłyby też zupełnie inne. A tak to trochę samospełniająca się przepowiednia, gdzie dobiera takie, a nie inne osoby, a potem się dziwi, że go taki los spotkał. Nie wiem, jak o tym mówisz, to nie wiem, czy kojarzysz takiego youtubera jak Robert Pasut. I mam. O, Zauważam pewną analogię, że zobacz. Na przykład mówisz takie rzeczy o sylwku, i tak sobie pomyślałem, że zobacz. Robert na przykład poznawał dziewczyny w klubach i na imprezach podczas picia wódki i brania i teraz jest święcie przekonany, że dziewczyna w wieku 20 lat, no to już ma body count co najmniej kilkanaście. I że dziewice to nie jest. Tak, a 10 to początkująca warszawianka. A 25 to już się rozpada i jest tak przeorana, że wiesz no jakoś tak no. No, no jak bywasz w takich miejscach no to potem masz taki obraz rzeczywistości nie wiem czy trochę też tak nie jest z Sylwkiem że, że, że tak jak mówisz nie? że jest w tym świecie jest w tym otoczeniu w to środowisko no to, no to taki ma obraz yy, a to też jest bardzo smutny wniosek tak co do zasady nie, jak nie no jest no tylko zgodzisz. że tylko, że, że on tak właśnie o tym opowiada i, i, i stara się to jakoś tak punktować i usprawiedliwiać, na przykład to nagrywanie czy coś, a przecież równie dobrze może stać z boku tego wszystkiego. Może być gdzieś tam trochę poza tym środowiskiem, nie? Natomiast robiąc tak kontrowersyjne projekty jak Goats przy wizerunku szeryfa internetu, chociaż on tam niby, że nie tak się nie nazywał, coś tam, ale mówię o tym, jak ludzie go postrzegali. Ta. No to jest logiczne, że wtedy jest dużo większa szansa na to, że ktoś coś tam będzie próbował na ciebie złapać, ktoś coś tam będzie próbował jakoś cię dojechać i tak dalej, już nie wspominając nawet o samych osobach, tak jak tam Bokzel czy ktoś inny, gdy nadepniesz im na odcisk. Więc to, że wchodzisz w tę grę, tak, świadomie wchodzisz w tę grę i wydaje mi się, że on też to świadomie robił, a, a nagle trochę tak jakby się obudził z tego i mówił, no bo tutaj tak trzeba, bo coś. Ale ja uważam, że to w dużej mierze jest po prostu jego wybór, tylko że też co ważne... On to nie robił tak dla idei, tylko oczywiście robił to dla korzyści. Tak, tak? Czyli tak. czy korzyści w postaci udanego projektu, który kręci ogromne wyświetlenia, milionowe wyświetlenia GOATS, bazując w dużej mierze na kontrowersji, gdzieś tam społeczności i tak dalej, czy w postaci finansowej i zasięgowej, tak jak przy Fame MMA. No i to są jego decyzje. Nikt, nikt go tam do, niej tego, do niczego go nie zmuszał. Mógł cały czas być samotnym wilkiem, ale w pewnym momencie z tego zrezygnował i to świadomie zrobił. A teraz są konsekwencje. No. No, i to jest piękne podsumowanie tej całej sprawy, a jestem przekonany, że będzie się ona ciekawie rozwijać. Natomiast y, ja przyznam Ci się szczerze, jestem tym cały czas zmęczony, że mam, y, cieszę się, że na pewnym etapie tutaj wzgrycie sobie podjęliśmy, że nie gadamy już o tym, dajmy sobie spokój y, z mieleniem 20 razy boxdela i w ogóle. I y, 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 teraz, jak to wszystko wraca, i znowu Sylwester, boxdel dubiel, to 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 ja zaczynam się łapać na tym, że jest mi to strasznie obojętne, co tam się dzieje, wiesz, co chodzi? Pomimo, że, wiesz, no tu mm -hmm. sobie fajnie omówiliśmy wszystko, przesłuchałem, tak, ciekawe dzieje się w ogóle, yo, ale, wiesz co, ile można tego samego w kółko mielić? Znaczy, ja to mam bardziej takie podejście na zasadzie, że nie ukrywam, że takie, że ja to trochę traktuję, pomijając oczywiście sam wątek bazowy Pandory, tak, jako... Sprawy, która dotyczyła, p... i tak dalej, no bo wiadomo, tak. to tutaj ten etap, ta, ta runda, która teraz się dzieje, drugi sezon, e, to bardziej mam takie podejście, do, że obserwuję sobie relacje międzyludzkie i traktuję to trochę jak taki serial, mm. gdzie są różne postaci. Każda... są jakieś kliki, czyli rody, tak jak w Rodzie Smoka, e, twój Rodzie Smoka, no w Rodzie Smoka też, a w Ta. Tron, tak? Że są jakieś rody, które tam mają swoje interesy, trzymają się razem. Tutaj jest jakiś warys, jest jakiś Little, little finger, tak? Którzy mają swoje tam sieć y, informatorów, nie? Każdy próbuje zdobyć ten tron, jedni w brutalny sposób prąd do przodu, inni tam po cichaczu, tego wy***ając, tego podcinając i tak dalej. I że to wszystko sobie gdzieś tak trwa, i bardziej to obserwuję już na tym etapie, jak serial. I nie ukrywam, że trochę jestem ciekaw kolejnego odcinka serialu, w tym wypadku e, informacji tego, co, co Wardenga miał na myśli mówiąc o Boxdelu, że, że to zły człowiek i, i że to, to, co wiemy teraz, to dopiero czubek góry lodowej. Tak. Bo mam wrażenie, że on chce tego użyć, e, że w jakiś sposób będzie dodawkował i będzie to podawał dalej. I też uważam, że to, że Boxel tak zniknął w tym momencie z sieci, no to nie jest przypadek. Czyli i że z tego projektu Doł został wycofany, i że z głosów odszedł i ogólnie, że nie wraca do sieci, mimo w sumie już w dużej mierze naprawionego wizerunku. Tak. Znaczy naprawionego no w oczach ludzi, tak, że, że odzyskał to i mógł już się publicznie pokazywać, i średnio rzecz biorąc, to nie wzbudzało jakichś takich negatywnych emocji. Ani przynajmniej nie w takiej skali jak gdzieś tam na początku, że to, że nie poszedł za ciosem, to wynika z tego, że ten, to się cała ta układanka posypała i że wiedział, że Wardenga jak ruszy teraz, to no już do spodu będzie, nie? No. Ciekaw jestem, kiedy Boksdel się zorientował, że Sylwester wie i że będzie w I czy Sylwek mu powiedział, czy Boxdale się jorgnął w pewnym momencie, że jest przejęty. Nie jest chyba przypadek, że on się właśnie. To, 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 my o tym rozmawialiśmy w ogóle przed, przed nagrywkami, jeszcze. Że jak właśnie to, co powiedziałeś, że jak sobie to posklejasz, wszystko, on się bardzo wycofał i każd z każdego projektu wycofał się sam. Tak jakby wiedząc, wied wiedząc że będzie. Że bieg. będzie źle, że no, będzie źle. Będzie no. źle, a ja jestem ciekaw to, co z fame MMA. Czy, czy go zobaczymy na kolejnej edycji, czy go nie zobaczymy, czy co tam się. Wydarzy, no dużo, dużo zależy oczywiście od tego, co tam Sylwester jeszcze wrzuci. na pewno Znaczy, to... wiesz, on może z Fame MMA, to jest, on może akurat działać w dużej mierze gdzieś tam za kulis i, i działać jako taka osoba, wiesz. Yy, Udziałowiec po prostu. Niekon... Tak, tak, że na razie nie musi być jakimś frontmenem, nie musi siedzieć tam na widowni, nie musi komentować czy coś, ale może gdzieś tam działać przy całej tej organizacji. Martinka tam dużo jakichś rzeczy sugerował, że też jakieś inne osoby go tam zwodziły, też zahaczając gdzieś tam jakieś otoczenie Fame MMA. Więc tam było dużo, dużo jakichś takich pobocznych wątków. Natomiast ja też trochę tutaj, tak, mam wrażenie też, że Wardęga w pewnym momencie może czuć, że, wiesz, wokół niego wszędzie jest jakiś spisek i że trzeba tak trochę na razie też emocjonalnie brak, się zdystansować. Tak, tak, tak. I dopiero zobaczyć, co tak naprawdę wyjdzie, co słyszał, a na co ma jakieś informacje, na co ma jakieś potwierdzenie. Bo wiesz, żeby trochę nie było tak jak wtedy przy Pandorze, że jakieś tam wielkie zapowiedzi, wielki hype, a potem niekoniecznie jakieś wielkie spełnienie tego, mówię tak jak hype'ował bardzo mocno ten film Konopa, tak? W kierunku Boxdela, a potem się okazało, że no aż tylu informacji tam na Boxdela nie było. Więc dlatego tak samo tutaj zalecam troszkę takie... Zdystansowanie emocjonalne do tego, nie, żeby nie wszystkich tam od razu do jednego worka, bo Wardenga jakieś tam domysły, czy rzucił jakieś jedno zdanie, i tam wiesz, nadinterpretacja leci, i wszyscy są źli. Tylko na razie tak na spokojnie. Wiemy coś o boxdelu, wiemy coś tutaj o, o tym, że się spoty spotkał z kimś, że coś. Ale na razie tak mimo wszystko na spokojnie do tego podchodzić. Czas połączyć kropki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. <noise> e, łączy kropek to jest Łączy kropek. Kocham to. Ej, <noise> wymyśliłem, jak w samolocie byłem, wymyśliłem tytuł na odcinek. Możesz mi powiedzieć, czy fajny, czy go wrzucimy. E, Dobrze. Ja chciałem, żeby zrobić tytuł na odcinek. Poczekaj łączy kropek przechytrzył wszystkich, żeby <noise> zrobić i na miniaturkę taki Wardenga, taki wiesz, hi, hi, hi że tam mm -hmm. na środku Dobre, taki, dobra. że przechytrzył i z tyłu dubiel, nitro, box, wszyscy z tacy, tacy wiesz, takie głupki po prostu wiesz, zaorani i tacy... No i gitara. Tak i na Wardenga taki wiesz, uśmieszek mu podkręcić w photoshopie, a resztę takich wyblakłych lekko zrobić, że tacy szarzy, smutni i, i w ogóle. No i gitara, mi się podoba, ja, ja się śmieję z tego łączy kropka tam Wardenga. chyba go to jakoś tak lekko przynajmniej ruszało, ale mnie śmieszy to określenie, takie trochę pieszczotliwe, trochę tak. to ale fajne jest, łączykropek tak. jest mistrzowskie, to, po... to jest coś, co zostanie. Fagata powiedz wreszcie Wardędze, że jest zadbany, bo nas wszystkich wykończy, eee, to, to taki memik <laughs> też mi się zajebiście panował i taki boks, <laughs> też właśnie zniszczony życiem, o Boże, no dobrze. <laughs> No, chyba tyle, bo i tak się rozgadaliśmy, mieliśmy to trochę omówić, ale chyba też nie mieliśmy świadomości ile tych informacji będzie, bo tak. trochę było takie wrażenie, że to wszystko zamknie się w tym jednym live'ie, a tak naprawdę w ciągu tych 24 godzin się mnóstwo rzeczy wydarzyło dookoła, e, które gdzieś tam też trzeba było nadrobić i osób, które się gdzieś tam wypowiadały w tym temacie, ale myślę, że na tyle, na ile teraz można było to obgadać, to obgadaliśmy, a zawsze przecież jest jeszcze kolejny odcinek, gdyby coś tam się więcej działo, to... Będziemy jeszcze gadać o tym. Na pewnie. pewno do tego wrócimy. Dziękujemy za uwagę. Ja uciekam Wielkiej Londyn, bo półtorej dnia tu tylko mam, już niecałe. Nawet więc grzeję i widzimy się w studio. Nie mogę się doczekać, aż się przytulimy. Misiatku. No. No to na razie. Elo, siemanko. Ejo.